Sergiusz Piasecki, Kochanek wielkiej Niedźwiedzicy. Część pierwsza. Pod kłami wielkiego wozu Na granicy deszcz obmyje, a słonko wysuszy. Las od kuli skryje, kroki wiatr zagłuszy. Z piosenki przemytników. Była to moja pierwsza droga, szło nas dwunastu. Ja i jeszcze dziesięciu przemytników. Partię prowadził maszynista Józef Trofida, stary, doświadczony przewodnik. Towaru pilnował Żyd Lowa Cylinder. Noski mieliśmy lekkie, po 30 funtów każda, lecz były dość duże. Towar mieliśmy drogi, pończochy, szaliki, rękawiczki, wszelki krawaty grzebienie. Siedzieliśmy tonąc w ciemnościach, w długim, wąskim i wilgotnym kanale przechodzącym pod wysokim nasypem. Górą biegła droga prowadząca z Rakowa ku granicy, na południowy wschód. Z tyłu mrugały oknie pomorszczyzny, z przodu była granica. Odpoczywaliśmy przed przejściem granicy. Chłopcy ukryci w kanale, chowający ogień papierosów w rękawach kurtek, palili ostatni raz przed przejściem granicy. Palili powolnie, chciwie wciągając w piersi dym tytoniowy. Niektórzy pospieszyli i ćmili już drugiego papierosa. Wszyscy siedzieli w kuczki, oparci o wilgotne ściany kanału plecami, na których były umocowane na pasach, jak tornistry, duże noski. Ja siedziałem z brzegu. Obok mnie, tuż u wylotu kanału, majaczyła na tle ciemnego nieba niewyraźna sylwetka trofidy. Obrócił ku mnie bladą plamę twarzy i zaczął szeptać chrapliwym, jakby zakatarzanym głosem. Pilnuj się, rozumiesz? No i tego, gdyby nam dali popęć. Noski nie rzucaj. Plituj z noską. Bolszewicy bez towaru złapią. Nadzą szpiegostwo. Wtedy klapa na gimzę przerobią. Skinąłem głową na znak, że rozumiem. Za kilka minut ruszyliśmy dalej. Przekradaliśmy się długim wężem po łączce obok wyschniętego łożyska strumienia. Na przodzie szedł trofida. Czasem się zatrzymywał. Wówczas przystawaliśmy wszyscy i, wytężając wzrok i słuch, badaliśmy otaczające nas mroki. Wieczór był ciepły. Gwiazdy lśniły mgławo na czarnym tle nieba. Starałem się trzymać jak najbliżej naszego przewodnika. Nie zwracając uwagi na nic, dbałem o to, aby nie zgubić z oczu czarnej plamy noski na plecach trofidy. Bo nic więcej nie mogłem dostrzec. Wytężałem wzrok, lecz nie mogłem dokładnie obliczyć w ciemnościach odległości i kilka razy wpadłem piersią na przewodnika. Dostrzegłem daleko przed nami ogień. Trofida stanął. Znalazłem się przy nim. Co jest? zapytałem go cicho. Granice już blisko, wyszeptał przewodnik. Zbliżyło się do nas jeszcze kilku chłopaków. Reszty partii nie mogłem dostrzec. Usiedliśmy na wilgotnej trawie. Trofida zniknął w ciemnościach. Poszedł zbadać przejście przez granicę. Gdy po kilku minutach wrócił do nas, powiedział cicho, jak mi się zdawało wesoło. No, bratwa, szorujemy dalej. Masałki mają". Ruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy dość prędko. Trochę się denerwowałem, lecz nie bałem się wcale. Może to dlatego, że nie rozumiałem, na jakie narażam się niebezpieczeństwa. Podniecałem mnie tylko cisza, tajemniczość naszego pochodu i sam wyraz. Granica. Nagle profila zatrzymał się. Stanąłem przed nim. Kilka minut trwaliśmy w bezruchu. Potem przewodnik zrobił dłonią szeroki gest, jakby tnąc powietrze z północy na południe. I rzucił mi cicho. Granica. Zaraz poszedł dalej. Podążyłem za nim, nie czując wcale ciężaru noski. Całe skupiłem się na tym, aby nie zgubić z oczu migoczącego przede mną, szarego prostokąta noski. Znowu szliśmy wolniej. Wyczułem w tym nowe niebezpieczeństwo, lecz nie mogłem zgadnąć jakie. Przewodnik stanął, długo nasłuchiwał, potem poszedł z powrotem, omijając mnie. Chciałem iść za nim, lecz powiedział do mnie, czekaj. Niebawem powrócił. Towarzyszył mu szczur średniego wzrostu szczupły przemytnik, bardzo szmiały i sprytny. Szedł bez noski, bo wziął ją na pewien czas któryś z kolegów. Zatrzymali się obok mnie. Pójdziesz łokiem, rzeczkę przejdziesz po kamieniach, szeptał trofida. Koło kobelej głowy? Zapytał szczur. tak. Na drugiej stronie czekaj. Git, odrzekł szczur i wkrótce zniknął w ciemnościach. Po chwili i myśmy ruszyli. Trofida wysłał szczura na wabia. Gdyby go zatrzymano, musiał albo ratować się ucieczką, albo złapany tak hałasować, żebyśmy to posłyszeli i mieli czas do ucieczki. Przeprawy przez rzekę były zawsze niebezpieczne. Tu najczęściej urządzano na nas zasadzki. Było to tym łatwiejsze, że mieliśmy mało wygodnych miejsc do przeprawy i Straż Graniczna, wiedząc o tym, często je obsadzała. Były tam i brody, lecz nam nie zawsze się chciało włazić do głębokiej wody i mokrym iść dalej. Woleliśmy ryzykować i przechodzić rzeczukę w niebezpiecznych, lecz wygodnych miejscach. Przedzieraliśmy się powoli przez szeroki pas gęstych zarośli łozy. Sprawialiśmy przy tym sporo hałasu zdala już słyszałem łosk pędzącej po kamieniach wody, a wkrótce znaleźliśmy się na urwistym brzegu rzeczułki. Trzymając się mocno prętów wikliny, stałem obok trofidy, oczekując, co dalej. A on się położył na brzegu i zaczął powolnie zsuwać się w dół. Za chwilę posłyszałem przygłuszony szumem wody jego głos. Zsuwaj się tu, żywo! Położyłem się na brzegu rzeczułki, a potem zawisłem nogami w powietrzu. Trofida pomógł zeskoczyć mi w dół. Później, trzymając mnie za ramię, powoli poszedł ku przeciwległemu brzegowi rzeczułki. Nogi mi się ślizgały po mokrych kamieniach, które chybotały się pod stopami i usuwały na strony. Nareszcie skończyliśmy przeprawę, gdy stanęliśmy w krzakach łozy na drugim brzegu rzeczułki. Oczekując na przejście reszty partii, spostrzegłem wyłaniającą się z ciemności postać. Szybko się cofnąłem i omal nie wpadłem do wody. Trofida mnie zatrzymał. Gdzie ty? To swój. Był to szczur, który zbadał przejście przez rzeczułkę i kilkaset kroków za nią. Wszystko klawo, można dbać dalej, rzekł do Trofidy. Gdy cała partia skończyła przeprawę, ruszyliśmy w dalszą drogę. Szliśmy teraz prędko, prawie nie zachowując ostrożności. Niebo się przetarło trochę smur, zrobiło się widniej. Teraz mogłem bez wysiłku śledzić sylwetkę poruszającego się przede mną kolegi. Spostrzegłem, że zmienia od czasu do czasu kierunek, lecz nie wiedziałem w jakim celu to czyni. Szliśmy coraz prędzej, czułem się bardzo zmęczony, bolały mnie nogi, bo buty miałem podarte, a podczas przeprawy przez rzeczkę nalało się do nich wody. Chętnie poprosiłbym Trofidę, by dał mi odpocząć, lecz wstydziłem się. Zaciskałem zęby, ciężko oddychałem i z rozpaczą w duszy brnąłem dalej. Weszliśmy do lasu. Było tu zupełnie ciemno. Wspinaliśmy się na strome wzgórza, wchodziliśmy do wąwozów. Nogi mi się plątały w gęstych zaroślach paproci, zawadzały okrzaki, potykały o korzenie drzew. Czułem już niezmęczenie. Jakby omdlałość we wszystkich członkach. Szedłem automatycznie. Nareszcie znaleźliśmy się na brzegu olbrzymiej polany. Tu Trofida się zatrzymał. Stop, chłopaki! Przemytnicy zaczęli zrzucać z pleców noski, a potem kładli je na ziemię, opierając się o nie plecami i głową. Pośpiesznie zrzuciłem z barków szerokie, płócienne pasy noski i poszedłem za ich przykładem. Leżałem patrząc w dal. Chciwie chłonąłem pełną piersią zimne powietrze. W głowie miałem tylko jedną myśl, aby tylko nie prędko ruszyli w dalszą drogę. Trofida przysunął się do mnie. Jak tam, Władku? Zmachałeś się? Mm, nie. No nie gadaj, ja wiem. Z początku każdemu trudno. Buty mam liche, nogi mnie bolą. A buty kupimy nowe, chromowe, FF. -F. Ubierzesz się na 102. Przemytnicy rozmawiali półgłosem. Niektórzy palili papierosy. Dobrze by się zagrzać, chłopaki, powiedział Hańka Bolszewik. Mądrze, skwapliwie potwierdził Bolek Lord, który nie pomiał żadnej okazji do wypicia. Usłyszałem uderzenia dłoni Odenka butelek. Trofida długo pił wódkę wprost z gardziołka flaszki, odrzucając głowę daleko w tył. Później podał mi wypróżnioną do połowy butelkę. Masz, golnij sobie, to ci dobrze zrobi. Pierwszy raz w życiu piłem wódkę prosto z butelki. Ciągnij do końca, zachęcał mnie przyjaciel. Gdy wypiłem wódkę, dał mi spory kawałek kiełbasy. Chleba nie było wcale. Kiełbasa smakowała mi wyśmienicie. Chciwie jadłem, nie zdzierając z niej skórki. Potem zapaliłem papierosa, który zdawał mi się niezwykle aromatyczny. Zrobiło mi się wesoło. Czułem się doskonale. Wódka ogniem rozlała się po całym ciele. Dodała mi nowych sił. Po kilkugodzinnym wypoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę. Teraz było jeszcze widniej. Oczy się przyzwyczaiły do mroku. I bez wysiłku odróżniałem poruszającą się o kilka kroków przede mną postać Trofidy. Iść było lżej. Zmęczenie znikło. Trwogi żadnej nie czułem. Poza tym byłem zupełnie pewny naszego maszynisty. Józef Trofida był znany na pograniczu jako wytrawny i bardzo ostrożny przewodnik. Nie ryzykował nigdy. Szedł na chóra tylko wtedy, gdy nie było innego wyjścia. Drogi za granicę znał doskonale i każdorazowo je zmieniał. Inną drogą szedł do Sowietów, inną wracał. Z nim najchętniej chodzili chłopcy na robotę i jemu dawali kupcy najdroższy towar. Był znany jako szczęściarz, lecz szczęście jego zależało przede wszystkim od jego własnej ostrożności. Nie błądził nigdy. W ciemniejsze noce jesienne poruszał się po okropnych bezdrożach tak pewnie. Jakby szedł we dnie po dobrze mu znanej drodze. Kierunek odnajdował Węchem. Był to jedyny mój znajomy w miasteczku. Służyliśmy kiedyś razem w wojsku. Spotkałem go w Wilnie, gdzie przez dłuższy czas błąkałem się bez pracy. On przyjechał tam na zakupy. Gdy się dowiedział, że cierpię biedę, zaproponował mi, bym jechał z nim na pogranicze. Nie wahałem się wcale. Po przyjeździe do Rakowa zamieszkałem w jego domu. I teraz po raz pierwszy poszliśmy razem na robotę. Nie chciał brać mnie w drogę. Radził wypocząć jeszcze i nabrać sił. Lecz ja uparłem się iść i wruszyłem wraz z nim w najbliższym czasie. Partia Trofidy nie była jednolita. Niektórzy chłopcy często odłączali się od niej, zaczynając pracować na swoją rękę lub do spółki z innymi przemytnikami. Ich miejsca zajmowali inni i robota szła dalej. Trofida prowadził zwykle od 7 do 12 ludzi, zależnie od ilości przerzucanego przez granicę towaru. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Trofidę, po upływie blisko dwóch lat od czasu wspólnej służby w wojsku, ledwie go poznałem. Wyszczuplał, był opalony, głowę miał lekko wciągniętą w kark, jakby się stale bał uderzenia z tyłu, oczy miał lekko przymrużone. A gdy lepiej mu się przyjrzałem, Spostrzegłem na jego twarzy wiele zmarszczek. Stanowczo się zastarzał, chociaż był tylko o pięć lat starszy ode mnie. Był po dawnemu wesoły, lubił żartować i robić kawały, lecz teraz czynił to niechętnie, jakby z przymusu. Myśli jego błądziły gdzieś indziej. W kilka lat później zrozumiałem to dobrze. Poznałem, co się kryło w przymrużonych oczach, które raziło światło dzienne. Szliśmy po polach i łąkach. Nogi ślizgały się po mokrej trawie, osuwały się z wąskich miec, grzęzły w błocie. Szliśmy przez lasy, przedzieraliśmy się przez krzaki, wymijaliśmy różne przeszkody. Jedne mogliśmy dostrzec, o innych widział tylko Trofida. Czasem zdawało mi się, że idziemy bez celu, że gubimy kierunek, błądzimy. Niedawno, na przykład, wspinaliśmy się stromym stokiem wzgórza. Na którego szczycie rosła bielejąca w ciemności brzoza. Teraz znów wspinamy się po gliniastej roli na szczyt wzgórza i znów brzoza. Miałem chęć zwrócić na to uwagę Józka, lecz nie wypadało mi tego robić. Przekradamy się obok wsi. Odróżniam w ciemnościach szare kontury stodół. Przełazimy przez ogrodzenia. Idziemy po jakiejś drodze. Od czasu do czasu wynurzają się z ciemności światła w oknach. Odległych o kilkadziesiąt kroków od nas chałup. Staram się nie patrzeć na to, bo potem mrok gęstnieje i trudno dostrzec sylwetkę trofiny. Nagle w pobliżu zaczynają ujadać psy. Poczuły nas, chociaż nie ma wiatru. Przyspieszamy kroku. Wchodzimy na jakąś gliniastą, polną ścieżkę. Droga wsysa stopy. Ze sporym wysiłkiem robię każdy krok. Mam ochotę pochylić się i przytrzymywać rękami cholewy butów, bo przy każdym kroku suwają mi się z nóg. Jakiś pies goni nas, dusi się wściekłym ujadaniem. Myślę, dobrze, że nie jestem z tyłu. Po chwili słyszę skowyt psa, ugodzono go kamieniem. Znów nurzamy się w ciemności, brniemy po bezdrożach, dążymy gdzieś w tajemniczą dal. Nagle spostrzegam, że zgubiłem drogę, że nie widzę przed sobą noski trofidy. Poszedłem prędzej naprzód. Nic. Idę więc w lewo. Nic. W prawo. Nic. Słyszę tylko z tyłu zły głos Lorda. Czego się kręcisz? Chciałem już zawołać na Józka, lecz poczułem, że ktoś bierze mnie za ramię. Co ci jest? pyta trofina. Ciemno. Zgubiłem się. Zaraz będzie lepiej. Odpowiada Józef i idzie naprzód. Teraz iść wygodnie. Wyraźnie widzę migocącą przede mną wąską białą plamę. Przypominają mi się dlaczegoś fruwające w powietrzu gołębie. To trofida, aby ulżyć mi śledzenie go, wsadził za kołnierz kurtki koniec białej chustki. Teraz nie widzę nic wokoło, tylko tą białą plamę wirującą w ciemności. To szybuje gdzieś w mroczną dal. To się chybocze tuż przed oczami. Alkohol przestał na mnie działać. Teraz odczuwam coraz większe zmęczenie, a jednocześnie ogarnia mnie senność. Podciągam w górę pasy noski i pochylony brnę wciąż naprzód. Za białą plamą chustki na karku trofidy, upływającą w nieskończoną noc. Potykam się, zataczam w prawo i w lewo, lecz idę. Raczej siłą woli niż siłą mięśni. Po siedmiu godzinach drogi, licząc od czasu przejścia granicy, znaleźliśmy się w pobliżu Hutoru bombiny. Był to punkt, z którego przemycano towar do Mińska. Kolejno przełaziliśmy przez parkan do dużego sadu i skradaliśmy się w kierunku stodoły. Osłaniałem dłońmi twarz od uderzeń gałęzi drzew owocowych. Znowu przeleźliśmy przez parkan. I stanęliśmy przy ścianie stodoły. Posłyszałem głos trofidy. Lord, idź zobacz, jak tam w stodole, migiem. Przemytnik przeszedł obok nas i zniknął za rogiem stodoły. Wkrótce posłyszałem lekki zgrzyt wolno odsuwanego rygla. Gdy po kilku minutach Lord wrócił, powiedział do nas krótko. Chodźmy. W stodole było ciepło, pachniało sianem. W ciemności błyskały osłaniane dłońmi smugi światła kieszonkowych latarek. Usłyszałem głos trofidy. Noski rzucać tu na kupę duchem chłopaki. Z westchnieniem ulgi zrzuciłem z pleców nieznośny ciężar. Zbliżyłem się do trofidy i powiedziałem. Chce mi się spać. Łażna sąsieki Kimaj. Pokazał mi drabinę, po której wlazłem na górę. Zdjąłem z nóg buty. Nakryłem się kurtką, i jak w ciepłą wannę zanurzyłem się w mocny sen. Obudziłem się późno. W stodole panował półmrok. W pobliżu mnie siedziało kilku przemytników. Rozmawiali półgłosem, zacząłem nasłuchiwać. Wańka Bolszewik opowiadał jakąś erotyczną historię. To jego ulubiony temat. Zwykle opowiada, albo o dumiance i jego następcy budionnym w nawiasie Służył kiedyś w kawalerii budynnego. Albo o kobietach. Słuchają go Felek Maruda, duży, pochylony mężczyzna, w starszym wieku, o spłaszczonym nosie. Julek, wariat, młody przemytnik o niezwykle bujnej wyobraźni, stąd i wariat. I Słowik, mały, szczupły, zawsze uśmiechnięty chłopiec. Ma bardzo piękny głos i ślicznie śpiewa. Wańka Bolszewik. Oblizując zmysłowe wargi mówi. Baba, powiadam wam chłopaki. Było jak ulana z cementu. Nigdzie nie uszczypniesz. Dasz psztyka po... Jak dzwon dzwoni. Uda zatrze skrylecą. Elektryczność. Cholera. Mówi Falek Maruda. Julek wariat kręci głową i szeroko otwiera oczy. W pobliżu grupy. Ze zrobionej wsianie nory, jak z ziemi, ukazuje się bolek lord. Oczy ma ironicznie zmrużone. A wańka, nie widząc go, opowiada dalej. Ciało, powiadam wam, chłopaki, jak alabaster. Cmoka wargami i głaszcze dłonią powietrze. Lord nie wytrzymał i odezwał się. Płopsiaklew, alabaster. Pięty popękane. Między palcami gnój. Kolana jak szmergiel. Na pół wiorsty serem czuć, a on alabaster, pfu, pfu. A tobie co? A nic, złapałeś słuchaczów, to lej. Zaczynają się sprzeczać i docinać sobie nawzajem. Wstałem, wzułem buty i zbliżyłem się do nich. Gdzie józek? zapytałem słowika. Poszedł na hutor. nie wizytę złożyć, powiedział lord. Pobujać na cyckach. Dodał wańka bolszewik. Długo jeść nie przynoszą. Niespodziewanie odzywa się falek Maruda. Temu zawsze szamka na myśli, mówi lord. Ma darcie na żarcie, dorzuca szczur. Zapalamy papierosy i ostrożnie, aby nie zapruszyć ognia w siano. Kurzymy. Wkrótce wyłażą z nor inni przemietnicy. Przeciągają się i ziewając dołączają do nas. Brakuje tylko żydalowki i juska. Szczur dostał z kieszeni talię kart i zaproponował zagrać w 66. Buldog rozesłał na sianie pod szewką do góry swoją kurtkę i zaczęli grać na niej w karty. Dołączyli do nich Mamut i Wańka Bolszewik. Lord na boku zaczął opowiadać z poważną miną Julkowi wariatowi: Jak polować bez fuzji na zające? Kapujesz, rozumiesz. Paczkę tabaki z rana, dopóki zające śpią. Obchodzisz pole i na każdym kamieniu sypiesz trochę tabaki. Zając z rana się budzi, przeciąga się, łapką za uchem się podrapie i biegnie jak piesek za swoją potrzebą. Przyskoczy do kamienia i zaraz powącha. Tabaka zaleci mu w nos, kichnie, łbem o kamień wyrżnie, wywrócił się na boki i leży. A ty z rana. Idziesz i zbierasz je do worka. Bujasz. Bujam? Pod hajrem, że nie. Na niedźwiedzie poluje się inaczej. Poluje się tylko na jesieni, gdy liście z drzew opadają. Bierzesz wiadro kleju i idziesz do lasu, gdzie są niedźwiedzie. Smarujesz liście klejem, a sam chowasz się w krzaki. Niedźwiedź idzie. Człap, 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 człap. Do łap mu się kleją liście. Coraz więcej więcej, aż wreszcie tyle tego się uzbiera, że nie może z miejsca się ruszyć. Wtedy wychodzisz z krzaków. Wiążesz goliną na włos i do domu. Szczurnie wytrzymuje i odezwał się, grając w karty. Jeszcze jeden wariat jest. Nie wariat, a pan wariat, odpowiada lord. Taki pan na słomie śpi i zębami pchły łapie. Rozpoczęli kłótnie. Spostrzegam. Że robią to nie ze złością, a dla rozrywki. W południe przyszedł do stodoły trofina. Był wesoły. Widocznie podpił sobie. No, bratwa, walcie tu. Zaraz będzie szamka. Zleźliśmy z góry na klepisku. Jak tam towar? Zapytał już Lord. Zaraz przyjdą noszyce. Lowka tam pracuje. Bombina dla nas żarcie szykuje. Nie przycisnąłeś jej tam? Pyta bolszewik. Potrzebna mi taka zdzira. Na zewnątrz dało się słyszeć stąpanie, i wkrótce do stodoły weszła dziwnie lekkim krokiem rosła tęga kobieta, lat 35. Była wyfrantowana. Pachniało od niej na całą stodołem perfumami. Na nogach miała jedwabne cieliste pończochy. Była ubrana w bardzo krótką, ściśle opinającą jej obfite kształty sukienkę. – Dzień dobry, chłopaki! – rzekła głośno i wesoło, pokazując w uśmiechu ładne białe zęby. – Przywitaliśmy ją. Wańka Bolszewik skoczył naprzód i wziął z jej rąk dwa duże kosze. Postawił je na klepisku, a potem spróbował żartobliwie objąć ją w pół. Kobieta szturchnęła go kłakiem w pierś, aż się zatoczył na bok. – Dobrze mu! – rzekł Józef. – Sparzyłeś się? – zapytał go szczur. Bombina się uśmieje i ogląda nas. Spojrzała na mnie, a potem zwróciła się do Trofidy. Ten nowy? ta! Swój chłopak. Skinęła mi głową. Po chwili wyszła ze stodoły, przesadnie chybocząc biodrami i prężąc nogi. To baba, jak materac, rzekł z zachwytem Wańka Bolszewik. Kobyła nie baba, poprawił go szczur. Chłopaki wyładowali kosze. Był tam duży rondel usmażonej ze słoniną jajecznicy, sagan duszonej kapusty i mięsa, sporo gorących blinów, trzy bochenki chleba i duży kawał boczku. Trofida wyjął ze słomy z kąta stodoły trzy flaszki spirytusu i rozcieńczył go wodą, która stała u wrót stodoły w dużej dębowej kadzi. Lord krajał sprężynowcem grube pajdy chleba. Zaczęliśmy pić wódkę i jeść. Zmiataliśmy jedzenie, jak maszyny. Najwięcej i najłapczywiej jadł felek Maruda. żarł mięso sapiąc, mlaszcząc wargami i ciąkając. Oblizywał zatłuszczone paluchy to jednej to drugiej ręki. Widzicie jak wtyka? Mówi lord, wycierając dłonią wargi. Za uszami mu piszczy, a nos w kabłąk się gnie. Do roboty ostatni, do żarcia pierwszy. – Ma rację – odpowiada szczur. – Niech koń robi. Ma dużą głowę, cztery nogi, długi ogon. A u niego? Przemytnicy skończyli jeść. Tylko Felek Maruda, nie zważając na nikogo, dokończył resztki jedzenia. Bolek Lord zaczął opowiadać. – Wiecie, chłopaki, znałem ja jedną taką babę, co musiała co dzień zjeść na śniadanie jajecznicę z trzydziestu jaj. Pewnikiem była to nasza bombina. Burknął buldog, zapalając papierosa. Otóż, pewnego razu jejny mąż zechciał zrobić hecę. i do trzydziestu jaj, które ona wbiła na patelnię, dodał jeszcze trzydzieści. Baba przyszła, usmażyła jajecznicę i zabrała się do żarcia. Ledwo potrafiła wszystko wetchnąć. – Cholera, nie pękła? – rzekł słowik, kręcąc głową. Zjadła i siedzi. Sapie jak parowóz. A tu sąsiadka przychodzi i pyta czemu taka czerwona. A ona odpowiada tak. Wiecie co, sąsiadeczko? Albo chora jezdem, albo chorować będę. Z trzydziestu jojek jojekiecznicę ledwo wtrząchnęłam. Chłopaki się śmieją, paląc papierosy, zaczynają opowiadać o różnych, znanych im przypadkach obżarstw. W trakcie tej rozmowy drzwi do dostowo się otwierają i znowu przychodzi bombina. Z gracją niosąc w ręku wypełniony jabłukami i śliwkami kosz. Macie chłopaki, przyniosłam wam na przegryskę, ależ na kopci liście. Uważajcie, żeby mi stodoły nie spalić. Na klepisku tylko palimy, pilnujemy się, ją józek. No, no, patrzcie. Założyła ręce za głowę i umyślnie, wysadzając naprzód wniosłe piersi, długo poprawia związaną na głowie chustkę. Podpite chłopaki patrzą na nią głodnymi oczami. I Ją to podnieca. Mruży oczy, przechyla się w tył i w przód, chybocze biodrami. Później bierze kosze z próżnymi garnkami i wychodzi ze stodoły. Zdawało mi się, że przed wyjściem szczególnie uważnie mnie obejrzała i uśmiechnęła się do mnie. A może się myliłem? Może ten uśmiech przeznaczony był dla nas wszystkich. Józef Trofida przypuszczał, że będziemy nocowali na malinie u bombiny i dopiero jutro wieczorem wruszymy w powrotną drogę. Lecz Żydzi nie dostarczyli z Mińska towaru, który mieliśmy zabrać do Polski. Lowka przyszedł do nas, gdy zapadł zmierzch. Nerwowo zacierał chude dłonie i narzekał: Choleria ich bierze z takimi robotem. Oni myślą, co my, z pociągiem jedziemy? Odszedł do kąta stodoły z trofidą i tam długo półgłosem rozmawiali. Dosłyszałem parę zdań Józka. Dla mnie to ganc pomada. Z towarem idziemy czy bez. Mnie płaci już, chłopakom tak samo. Ja za robotą nie gonię. Jak będziecie kręcić, to puszczę to wszystko do luftu i śluz. Gdy zapadł zmierzch, zaczęliśmy szykować się do drogi. Lowka zostawał u bombiny i musiał przygotować towar na następny raz. A my mieliśmy wrócić do Rakowa i za dwa dni iść z następną partią towaru. Wyruszyliśmy w powrotną drogę. Iść było lekko, bo nie mieliśmy żadnego ciężaru. Trofida z miejsca poszedł przyspieszonym krokiem. Ja posuwam się trop w trop za nim, starając się iść szerokim, równym krokiem. Powietrze było chłodne, noc wspaniała. Na niebie lśniły roje gwiazd. Po dłuższym marszu Przystosowałem się do miarowego ruchu i szedłem automatycznie. Miarowe kołysanie się ciała i cisza panująca wokół działały na mnie usypiająco. Czasem zaczynałem marzyć o różnych rzeczach. Uśmiechałem się, gestykulowałem. Przyłapałem się na tym i głośno roześmiałem. Tofida w ruchu obrócił do mnie głowę i powiedział cicho. Coś mówił? Nic, nic. Pięć kilometrów od granicy zrobiliśmy wypoczynek. Zatrzymaliśmy się nad brzegiem jakiegoś strumienia. W pobliżu gęstych zarośli. Wódki nie było, więc zapaliliśmy ostrożnie papierosy i wypoczywaliśmy, leżąc w gęstej murawie. Trofida był w pobliżu, długo milczał, a potem zwrócił się do mnie: Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? zapytałem zdumiony: Nie, nie znam się. Szkoda, jeśli trzeba będzie drałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Widzisz tamte gwiazdy? Które? Wskazał mi palcem na północnej stronie nieba, bliżej ku zachodowi konstelację wielkiego wozu: siedem dużych gwiazd, tworzących coś w rodzaju czterech kół i dyszel. Trofida, rysując palcem po niebie i jak mi się zdawało, dotykając nim poszczególnych gwiazd. Określił dokładnie, o jakie gwiazdy mu chodziło. Tak, widzę, więc cóż. Jeśli dadzą nam kiedyś popędź i rozbiję mu partię, to kieruj się tak, aby te gwiazdy były po prawej stronie. Jak nie pójdziesz, zawsze wyjdziesz za granicę. Rozumiesz? Po prawej ręce. Rozumiem. Długo patrzyłem na wskazane mi gwiazdy. Były piękne. Lśniły cudownie. Mieniły się różnymi kolorami. Dostrzegłem, że mają wiele niezwykłych odcieni. Ciekawiła mnie pewna kwestia, dlaczego te gwiazdy tak dziwnie się dobrały. Może się lubią, jak czasami ludzie, i razem wędrują po niebie. Może ze sobą rozmawiają, mrugają do siebie. Gdy lepiej im się przyjrzałem, to wydawało mi się, że mają kształt łabędzia. Wkrótce ruszyliśmy dalej. Teraz Trofida szedł powoli. Od czasu do czasu przystawał i nasłuchiwał. Wówczas wszyscy się zatrzymywali. Niedługo po północy weszliśmy na granicę. Trofida zatrzymał się między dwoma słupami. Zbliżyłem się do niego. To słupy graniczne a to granica cicho powiedział do mnie Józek. Ciekawie Obejrzałem stojące na małych kopcach czworokątne słupy. Miały u góry godła państwowe i kolejne numery. Na polskim słupie był namalowany biały orzeł na czerwonym polu. Na sowieckim była wyciśnięta na blasze pięcioramienna gwiazda z sierpem i młotem. Z granicy ruszyliśmy wąską miedzą w kierunku pomorszczyzny. W pewnym miejscu stanęliśmy. Nagle Posłyszałem z tyłu zduszony szept. — Chłopaki! Był to głos słowika. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem coś białego, szybko poruszającego się w ciemnościach przed nami. Nie była to postać ludzka, bo była zbyt mała i dziwnie wirowała w powietrzu, to unosząc się w górę, to opadając w dół. Chyba było to widmo. Z szybko bijącym sercem patrzyłem na niezwykłe zjawisko. Potem się zbliżyłem do trofidy. Co to jest, Juśku? Cholera wie, co to jest, odparł mi kolega. Może upiór, a może diabeł i straszy. Mówią, że to dusze kapitana. oniarze też się boją tego. Później Józef opowiedział mi taką historię. Pewien kapitan rosyjski, Polak z pochodzenia, wyjechał z Rosji w czasie rewolucji. Gdy bolszewicy wzięli władzę w swoje ręce, nie mógł powrócić do Sowietów, a zostawił tam córkę i żonę, chciał koniecznie zabrać je stamtąd i przyjechał w tym celu na pogranicze. Zamieszkał w pobliżu, wygonić na hutorze u chłopów i tam sprowadził swoje rzeczy, bo zamierzał tu pozostać dopóki nie ściągnie z Sowietów rodziny. Starał się tego dokonać za pośrednictwem chłopców, bo wszystkie inne drogi były bezskuteczne. Syn gospodarza, u którego zamieszkał kapitan, służył kiedyś w armii rosyjskiej. I znał dobrze drogi do Mińska. Zgodził się do pomóc kapitanowi sprowadzić do Polski rodzinę. Wyruszyli w daleką drogę, przedostali się do Mińska, a następnie po długim czasie i wielu godzinach dotarli do Niżnego Nowgorodu, gdzie kapitan pozostawił rodzinę. Tam dowiedzieli się, że żona jego zmarła, a córka Irena mieszka u byłego stróża kamienicy, gdzieś na przedmieściu. Ledwie potrafili ją odnaleźć i wyruszyli w drogę powrotną. Gdy dotarli do Moskwy, zachorował na tyfus towarzysz ich podróży. Zabrano go z dworca do szpitala i tam zmarł. Kapitan z córką przedostali się do Mińska, a stamtąd piechotą udali się do Rakowa. W nocy zabłądzili koło Wielkiego Sioła w pobliżu granicy. Spotkali patrol sowiecki. Zatrzymali Kapitan zaczął się bronić. Zabił dwóch żołnierzy i rzucił się z córką do ucieczki. Zasypano go kulami i ścigano rannego nawet na polskiej stronie. Padł 200 kroków od granicy na jakimś wzgórzu, które pozostało tam z dawnych czasów. Zdołał jeszcze krzyknąć córce Uciekaj. I konając resztką sił i nabojów osłonił jej ucieczkę. Jego trupa bolszewicy zabrali ze wzgórza i przeciągnęli na swoją stronę. Córka kapitana uciekła im i odnalazła hutor, w którym mieszkał ojciec przed wyprawą do Sowietów. Zamieszkała u chłopów i tam pozostała dotychczas. Uważają ją za nienormalną, lecz lubią, bo jest bardzo dobra i pracowita. Wzgórze, na którym zginął kapitan, od tego czasu nazywają kapitańską mogiłą. Od czasu tego wypadku. Pobliżu wzgórza i na pograniczu zaczęło ukazywać się widmo. Pewien żołnierz, baoniarz, chciał je zastrzelić, wywalił z karabinu pięć razy, widmo znikło, a na drugi dzień poszarpał go granat, którym się bawił w koszarach. Potem jeszcze dwóch zuchów zrobiło na nie zasadzkę i zasypali je kulami. Po dwóch dniach jednego z nich ktoś zastrzelił na granicy. A drugi, ciężko ranny, zachorował i zmarł w szpitalu. Od tego czasu nikt więcej nie polował na widmo, które ukazywało się nocami na pograniczu. Taką historię opowiedział mi po powrocie do domu Józek. Zainteresowała mnie bardzo, bo była jak bajka, a jednak prawdziwa. Potwierdziło ją potem wielu innych ludzi. Długo staliśmy w polu, w pobliżu granicy, patrząc na coraz bardziej oddalające się od nas widmo. Z zachowaniem wszelkiej ostrożności przeszliśmy drogę prowadzącą nasypem ku granicy. A trochę później wyszliśmy na drogę z pomorszczyzny do Rakowa. Potem brzegiem i słoczy skierowaliśmy się powoli ku miasteczku. W pobliżu młyna chłopcy się rozeszli w różne strony. Ja i Józek udaliśmy się do jego mieszkania na Słobódce. Nie weszliśmy do domu, aby nie budzić nikogo, a poszliśmy do stodoły. I tam położyliśmy się spać na świeżym, ślicznie pachnącym sianie. Rano obudziła mnie Janinka, młodsza siostra Trofidy. Była to dziwna dziewczynka, miała lat dwanaście, a była tak poważna, jakby była dorosłą osobą. Niekiedy zadawała tak niezwykłe pytania, że trudno było znaleźć na nie odpowiedź. Chodźcie jeść śniadanie, bo słonko już się poci, rzekła do mnie. Poprosiłem ją, by przyniosła dla mnie ręcznik i mydło. Potem poszedłem przez ogrody, w kurze czułce. Brnęła za mną. Idź do domu. Ja zaraz przyjdę. A ja tu posiedzę sobie. Nie będę patrzeć. Wcale mnie to nie ciekawi. Józek mnie nigdy nie goni. To nieładnie tak młodszych prześladować. Siedź, siedź. Jakaś ty jeszcze głupia. To i dobrze, żeby wszyscy byli mądrzy, to by powariowali. Zostawiłem ją pod wierzbą i poszedłem z prądem rzeki. Wykąpałem się i ruszyłem z powrotem. Janinka dreptała z boku. Helka mówiła, że jesteście biedni, rzekła po chwili. Dlaczego? Bo nie macie ani mamy, ani brata, ani siostry. Ale mam jużka. No tak, a siostry nie macie. Mam ciebie. Chwilę się namyśliła, później rzekła. Ale mnie nie kochacie, bo jesteś mała i głupia. Gdy wyrośniesz, będę cię kochał. I nie tylko ja jeden, a wielu chłopców. Nagle powiedziała. A ja na to kicham. Pewnie słyszała ten zwrot od starszych dziewczyn. W mieszkaniu czekała na mnie Hela, starsza siostra Jośka. Była to dość ładna dziewczyna, blondyna. Miała osiemnaście lat stanowiła zupełne przeciwieństwo Janinki. Tamta nigdy się nie śmiała. Natomiast Hela, przy lada okazji, wybuchała niepohamowanym śmiechem i śmiała się do łez. Z błahego nieraz powodu. Hela przyniosła dla mnie herbaty w czajniku, chleba, masła i wiejski ser. Proszę jeść śniadanie. Czekałam na pana, bo chcę iść do sadu. A gdzie Józek? Poszedł do miasta. Powinien zaraz wrócić. Kazał nie budzić pana, ale jak to można? Tyle czasu nie jeść? Wkrótce hela poszła do sadu, a ja zostałem z Janinką w mieszkaniu. Piłem herbatę, a dziewczynka wlazła na kanapę, kucnęła na niej i podparwszy dłonią policzek, uparcie patrzyła mi w twarz. Co się tak przyglądasz? Pan podobny do zająca. Do zająca? Do małego zajączka. Widziałam, jak jadł kapustę. Józek go złapał i przyniósł. Tak samo mordką ruszał jak pan. Janka zaczęła ruszać szczęką i nosem. A ty jesteś podobna do sroki. No. Tak. Sroka siedzi na płocie i główkę w lewo, główkę w prawo. Ludzi podpatruje. Nie, to nie tak. Ona nie podpatruje. A co? Ona kombinuje. A co ona kombinuje? Różne rzeczy. Ja wiem. Ja słyszałem różne rzeczy, jak sroki sobie o ludziach gadały. Matka zawołała Janinkę do kuchni i zostałem w mieszkaniu sam. Chodziłem tam i sam po dużym pokoju. Widziałem przez okno od frontu, że ulicą ciągną długim szeregiem, a czasem w kilka rzędów chłopskie wozy. Przypomniałem sobie, że dziś w miasteczku kiermasz. Zapaliłem papierosa i usiadłem na krześle przy oknie od sadu który był oddzielony od domu wąskim przesmykiem podwórka. Widziałem, jak Hela, stojąc na przestawionej do jabłoni drabinie, zrywała owoce i kładła je do dużego kosza, który trzymała przed sobą, oparty na szczeblu drabiny. Długo ją obserwowałem, patrząc pomiędzy doniczkami ustawionych na oknie kwiatów. Posłyszałem, że furtka u bramy się otwarła. Pomyślałem, że to Józef wraca do domu. Przyciskając twarz do szyby, wyjrzałem na dziedziniec. Zobaczyłem idącego pod podwórzem mężczyznę, lat 32, ubranego w granatowy garnitur, lakierki i białą czapkę z lakierowanym daszkiem. W ręku miał szpicrutę, którą w marszu uderzał o spodnie. Rysy twarzy miał bardzo regularne. Zdobił go czarny wąsik, a szpeciły prędko latające oczy. Co za laluś, pomyślałem. Nie przeczuwałem wówczas, że człowiek ten będzie w przyszłości sprawcą wielu przykrych dla mnie i dla moich przyjaciół zdarzeń. Nieznajomy z jakąś komiczną gracją ukłonił się heli naraz. Głową, czapką i szpicrutą, i coś do niej powiedział. Dziewczyna odwróciła ku niemu głowę i twarz jej rozkwitła wesołym uśmiechem. Zrobiło mi się przykro. Nie byłem zakochany w heli, lecz polubiłem ją bardzo jako siostrę mego przyjaciela i sympatyczną dziewczynę. Nieznajomy wszedł do sadu i, stojąc przy drabinie, coś mówił do heli. Ona się śmiała, wstrząsała głową ozdobioną długim, grubym warkoczem i coś mu opowiadała. Gruchają gołąbki, pomyślałem prawie ze złością. W pewnym momencie dostrzegłem, że nieznajomy uniósł rękę w górę. I pociągnął dłonią w dół połytce dziewczyny. Zrobiło mi się gorąco. Widziałem, jak Hela prędko się obejrzała na okna domu, a potem zeskoczyła z drabiny. Stała z zaczerwienioną twarzą i coś mówiła pośpiesznie do swego adoratora. Nie zauważyłem po niej, by się gniewała na niego. Pewnie czyniła mu wymówki za nietaktowność, a może i za nieostrożność. Wzięła kosz jabłek i skierowała się ku domowi, a jej adorator, podparwszy się pięściami pod boki, z uśmiechem patrzył jej w ślad. Potem zamaszyście przeciął szpicrutą powietrze i ruszył w kierunku bramy. Zacząłem chodzić po pokoju. Potem zbliżyłem się do okna od ulicy i zobaczyłem, że tamten mężczyzna ze szpicrutą stoi na przeciwległej stronie ulicy i obserwuje, Przejeżdżające obok niego chłopskie wozy. Wtem dostrzegłem pośpiesznie idącego ulicą Józefa. Mężczyzna ze szpicrutą zbliżył się ku niemu. Przywitali się i parę minut rozmawiali. Później się pożegnali. Józef przeszedł przez ulicę, kierując się ku domowi. Wszedł do mieszkania. Już wstałeś? Dawno. Ja trochę się spóźniłem, kłopoty z Żydami. Odebrałem pieniądze za robotę i oddałem chłopakom. Jutro idziemy w drogę, szykują towar. Wyjął z kieszeni dwie złote dziesięcioroblówki i dał mi je. Masz dwa guziki. Pierwszy twój zarobek. Pluń na szczęście. Wziąłem pieniądze. Chciałem zostawić mu dziesięć rubli, żeby oddał matce na zakupy. Bo żyłem i jadłem razem z nimi. Lecz Józef nie wziął. Powiedział, że to jest załatwione. I że porachujemy się później, gdy zarobię więcej. Później zapytałem Józefa o mężczyznę ze szpicrutą, którego widziałem z nim na ulicy. Józef się roześmiał. To bracie numer. Skąd go znasz? Nie znam go wcale. Widziałem tylko, jak z tobą rozmawiał. To narzeczony Helki. Nie lubię go. Ale dziewczyna w niego się wtrzaskała. Co zrobić z babą? To Alfred Alinczuk. Jest ich pięciu braci. Alfred, Albin, Adolf, Alfons i Ambroży. Wszyscy na A. I nazwisko na A. Alinczuki. Sami tylko chodzą na granicę. Z bronią chodzą. Dobrzy przemytnicy, ale chłopaki do niczego. Nosa cholery drą i innych chłopaków za nic mają. Wielkich panów grają, a nogi dziekcim śmierdzą. Ich dziadek smolarnie miał, a ojciec uprzężą i dziekciem handlował. A, pies ich drapał. Chodźmy na rynek. Trzeba ci buty kupić. Wziąłem czapkę i wyszliśmy z mieszkania. Znaleźliśmy się na olbrzymim, jak okiem sięgnąć, zastawionym wozami placu. Środek rynku zajmował duży, piętrowy prostokąt sklepów. Po brzegach placu były również żydowskie sklepy, herbaciarnie, zajazdy i restauracje. W pobliżu sklepów ustawione były stragany wędrownych kramarzy i szewców. Z trudnością torowaliśmy sobie drogę w gęstym tłumie. Nad plecami można było zawiesić olbrzymią w bachusa. Pili wszyscy. Pili wszędzie. Pili stojąc, leżąc, siedząc. Pili na wozach, między wozami i podwozami. Pili mężczyźni i kobiety. Matki poiły bałe dzieci, żeby i one się zabawiły na kiermaszu. Poiły i niemowlęta, aby nie płakały. Widziałem nawet, jak pijany chłop zadarł koniowi pysk i wlewał mu do gardła wódkę z butelki. Chciał wracać do domu i zamierzał popisać się przed światem szybką jazdą. Trofida zaprowadził mnie do straganoszewca. Przywitał się z gospodarzem i rzekł. Potrzebne są buty, ale rozumiesz, żeby były tip-top pierwsza klasa. Towar złoty, złota robota, bo to dla złotego chłopaka... Ze złotymi interesami chodzi. Dobrze, odparł szewc i, nie zdejmując ze straganu butów, dostał z podlady kuferek. Wyjął z niego parę chromowanych butów. Lepszych i w Wilnie nie zrobią, czy tylko będą pasować. Przymierzyłem buty, były trochę za duże, lecz Józef radził ciasnych nie kupować, bo nadchodzi zima i można włożyć grube onuce. Ile chcesz za te skoki? Zapytał szewca trofina. Piętnaście rubli. Józef się zaśmiał. Widzisz, Władku? Złote dno. Wszystko wszędzie za dolary i złoto. Kanada psia krew. Butelka wódki kosztuje rubla srebrnego. Flaszka spirytusu rubla złotego. A za te koła pan majster piętnaście złotych chruścików żąda. I tak krugom. Stargowaliśmy buty na dziesięć rubli i jednego dolara. Moje stare buty zostawiliśmy szewcowi na dodatek. Józef, zadowolony, oglądał moje nogi. Amatorska sztuka, przekrw. Sam król angielski takich kół nie miał. Może chcesz jeszcze coś kupić? Nie, to i dobrze. Następnym razem kupimy ci garniturek FF. Wystroisz się, jak sam hrabia już ja się o to postaram a buty musimy pokropić na szczęście i żeby się dobrze nosiły. Chodźmy do ginty. Wyminęliśmy dwie wolno idące wzdłuż straganów dziewczyny, gryzły pestki i pluły łuskami na strony. Jedna była w czerwonej sukience i zielonej chustce na głowie, druga w zielonej sukni i żółtej chusteczce. W rękach niosły duże skórzane torebki lśniące niklem zamków. Przesadnie śmiało, prawie zaczepnie obejrzały nas. Helci i Manci, nasze najniższe uszanowanie, wesoło odezwał się do nich Józef. Nasze dwa, odparła jedna. Uśmarowania, dodała druga. Co to za jedne, pytam Józefa. Przemytniczki, Helka Pudel i Mania Dziundzia. To i kobiety z kontrabandą chodzą? Jeszcze jak? Niektóre lepiej fartują niż chłopaki, ale mało ich. W całym miasteczku dziesięciu nie znajdziesz. Chodzą te, co mają krewnych za granicą. Zbliżyliśmy się do restauracji Ginty. Przed wejściem tłoczył się tłum chłopaków z butelkami w rękach i kieszeniach. Drzwi były otwarte na oścież. Wraz z parą oddechów i dymem machorki, unosił się gwar, głosów i krzyków pijanych. Podszedł do nas szczur, łyskając oczami i pokazując z zaciętych warg proste, żółte zęby. Uścisnął kościstymi, zimnymi palcami nasze dłonie i plując przez zęby na buty przechodzących obok nas chłopaków, zapytał: Do gintolki, co? Tak, i ja z wami. Szczur wyglądał dziwacznie. Miał na głowie dużą puszystą amerykańską czapkę w kratę, a na szyi pułapo zawiązaną czerwoną chustkę. Ręce trzymał stale w kieszeniach spodni. Idąc, przewalał Plecami w prawo i w lewo. Był to rostowski złodziej, który miał ciemną i bujną przeszłość. Był cały pocięty nożami i sam nigdy z nożem się nie rozstawał. Nigdy nie opuszczał żadnej okazji do bójki, chociażby wiedział z góry, że będzie przegrany. Weszliśmy na tonące w błocie podwórze i przez ciemną, straszliwie cuchnącą sień wstąpiliśmy do dużego pokoju. Z początku nic nie mogłem zobaczyć. Bo wnętrze tonęło w chmurze dymu tytoniowego. Później dostrzegłem kilka słoików i siedzących przy nich ludzi. Byli to sami przemytnicy. Nagle z przeciwległego końca pokoju zaczęła ciąć harmonia, wypełniając go dźwiękami dawnego rosyjskiego marsza. To harmonista Antoni, mały człowiek nieokreślonego wieku, o zielonkawej twarzy i sterczących na wszystkie strony włosach. Przywitał wejście trofidy. Serwus chłopaki! krzyknął Józef, obchodząc stoliki i witając się z obecnymi. Antoniemu rzucił złotą pięcioroblówkę. Harmonista, nie przerywając gry, złapał ją w powietrzu szybkim ruchem dłoni. To ci, za marsza! powiedział Józef. Idąc za jego przykładem, obszedłem stoliki, ściskając dłonie obecnych na sali przemytników. Dłoni mamuta nie mogłem ująć, a on jej nie zacisnął, widocznie obawiając się, aby nie zrobić mi krzywdy. Przemytnicy zestawili trzy stoliki i umieścili na nich butelki z piwem i wódką i talerze z kiełbasą, chlebem i ogórkami. Z naszej partii dostrzegłem początkowo tylko Bolka Lorda, Felka Marudę, Bulldoga i mamuta. Naczelne miejsce za stołem zajmował Bolek, kometa słynny przemytnik, mężczyzna lat 50., z długimi czarnymi wąsami. Był to znany na całym pograniczu pijak i hulaka. Dowiedziałem się później, że przezwisko kometa otrzymał z tego powodu, że gdy w 1912 roku szła na Ziemię kometa Haleja i miał nastąpić koniec świata, sprzedał i przepił z tej słusznej racji całe swoje gospodarstwo. Obok niego siedział Chińczyk. Wysoki, szczupły chłopiec o oliwkowej twarzy i ładnych, trochę skośnych czarnych oczach. Było jeszcze kilku chłopaków, lecz poznałem ich lepiej nieco później. Mówię i powiadam, rzekł kometa wybałuszając oczy i ruszając wąsikami. Że kto nie pije, ten nie żyje, a gnije. Mądrze, zaoprobował Lord wybijając uderzeniem o kolana korki naraz z dwóch butelek. Nalał do połowy szklanki wódkę. Mamut, coś mrucząc i pochylając na bok głowę, przysunął do siebie dłonią szklankę i ostrożnie, jakby się obawiając, żeby nie skruszyć szkła w ręce, wypił wódkę. Chuchnął w powietrze, a potem mrugnął do mnie i coś mruknął. Nie słyszałem nigdy, by mamut powiedział więcej niż jedno krótkie zdanie. Zwykle ograniczał się do jednego wyrazu lub rozmawiał gestami i mrugnięciami oka. Wiecie, chłopaki, odezwał się Chińczyk, co do mnie powiedział Felek Maruda? Że kombinuje, jakby miotłem zjeść, warknął buldok. Nie, powiedział, że gęś to najgłupszy ptak na świecie. Co? Ruchem dłoni i podniesieniem w górę brwi zapytał go mamut. Bo jeden za mało, a dwóch za dużo. Kury, kaczki zawsze można dopasować. Mało dwóch zjesz trzy, mało trzech zeżesz cztery, a z gęsiami gorzej. Chyba się omyliłeś, rzekł szczur. Pewnie mówił to nie o ptakach, a o cielakach. Maruda, nie zwracając uwagi na docinki, robił porządek z gęsią, chrupiąc w zębach kosteczki i obsysając palce. Bolek Lord. Pełnił funkcję gospodarza, przynosił z bufetu wódkę i przekąski. Napełniał szklanki wódką i piwem i jak umiał bawił chłopaków. Nie zapomniał i o muzyce, od czasu do czasu zanosząc Antoniemu wódkę w szklance i przekąski. Zbliżał się ku niemu i śpiewał. A przeciwko pan Antoni rybcium pypcium na harmonii i tam trulu i tam trulu i tam trulu ha ha ha. Antoni przerywał grę, brał szklankę, wypijał duszkiem wódkę i zaczynał zagryzać, oparty łokciami na pudle harmonii. Przypominał mi szczura gryzącego kromkę chleba. Zbliżał się wieczór. Za oknami robiło się coraz ciemniej. Chłopaki zaciągnęli na oknach firanki. Ginta zapaliła wiszącą pod sufitem na drucianym pałąku naftową lampę. Pito w dalszym ciągu. Nagle Chińczyk zaczął wymiotować. Z początku na stół, a potem na podłogę. Narobił sieczki dla psa, powiedział lord, układając Chińczyka na wąskiej, obitej czarną celatą kanapie pod oknem. Antoni, graj marsza pogrzebowego! krzyknął szczur. Harmonista zaczął grać marsza Chopina. Szczur znów napełnił szklanki i krzyknął. Za zdrowie nieboszczyka, chłopaki! Niech żyje! Mądrze! rzekł lord. Biorąc szklankę do ręki, nigdy nie widziałem, aby pito w takich ilościach wódkę. Szczególnie dużo pił mamut. Bolek, kometa, Felek, Maruda i Buldok też nie marnowali czasu. Najmniej pił Józek, no i ja. W pewnym momencie posłyszałem ryk z kilku gardzieli naraz. Hurra! Niech żyje! Dawaj go tu! Obejrzałem się i zobaczyłem słowika. Był to młody chłopiec, uśmiechając się trochę zażenowany tak szumnym przywitaniem, zbliżył się do stołu. Uścisnął nam kolejno dłonie. Bolek kometa zaczął go prosić. Słowiku, suszyczko, zaśpiewaj braciszku. Stała się rzecz dziwna. Cichałaśliwi, hałaśliwi, pijani ludzie nagle ucichli i w izbie zapanowało milczenie. Strworzona ginta uchyliła drzwi z sąsiedniego pokoju lecz przekonała się, że wszystko w porządku i znowu je przymknęła. Chłopiec stał chwilę nieruchomo pośrodku pokoju, a potem zaśpiewał cichym, lekko wibrującym, stopniowo przybrającym na sile i uczuciu głosem piosenkę przemytników. Poszli chłopcy na robotę, dziewczyny się smucą, dniem i nocą myślą o tym, czy jeszcze powrócą. Słowik wzniósł oczy w górę, Głos jego brzmiał rzewną skargą i smutkiem. Czułem, że mi mrówki po plecach biegną. Nie widziałem już nic w pokoju. Tylko te dziwne oczy słowika, i każdym nerwem odczuwałem smutną nutę piosenki. Gdy słowik przestał śpiewać, wszyscy długo milczeli. Spojrzałem na mamuta i zobaczyłem, że po jego nieforemnych, szarych, jak w kamieniu wykutych policzkach, Ściekają łzy. Posłyszałem głos szczura. To psia krew. Słowiczku drogi, Bolek kometa wyciąga ku niemu ręce. Śpiewaj, duszko, śpiewaj jeszcze, na litość boską, śpiewaj, śpiewaj. Dajcie mu odpocząć, rzekł lord. To Tosiek, krzyknął do Antoniego, graj na zmianę dunajskie fale. Antoni zagrał walca, a lord usadził do stołu słowika. Poił go wódką. Przypatrywałem się przemytnikowi. Miał dziecięce oczy. Na wargach jego przewijał się lekki uśmiech. Sprawiał wrażenie przebranego królewicza, a nie pospolitego przemytnika. Myślałem, że może gdzieś są królewicze mający grube policzki, tępy wyraz oczu i brzydkie wargi. Trochę później Słowik zaśpiewał inną graniczną piosenkę, trochę weselszą. Mówię i powiadam, chłopaki! Że jak nie wypije podwójnie, to serce pęknie, rzekł kometa, gdy słowik skończył swoją pieśń. Mądrze, odezwał się lord, nalewając do pełna w szklanki. W pewnym momencie dostrzegłem, że mamu dwoją z kieszeni gimnaściorki, dwudziestodolarowy banknot i wsunął go, sapiąc w dłoń słowikowi. Tamten spojrzał zdumionymi oczami na pieniądze i rzucił je na stół. Cóż ty, po co to? Ja nie chcę, bo nie będę śpiewał. Weź pieniądze, rzekł ostro Trofida do Mamuta. To swój chłopak, sam fartuje. Za pieniądze nie śpiewa. Mamut ciężko podniósł się z miejsca, wziął banknot ze stołu i oddał go harmoniście. Antoni obojętnie wsadził pieniądze do kieszeni i nawet nie podziękował. Dla niego to było bez znaczenia. Grałby i bez zapłaty. Grunt, aby wokoło był śmiech, hałas, aby wódka pluskała w szklankach, aby wszyscy byli weseli. Józef chciał iść do kupca i zapytał mnie: Trafisz do domu? Dlaczego nie trafię? To dobrze. Od ciebie nic tu się nie należy. Ja zapłaciłem za wszystko. Trofida pożegnał kolegów i wyszedł z naszego salonu. Zabawa nie ustawała. Byłem zupełnie pijany. Zrobiło mi się bardzo gorąco i wesoło. Piłem, jadłem, śmiałem się, słuchałem pieśni słowika i harmonii. Nie pamiętam, kiedy wyszedłem z salonu ginty i znalazłem się na ulicy. Wolno brnąłem jakimś ciemnym zaułkiem, krok za krokiem człapałem po grzęskim błocie. Nagle posłyszałem z przodu zdziwiony krzyk i zobaczyłem o kilkanaście kroków przed sobą grupę bijących się przy świetle padającym z okna jakiegoś domu ludzi. Trzech mężczyzn biło czwartego, który obalony na ziemię bronił się resztkami sił. Nie namyślając się, skoczyłem naprzód. Uderzeniem ciała z boku wywróciłem jednego napastnika, a drugiego walnąłem pięścią w twarz tak, że aż się zatoczył w tył i usiadł w błoto. Trzeci rzucił się na mnie. Też był pijany. Zaczął mnie gryźć. Okładałem go pięściami po głowie. Puścił mnie. Porwałem się gotowy do dalszej walki, chociaż chwiałem się na nogach i byłem w pół przytomny. Nagle zacząłem wymiotować. Później poczułem, że ktoś prowadzi mnie pod rękę. Był to tamten mężczyzna, któremu przyszedłem z pomocą. Pytał mnie o coś, lecz nie mogłem go zrozumieć. Potem pamiętam, że wycierano mi twarz mokrym ręcznikiem. Pochylały się nade mną jakieś nieznane mi twarze. Później alkohol zupełnie odebrał mi świadomość. Rano obudziłem się w nieznanym mieszkaniu. Byłem zdumiony tym, że się tu znalazłem powiedziałem głośno. Czy jest kto w domu? W drzwiach od kuchni ukazała się komiczna, okrągła głowa, prawie zupełnie pozbawiona włosów z powodu jakiejś skórnej choroby. Pan był wczoraj tak pijany, pan nic nie rozumiał rzekł, zbliżając się do mnie nieznajomy żyd. Ale jak ja tu trafiłem? Ja pana tu przyniosłem. Pan pewnie przyjezdny, bo ja pana nie znam. Mnie wczoraj w nocy gałgany chcieli zabić, a pan mnie obronił. Ja mieszkam na słabudce u Trofidy. To pan kolega Józefa? Tak. To porządny człowiek, to złoty człowiek. Aj, co to za człowiek? Aj, ja się nazywam Josek, a to moje mieszkanie. Chciało mi się śmiać, gdy patrzyłem na komiczne gesty i mimikę Żyda. Kiedy ubierałem się. Josek uprosił mnie, abym zjadł z nimi śniadanie. Musiałem się na to zgodzić. Josek postawił na stole butelkę pechówki i przyniósł z kredensu faszerowanego szczupaka. Niezadługo przyszła do kuchni i usiadła do stołu jego żona, młoda i bardzo piękna Żydówka z małym chłopcem na ręku. Zacząłem z nimi rozmawiać. Żona Joska również podziękowała mi za okazaną mężowi pomoc. O co wam poszło? Zapytałem Joska. Graliśmy w karty. Ja ich ograłem. Na fart ograłem, nie oszukałem, tłumaczył Żyd. A oni chcieli odebrać mi pieniądze. Żeby oni byli trzeźwi, oni nie zrobiliby tego, a tak mogli mnie zabić. Josek pokazał mi guzy na głowie i sińce na rękach i szyi. Gdy opuszczałem ich mieszkanie, Josek wyszedł ze mną do sieni. Może panu trzeba będzie coś załatwić. To niech pan przyjdzie, ja wszystko zrobię. A czym się pan trudni, zapytałem go. On się uśmiechnął, położył mi dłoń na ramieniu i rzekł: Niech pan zapyta Józefa, czym zajmuje się josek-gęsiarz. On panu powie. Szczęśliwej drogi. Od Józefa Trofidy dowiedziałem się, że jest to zawodowy złodziej. Był niegdyś słynnym złodziejem, rzekł Józek, lecz ożenił się z miłości i skrócił się. Po większej części gra w karty. Jest styrocznikiem. Z Saszką Węblinem, królem granicy i przemytników, spotkałem się po raz pierwszy w niezwykłych okolicznościach. Spotkałem się w jego królestwie, na granicy. Szedłem po raz czwarty za granicą w partii trofidy. Granicę przekroczyliśmy w pobliżu Olszynki. Noc była ciemna. Południową stronę nieba zaległy chmury. Wschodni wiatr ciął nas w oczy, co utrudniało drogę. Szedłem tuż za Juskiem. Przed wyjściem z Meliny, na pograniczu, gdzie przechowywano noski, wypiliśmy po pół flaszki wódki. Było mi teraz ciepło i wesoło. Do naszej roboty się przyzwyczaiłem i zacząłem ją lubić. Wabiły mnie dalekie drogi. Pociągała tajemniczość naszych pochodów. Lubiłem odczuwać lekkie podniecenie wywołane niebezpieczeństwem. Lubiłem odpoczynki w lasach i dniówki na melinach. Lubiłem i swych kolegów, i huczne, prymitywne zabawy razem z nimi. Kilka dni temu kupiłem sobie nowy garnitur. Miałem teraz na swoją rękę kieszonkową latarkę i zegarek. A wyruszając w drogę, wkładałem do kieszeni jedną lub dwie flaszki spirytusu. Byłem już zawodowym przemytnikiem. Fartowałem tak samo jak i inne chłopaki. Idąc za Juszkiem, myślałem o różnych rzeczach. Śledzenie go nie sprawiało mi teraz trudności. Również wprawiłem się w dźwiganiu ciężkich niosek. Jednocześnie zwracałem uwagę na teren, nasłuchując i patrząc na boki. Przód i tył miałem zabezpieczony. O kilkadziesiąt kroków od granicy weszliśmy w jakieś zarośla. Posłyszałem cichy szmer wody. Trofida szedł bardzo wolno i często się zatrzymywał. Nigdy nie szedł tak ostrożnie jak teraz. W pewnym miejscu się zatrzymał i stał bez ruchu bardzo długo. Zacząłem ziemnąć. Znowu ruszył naprzód. Łoskot wody ciągle wzrastał. Nagle Józef zaczął się cofać. Zbliżył się ku mnie. Chwycił mnie za ramię i zmusił do przykucnięcia w zaroślach. Posłyszałem wyraźnie przed sobą pluśnięcie wody i w tymże momencie ciszę nocy rozdarł strzał karabinowy i brzmiący strachem głos prawie ryk. Stój! W tej samej chwili huknęło kilka strzałów rewolwerowych. Potem zagrzmiały strzały karabinowe. Posłyszałem z tyłu łomot kroków biegnących ludzi. Dudni ziemia, trzeszczą krzaki. Nieustannie rozbrzmiewają krzyki. Stój! 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 Wszystko wokoło się kotłowało. Trudno było zrozumieć, co się dzieje w ciemnościach. Trofida wstał i ciągnąc mnie za ramię, szybko oddalał się. Potem skierował się naprzód. Podążałem za nim. Poczułem, że idziemy wodą, która sięgała mi wyżej kolan. Starałem się nie stracić z oczu idącego przede mną kolegi. Dotarliśmy do porosłego szuwarami grząskiego brzegu rzeczułki. Wyleźliśmy z wody. W tym momencie stało się coś niezwykłego. Tuż przede mną huknął strzał, i poczułem, że ktoś wpadł na mnie. Uderzenie było niespodziewane i tak silne, że wywróciłem się na ziemię i stoczyłem do wody. Przygniotła mnie ciężka noska. Ktoś biegł, rozpryskując wodę korytem rzeczułki. Wokoło grzmiały strzały i rozległy się podniecone głosy. Osłonięty urwistym brzegiem. Siedziałem w grząskim mule. Po kilku minutach wokoło mnie zapanowała cisza. Krzyki i strzały oddaliły się. Wówczas powolnie wylazłem z wody na brzeg i po cichu poszedłem w przeciwnym kierunku, oddalając się od granicy. Wstąpiłem do lasu, iść było trudno. Co chwila zagradzały mi drogę drzewa, krzaki i stosy chrustu. Nie znając terenu, Obawiałem się, aby nie wpaść w ręce zielonką. W pewnym miejscu usiadłem na leżącej na ziemi sośni i długo wypoczywałem. Potem ruszyłem na oślep przed siebie, starając się iść w jednym kierunku. Zamierzałem tak idąc wybrnąć z lasu. Po dłuższej drodze stanąłem w gęstwinie krzaków na skraju lasu. Pamiętam, że gdy szliśmy za granicę, wiatr wiał mi w twarz. To znaczy, wiał ze wschodu. Skombinowałem, że idąc z wiatrem, przejdę granicę z powrotem. Po pełnym namyśle przyszedłem do przekonania, że to może mnie zwieść, bo wiatr mógł się zmienić. Ogarnęła mnie rozpacz. Czułem się zupełnie bezradny. Zagubiony w oceanie ciemności, w którym na każdym kroku są nieznane mi niebezpieczeństwa. Wszędzie czyhają na mą zgubę okrutni wrogowie. Gdyby ze mną był Józek, Łatwo wyprowadziłby mnie stąd. Lecz gdzie on jest? Może szuka mnie nadaremnie? Nagle przypomniałem sobie, co mówił Trofida o gwiazdach, gdy pierwszy raz wracaliśmy z zagranicy. Pośpiesznie poszedłem naprzód, starając się jak najbardziej oddalić od lasu. Stanąłem w otwartym polu i rozejrzałem się po niebie. Większą jego część zakrywały chmury, lecz na drugiej połowie nieba zobaczyłem konstelację gwiazd jak się potem dowiedziałem od Piotrka Filozofa, wielkiego wozu albo wielkiej niedźwiedzicy. Siedem dużych gwiazd lśniło na ciemnym tle nieba i długo patrzyłem na nie z zapartym oddechem i rozsadzającą mi pierś radością. Przypomniałem sobie słowa Józefa. Jeśli dadzą nam kiedyś popęć i rozbiją partię, to kieruj się tak, aby te gwiazdy były u ciebie po prawej stronie. Jak nie pójdziesz, Zawsze wyjdziesz za granicę. Stanąłem prawym bokiem do gwiazd i poczułem, że wiatr dmie mi w kark. Tak, kierunek na zachód pewny. Ruszyłem naprzód. Szedłem wolno, aby nie sprawiać hałasu, bo nie wiedziałem, gdzie się znajduję i żeby nie męczyć się niepotrzebnie. Mijałem pola, łąki, wzgórza, przeszedłem jakiś strumień, lecz wciąż nie wiedziałem, gdzie jestem. Może jeszcze w Sawietach, a może w Polsce. Postanowiłem iść jak najdalej. Wolałem wpaść w ręce strażników granicznych w Polsce, gdzie za przemytnictwo, szczególnie za pierwszy raz, karano łagodniej niż w Sowietach, gdzie kary były bardzo surowe. Po ciemku, powolnie, krok za krokiem, bez szmeru, posuwałem się naprzód. Od czasu do czasu zatrzymywałem się i długo nasłuchiwałem. Oczami starałem się przeszyć jak najdalej ogarniający mnie mrok. Znalazłem się u stóp jakiegoś wzgórza. Wszedłem na jego wierzchołek. Przypomniałem sobie opowiadania Józefa o kapitanie i o widmie. Przecież to kapitańska mogiła! pomyślałem. Zrozumiałem, że jestem w Polsce. Teraz łatwo mi będzie znaleźć drogę do miasteczka. Usiadłem oparty noską o stok wzgórza i długo patrzyłem na północny zachód. Tam, gdzie lśniła bajecznymi kolorami. Szeroko rozrzucona po niebie wspaniała wielka niedźwiedzica. Nie znałem jeszcze jej imienia, lecz pokochałem ją bardzo. Po prostu nie mogłem oczu od tamtych gwiazd oderwać. Gdy tak siedziałem nieruchomo, wpatrzony w gwiazdy, posłyszałem u stóp wzgórza jakiś szmer. Stanąłem i podciągnąłem w górę pas noski, przygotowując się do ucieczki. Szelest nie ustawał. Cicho zszedłem w dół i położyłem się we wgłębieniu. Po pewnym czasie dostrzegłem pełznącą wolno obok wzgórza postać. Na pewno nie zielonka, a przemytnik, pomyślałem. Zielonki mają płaszcze koloru khaki, który w nocy jest jaśniejszy od twarzy. A poza tym, nie ma celu tak pełznąć z dala od granicy. Może to ktoś z naszych? Może znamy? Bełzający usiadł. Widziałem jego czarną, skuloną sylwetkę. Trochę później dostrzegłem na jego plecach szary prostokąt noski. Posłyszałem lekki jęk, jakby zduszone raptowne przekleństwo. A może to Józef? Nie wahałem się i zawołałem: Józef, to ty! Ciemna sylwetka gwałtownie się poruszyła. Chwilę panowało milczenie, a potem posłyszałem cichy głos: Kto tam? Chodź tu! O cholera! Zbliżyłem się do siedzącego na trawie człowieka. Pochyliłem się nad nim. Nieznajomy zapytał mnie: Kto ty? Ja? Władek, Józefa Trofidy kolega. Skąd idziesz? Od krasnych? Nie. Szliśmy z towarem w drogę. Trofida prowadził. Zielonki pognali nam kot w Olszynce. Posłyszałem zdumiony: Aha! To wy byli! Chodźmy, powiedziałem do przemytnika. Nie mogę, cholera, zwichnąłem nogę. To ci pomogę. Dobrze, weź moją nioskę. Zsunął z barków pasy noski i rzucił ją na łąkę. Chwilę milczał, a potem rzekł. Weź noskę i połóż na wzgórzu, rozumiesz? Swoją też. Inaczej nie ma jak? Później po nie pośle. Bądź pewny. Wszedłem na wzgórze i położyłem na jego wierzchołku obie noski. Potem wróciłem do przemytnika. Podołasz zanieść mnie do miasteczka? zapytał chrapliwie. Czemu nie? Można odpoczywać. Wziąłem go na plecy na barana i powoli szedłem przez pola w kierunku Rakowa. Przemytnik wskazywał mi drogę. W prawo, w lewo. Tak brnęliśmy naprzód w mroku nocy. Od czasu do czasu przemytnik syczał z bólu, szczególnie gdy się potykałem lub podrzucałem go wyżej na plecach. Doniosłem go do cmentarza. Tu wypoczęliśmy, a potem poniosłem go dalej. Była to długa droga, zmęczyłem się bardzo. Nareszcie wszedłem do jakiegoś zaułka, a potem na dziedziniec sporego domu. Tu opuściłem go na ziemię w pobliżu okna. On zapukał cicho w szybę. Wkrótce ze środka odezwał się niezadowolony kobiecy głos: Kto puka? Otwórz fela żywo! Zaraz zdążysz! Znaleźliśmy się w mieszkaniu. Była to duża, schludna izba, podzielona na dwie części przepierzeniem. Z prawej widziałem dwoje drzwi: jedne do kuchni, drugie do narożnego pokoju. Fela, siostra saszki weblina, zapaliła lampę i szczelnie zasłoniła okna firankami. Gdy przy świetle lampy spojrzałem na nią, stanąłem jak wryty, nie mogąc od niej oderwać oczu. Była to wysoka, smukła kobieta, lat 28. Na plecach wiły się w gęstych splotach czarne włosy. Włożyła tylko spódnicę, a na nogach miała domowe pantofle. Lecz nie krępowała się moją obecnością. Krzątała się po mieszkaniu i coś porządkowała. Twarz jej była urocza, pociągła. Matowo blada, regularna. Zdobiły ją duże, wyraziste oczy, ciemne brwi. I ślicznie ukształtowane usta. Szczególnie przykuły moją uwagę jej nagie ramiona i smukła szyja. Nie widziałem dotychczas piękniejszej kobiety, tak mi się wówczas zdawało. I faktycznie Fela Weblinówna była najładniejszą dziewczyną w miasteczku. Palili się do niej wszyscy tutajsi chłopcy, lecz prędko odstraszała ich swoimi drwinami i zimnym szyderczym spojrzeniem wspaniałych zielonych oczu. W których kryła się jakaś niezwykła siła, wabiąca i odpychająca. Patrzyło się w nie, jak w przepaść. Fela pomogła mi ułożyć na kanapie Saszkę i zaczęła nożecami rozprowadzć mu buty na prawej nodze. Stałem pochylony przy niej, śledziłem ruchy jej pełnych, kształtnych ramion, lśniących niezwykłym urokiem na gości. Nagle przerwała swoją pracę. Dostrzegła moje żarłoczne spojrzenie. I prawie krzyknęła. Czego się gapisz? Pomagaj. Stale kłopoty cholera, trzeba się powiesić. No, ty, uspokój się. Ze złym błyskiem oczu rzekł do niej Saszka, bo zaraz cię uspokoję. Fela rzuciła nożyce na kanapę i wyszła do narożnego pokoju. Po chwili wróciła, zapinając na piersi bluzkę. Twarz jej zmieniła się nie do poznania. Oczy zimno się skrzyły, wargi ciasno zwarły. Gdy zdjęliśmy but ze zwichniętej nogi Saszki, który z bólu pogryzł sobie do krwi wargi, powiedział do siostry. Skocz duchem po żywicę, żeby zaraz tu był. Jeśli żywicy nie znajdziesz w chałupie, to leć po mamuta. Ale na jednej nodze poszła. Fela coś mamrocząc wdziała palto i zarzuciła na głowę dużą ciepłą chustę. Trzasnąwszy drzwiami wyszła z mieszkania. Żmija psia krew. Burknął Saszka i zaczął oglądać nogę, która była zwichnięta w kostce i mocno spuchła. Saszka Weblin był najsłynniejszym przemytnikiem na pograniczu. Od Radoszkowic do Stołpców Był doskonałym przewodnikiem, bo znał dobrze granice i oba pogranicza. Lecz bali się go kupcy i większość przemytników. Obawiali się jego wielkiej, po prostu straceńczej odwagi. Która pchała go ku niezwykłym, często ryzykownym uczynkom. Miał wielu wrogów w miasteczku i na pograniczu, którzy, nienawidząc go, jednocześnie szanowali i podziwiali tego króla przemytników. Miał i kilku oddanych sobie przyjaciół, którzy pokochali go za odwagę, za szeroki gest, za rozrzutność i za fantazję. Najbliższym jego druhem był żywica, najsilniejszy mężczyzna na pograniczu. Stanowił zupełne przeciwieństwo Saszki i nieraz się dziwiłem, co mogło łączyć tych ludzi o tak sprzecznych charakterach. Saszka miał 35 lat, był wysoki i szczupły, chodził z lekka pochylony w przód, miał szare oczy, zawsze lekko zmrużony, a w nich czaiły się tak dziwne rzeczy, że lepiej było nie patrzeć w nie. Lubił żartować i często się śmiał lecz robił to tylko mimiką twarzy oczy były zawsze zimne uśmiech wyglądał jak grymas saszka zarabiał nieraz duże pieniądze lecz z taką zapamiętałością je rozrzucał że wkrótce znów nic nie miał nikt tak nie grał w karty jak on nikt nie rzucał tyle pieniędzy kobietom nikt tyle nie przepijał gdy pozostałem sam na sam z saszką ten Patrząc na spuchniętą nogę, długo milczał i czemuś się uśmiechał. A potem rzekł: Nasza fortuna kołem się toczy. To trzaśnie w mordę, to plunie w oczy. Tak, potwierdziłem jego słowa. To kowi pognali kota w Olszynce? zapytał po chwili. Jemu. Ilu was było dziesięciu? Jedenastu. Pokiwał głową. No, no. Czy wszyscy wrócą? Masałki gęsto rąbali. Ktoś do nich walił też. Podniósł na mnie oczy. Ktoś rąbał do nich z kopyta, mówisz, tak. To i dobrze. Bo za dużo śmiałości mają. Zapomnieliby, że granica jest i że my fartujemy. Polowaliby jak na zające. Nie zupełnie go rozumiałem. Wkrótce wróciła fela, a w ślad za nią wszedł pośpiesznie do mieszkania tęgi mężczyzna. Lat trzydziestu. Ten Żyznę jego krył czarny garnitur, lecz wyczuwało się pod ubraniem stalowe muskuły. Był to słynny przemytnik Żywica, który brał na granicę nieraz po Mamut był równie bardzo silny, lecz był niezgrabny. A Żywica, przy masywnej budowie, był bardzo zwinny. Opowiedziano mi kiedyś o nim taką historię. Pewnego razu Żywica założył się po pijanemu z Jurlinem dość zamożnym maszynistą przemytników, że przeniesie jego konia z ulicy Wileńskiej do mieszkania swojej matki przy ulicy Mińskiej. Jeśli konia przeniesie, to zostanie jego własnością. Gdyby nie przeniósł, przegrywa do Jurlina pięćdziesiąt rubli w złocie. Koniowi związano tylne i przednie nogi. Żywica wlazł pod spód i uniósł go w górę. Z lekka pochylony, przytrzymując liny, którymi były związane nogi konia, szedł powoli ulicą. Przebył większą część wyznaczonej mu trasy, lecz na rynku koń niespodziewanie mu się szarpnął i oboje runęli na ziemię. Żywica przegrał zakład, choć mógłby go wygrać. Łamanie potków i srebrnych rubli było dla niego zabawką. Tego właśnie człowieka zobaczyłem przed sobą. Miał łagodną twarz, z której wesoło i życzliwie patrzyły dobre dziecięce oczy spod szerokich gęstych brwi miał bardzo piękny uśmiech gdy uśmiech ten zjawiał się na jego twarzy trudno było nie odpowiedzieć mu uśmiechem spostrzegłem że z trudem wypowiada swoje myśli i przypomniałem sobie mamuta który prawie wcale nie mówił tylko gestykulował żywica zbliżył się do kanapy na której leżał saszka i z widocznym niepokojem zapytał go prawie szeptem no i co co ci jest, a? Nic, zwichnąłem sobie nogę. Był szocher, dawałem gwinta. Wolszynce masałki się napotoczyli. Narobili haju jak cholera. Urwałem i wykopertnąłem się przez pień. Ten mnie przytachał do chaty. Nie wiem, jak sam bym przylastuł. Saszka wskazał mnie ruchem głowy. Żywica błysnął wesoło oczami, ścisnął mi ramię w łokciu, tak że aż zabolało i skinął głową. To morowo, tak to rozumiem. Później Saszka rzekł do Żywicy: Idź, zabierz noski. Dwie noski, jego i moja. Pójdziesz na kapitańską mogiłę. Tam leżą na wierzchu, na ziemi. Przytabałujesz tu? Dobra jest, zaraz. Żywica porwał się z miejsca i poszedł ku drzwiom. Weź komin, rzekł Saszka. Może ktoś się napatoczy? Żywica chwilę stał przy progu, namyślając się. Potem machnął dłonią, pokazał w uśmiechu zęby i powiedział nie napatoczy się. Po godzinie żywica wrócił. Przyniósł obie noski. Dźwigał je bez wysiłku. Twarz miał spoconą, bo bardzo się śpieszył. Zostawił noski u progu i usiadł ostrożnie na kanapie obok Saszki. Feli nie było w pokoju. Gdy przyszedł żywica, Saszka kazał jej iść spać. Żywica przez pewien czas patrzył mi w twarz, a potem zapytał: Ty czyj? Józefa Trofidy, ze swobódki, kolega odparł za mnie Saszka. Widać, też złoty chłopak. No i klawo rzekł Żywica, uderzając mnie dłonią po kolanie. Zrób coś poszamać rzekł Saszka do Żywicy. Wódka, chleb, kiełbasa w szafie, ogórki w miejsce na półce. Z nogą załatwimy rano Fela zawoła Felczera. pocierpie. Już mnie i tak nie boli. Żywica poustawiał na stole szklanki i talerze, a potem przenieśliśmy stół i ustawiliśmy go obok kanapy. Wypiliśmy we trójkę cztery flaszki wódki. Potem Saszka zapytał mnie: Co chcesz zrobić z noską? Oddam Józefowi to cudzy towar. Towar twój teraz rzekł Saszka dobitnie to nie agranda nikt nie odda chyba głupi. To twój fart, rozumiesz? Żyda cholera nie weźmie. Raz, dwa i się odkuje. A ty? rozdmuchasz no trochę kadzidło. poniał? Ja zapytam Józefa. Dobrze, zapytaj. A noskę możesz zostawić u mnie. Ja pchnę za granicę. Jeszcze na tym zarobisz. Jutro mi powiedz. Ja waszego kupca znam dobrze. To Żminda. Jego szczęście, że z trofidą pracuje. Grube tysiące zarobił. Kiedyś, dwa lata temu, szlamabergier szmatami i butelkami handlował, a teraz szlamabergier, grojse kupiec, w Wilnie sklepy otwiera i kamienice kupuje. Zamilkł. Długo patrzył zamyślony w kąt pokoju, potem rzekł. No, to idź sobie, a jutro mi powiedz, chcę, żebyś więcej zarobił. Pożegnałem Saszkę i żywicę i poszedłem do domu. Józek nie spał jeszcze. Gdy zapukałem do drzwi mieszkania, w którym dostrzegłem paląco się za okiennicami światło, kolega sam odemknął mi drzwi i z radością omal nie udusił w objęciach. To klawo, braciszku! A ja już myślałem, że cholera wie co. Dwie godziny po pograniczu się szwendałem i ciebie szukałem. Omal nie wpadłem, a ty sam. No gadaj, jak tam było? Gdy opowiedziałem mu szczegółowo o swym błąkaniu się po lasach i o spotkaniu na pograniczu z Saszką, jak również o wszystkim, co dalej nastąpiło, Józef się zamyślił. Po chwili rzekł. Wiesz, bracie, to klawi chłopcy i dobrześ zrobił, że mu pomogłeś. Ale z Saszką się nie zadawaj, bo to narwaniec. Z nim nie jeden zginął. To nie dla ciebie kampania. Tak? On wcale nie zapraszał mnie razem robić. No i klawo. A z towarem to ci się dobrze trafiło. Niech sprzeda za granicą. Bo jeśli tu pójdzie na blat, to mało dostaniesz. Saszka weźmie pięć razy tyle. On chce ci dopomóc. Widzi, że chłopak jak się należy. No i tego. To jutro ja tam pójdę. Dobrze. Ja myślałem, że towar trzeba oddać. Józek się uśmiechnął i powiedział to samo, co usłyszałem niedawno od Saszki. To nie agranda. Bergiera diabli nie wezmą. Za dwie partie odrobi wszystko. A my się odkujemy trochę. Paru chłopaków rzuciło noski naprawdę. Może wypijesz? Nie, piłem u Saszki razem z żywicą. Po chwili Józef zapytał mnie z uśmiechem. Widziałeś Felę? Widziałem. No i jak ci się spodobała? Ładna. Bardzo ładna. Tak, ta. Dziewka malowanie, ale wredna cholera. Jak tam pójdziesz, to się nie zadusz w niej. Ona lubi chłopcom głowę zawracać. Na mnie nawet nie patrzyła. Ona na nikogo nie patrzy, bo oczy ma paskudne. Oszalejesz, jak w nie spojrzysz. Trofida westchnął i zamilkł. Może i on się w niej podkochiwał. Gdy poszedłem spać, długo nie mogłem zasnąć. Przed oczami przepływały mi różne obrazy i postacie. Widziałem to siedem pięknych gwiazd konstelacji wielkiej niedźwiedzicy. To komiczną twarz i oska gęsiarza. To śpiewającego słowika, to żartującego lorda, to grającego na harmonii Antoniego, to Saszkę, to żywice. Wreszcie wszystko przysłoniła mi Fela. Miała śliczne, nagie ramiona, wspaniałą, dumną twarz, krucze włosy, i tak ślicznie do mnie się uśmiechała. Nazajutrz po śniadaniu udałem się do Saszki. Zastałem go leżącego na kanapie. Nogę miał obandażowaną. Jak zdrowie? zapytałem go. Dobrze, był felczer, opatrzył mi nogę. Za parę dni można będzie chodzić no to doskonale. No jak z tym towarem? Mnie wszystko jedno. Józef mówił, że ty najlepiej opylisz ale nie chcę dodawać ci pracy. Jaka tam praca? Razem z moim towarem, opyle. Zaczekam tydzień, a może ci zaraz sarmak potrzebny. Mam trochę forsy, dla mnie wystarczy. To i klawo. Do pokoju weszła fela. Była w ładnej sukience granatowego koloru i lakierowanych pantofelkach. Przywitałem się z nią. Zauważyłem, że ma zielone oczy. Zaczęła porządkować stół. Z przyjemnością patrzyłem na jej zgrabne ruchy. Parę razy z ukosa spojrzała na mnie. Po pewnym czasie Saszka zwrócił się do siostry. Pójdziesz do kościoła? A jakże? Pójdę. Sama? A z kim? Oto koleżka cię odprowadzi. Pójdziesz z felą? zapytał mnie Saszka. Trochę się spaszyłem i rzekłem pośpiesznie. Owszem, pójdę chętnie. Wkrótce wyszedłem wraz z felą z mieszkania. Dzień był piękny. Ulicami w kierunku kościoła ciągnęło sporo ludzi. Przeważnie młodzież. Nie wiedziałem o czym rozmawiać z Felą, więc szliśmy w milczeniu. W pobliżu kościoła miało nas sporo odświętnie ubranych ludzi. Prawie każdy witał moją towarzyszkę. Uszanowanie pannie Felicji. Dzień dobry, Panno Felciu! W pobliżu kościoła spostrzegłem grupę składającą się z pięciu mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Był z nimi Alfred Alinczuk którego widziałem w sadzie trofidy wraz z Helą. Zrozumiałem w lot, że to są bracia alinczuki. Byli ubrani z mieszczańskim, pretensjonalnym szykiem, lakierki lub polakierowane buty, kolorowe garnitury, jaskrawe krawaty, cyklistówki, kapelusze. I wszyscy w rękach mieli szpicruty. Gdy Alfred alinczuk dostrzegł mnie idącego wraz z siostrą Saszki. Wysunął się naprzód i twarz jego przybrała zaczepny, złośliwy wyraz. Gdy zbliżyliśmy się bardziej, osłodził ją maślany, sztuczny uśmiech. Ukłonił się, jak wówczas Heli, naraz, kapeluszem, szpicrutą i ruchem głowy. Panie Felci, moje uszanowanie. Fela skinęła mu głową i rzekła życzliwie. Uszanowanie panu. Potem zwróciła się do mnie. Ja pójdę sama. Możecie zaczekać, jeśli macie czas i chęć. A jak nie, to do widzenia. Ja zaczekam. Dobrze. Poszła do kościoła, a ja zacząłem się przechadzać w pobliżu. Na stopniach kościoła umieściły się malownicze grupy dziewcząt w kolorowych sukienkach. Chłopaki, napuszeni jak pawie, defilowali po kilku i pojedynczo przed gankiem kościoła. Niby, nie zwracając uwagi na dziewczęta, Lecz ustawicznie zerkając ku nim ukradkiem. Ktoś pociągnął mnie za rękaw. Zobaczyłem lorda, uścisnął mi dłoń. Co tu robisz? Zapytał mnie. Czekam na falę weblinówną. O, to ty znasz ją? Tak. No, no. Morowasz, mi ram. Potem wskazał głową, zgrupowane na stopniach kościoła dziewczęta i rzekł. Cały przetak bab się zebrał, wszelkiego koloru i kalibru, na każdy gust, do wyboru. Oddalił się, skubiąc angielskiego wąsika. Zacząłem się przechadzać po dziedzińcu, zerkając co chwila ku drzwiom kościoła i oczekując na wyjście feli. W pewnym momencie znalazłem się w pobliżu grupy braci Alinczuków. Alfred stanął mi na drodze i ściągając wąskie brwi, patrzył mi w oczy. Chciałem odsunąć go na bok i przejść, lecz on powiedział: Ty przyprowadziłeś fale? Ja. A co ci do tego? No to dybaj do chałupy. Czemu to? Ja ją odprowadzę. To jak ona zechce, odpowiedziałem. Alinczuk pochylił ku mnie zaczerwienioną twarz i syknął: Nie skacz smyku, bo cię osadzę, frajerze. No to spróbuj. Zrobiłem krok w tył. Bracia Alinczuki powyciągali ręce z kieszeni. W tym momencie jeden z Alinczuków zatoczył się, odepchnięty na bok i przed Alfredem stanął szczur. Zbliżył swoją twarz ku jego twarzy i zaczepnie gwizdał mu w nos, mrużąc oczy. Alfred się cofnął, zaciskając pięści, a szczur powiedział wolno, cedząc wyrazy przez zęby. Ty, szpanioga... Czego tak się rozbijasz? Mądrze, rozległ się głos Lorda, który zbliżał się ku nam. Widzisz go, Zuch, ironicznie rzekł szczur, wskazując ruchem głowy na Alfreda. Zuch, na jednego we dwóch, a przeciw Zucha zdechła mucha, odezwał się Lord. Po chwili dodał. Uważaj szczur, żeby ciebie nie naleli, patrz pięciu takich żygantów. Mam ich tam, gdzie kura ma jajko. Wszystkich pięciu. Są mocni, ale w pysku. No nie gadaj. Jeśli Fredek nie zuch, to świnia nie piękność. To groźny zadziora. Mhm, co krowom ogony zadzierał. Około nas zaczęli zbierać się gapie. Rozległy się wybuchy śmiechu. A linczuki wyszli z ogrodzenia na ulicę. Bali się robić awanturę, bo wiedzieli, że szczur nie będzie się bił na pięści, a ma w pogotowiu nóż. A szczur, jak uprzykrzona mucha, trzymając ręce w kieszeniach i chybocząc biodrami krążył w pobliżu. Lord spacerował ze mną. Ty uważaj na Alinczuków, a najwięcej na Alfreda. To są dranie. On do felki się pali. Chciał ciebie odstraszyć. Ty kup sobie zadrę, bo różnie może być. Nazajutrz, idąc za radą lorda, kupiłem sobie duży sprężynowiec. Józef wyostrzył mi go, jak brzytew, że golił włosy na ramieniu. Gdy Fela wyszła z kościoła, wraz z lordem, odprowadziłem ją do domu. Zaprosiła nas do mieszkania. Saszka był sam i widocznie się nudził. Zaproponował nam grę w tysiąca, po pięć rubli za partię. Graliśmy w karty do zmierzchu. Potem pożegnałem Saszkę i wraz z Lordem wyszedłem z mieszkania. Fela nie wyszła ze swojego pokoju, aby nas pożegnać. Gdy opuściliśmy mieszkanie Saszki, zaczął padać deszcz i zerwał się wiatr. Cholera, psi czas, rzekł Lord. Ta pogoda podła. Powolnie brnęliśmy wąskim załukiem. Nogi grzęzły w błocie. Lord się zatrzymał i zapytał mnie: A może pójdziesz do kaliszanek? A co to za jedno? Wesołe dziewczynki, nogami na życie zarabiają. Tu parę kroków, chodź. Na brzegu miasteczka zbliżyliśmy się do wolno stojącego domu. Lord zapukał w okiennice. Ze środka odezwał się wesoły głos: A kto tam? Ja. Jego ekscelencja hrabia Bolesław z przyjacielem. Aha, zaraz. Po chwili weszliśmy do izby. Była dość czysta. Na ścianach wisiało mnóstwo obrazów i oleodruków. W jednym rogu izby był duży stół, zasłany niebieską ceratą. – Franka, niech żyje! – krzyknął Lord. Chwycił w pół dziewczynę, która wprowadziła nas do mieszkania i uniosł ją w górę. Tak prędko okręcał się po izbie, że fikała nogami w powietrzu. – Pójdźże, wariacie, bo w łeb trzasnę! – krzyczała dziewczyna. Zobaczyłem siedzącego za stołem bolka kometę. Lord również go dostrzegł, więc szeroko rozłożył ręce i rzekł do mnie. Uważaj, Władku, w niebie jesteśmy. Wskazał ręką na starszą tęgą kobietę i powiedział, słońce. Potem, wskazując kolejno trzy znajdujące się w izbie dziewczyny, powiedział, gwiazdy. Wreszcie wskazał na przemytnika i rzekł, a to kometa. Wszystko w komplecie. Zuzia Kaliszanka, gospodyni mieszkania szykowała kolację. Postawiła na stole miskę gotowanych kartofli, które porowały aż pod sufit i dużą misę zsiadłego mleka. Zsiadłe mleko z kartoflami to taka pychota, rzekł lord, całując koniuszki palców. Co ty na to kometa? Mhm, mm odezwał się przemytnik, który jak spostrzegłem, był już pijany. Zuziu najsłodsza, zwrócił się lord do gospodyni. Żeby tak. Kapuchnę wodziuchny. Aha, zaraz, odezwała się kobieta. -Żeby mnie potem grandy narobili. Chyba nas zna, szaniele, rzekł słodko lord. Właśnie, że znam, dlatego nie dam. Lecz pani Zuzia niedługo się opierała i wkrótce przyniosła flaszkę wódki. Kometa się ożywił i odzyskał mowę. Mówię i powiadam, chłopaki. Że nie ma porządku na świecie, rzekł chrapliwie. Cholera wie, gdzie wszystko się pochowało. Aj wypić, aj się zabawić. Na, na nawet niego nie ma. Nie, tam obejdzie się w takim towarzystwie. Lord mrugnął ku kobietom i nie sprzykrzy się i bez muzyki. Zuzanna Kaliszanka od kilkunastu lat trudniła się zawodowo handlem miłością. Jej trzy córki również poszły tą drogą. Gdy patrzyłem na te cztery kobiety, to doznawałem dziwnego wrażenia. Nie mogłem uwierzyć, że to jedna rodzina, matka i córki. Młodsza córka Olesia była pulchną blondynką, średnia, franka, miała rude włosy i była prawie tak tęga i wysoka jak matka. A matka ich była rosłą, tęgą brunetką. Nie bacząc na starszy wiek, Zuzia ja dobrze się jeszcze trzymała i pracowała na równi z córkami. U niektórych stałych gości cieszyła się nawet większym wzięciem niż córki, bo była mistrzynią w sztuce miłosnej. Tę noc przespałem u kaliszanek z Olesią. Spodobała mi się bardzo. Jest w niej pełne podobieństwo do siostry Trofidy Heli. Bolek Kometa ulotnił się z mieszkania, jak tylko wypiliśmy wszystką wódkę. To moczy morda, rzekł lord, za wódką na koniec świata pójdzie. Jesień. Złoto wisi na drzewach, złoto fruwa w powietrzu, złoto szeleści pod nogami. Morze złota wokoło. Chodzimy po złotych kobiercach, i sezon ten, gdy głuche jesienne noce na długo otulają ziemię, również nazywa się złotym. Granica w reżyciem. Partia za partią, noc w noc idą za granicę. Przemytnicy pracują wściekle. Ledwie starcza im czasu na przepicie zarobionych pieniędzy. Prawie nie widzimy światła dziennego, bo we dnie wysypiamy się po trudach długich nocy. Ja wychudłem i szczerniałem. Trofida też. Lecz jestem o wiele zdrowszy i silniejszy niż wtedy, gdy po raz pierwszy znalazłem się na granicy. Teraz dla mnie przebycie 30 kilometrów drogi w nocy po manowcach z 30-40 funtową noską na plecach jest bagatelką. Byłem już 11 razy za granicą. Kilkakrotnie ostrzelano nas. Gdy po raz pierwszy posłyszałem w ciemności gwizd kul w powietrzu, zrobiło mi się wesoło. Wiedziałem, że trafić mnie po nocy trudno. Zresztą nie dbałem o siebie wcale. Gdy wyruszyliśmy w drogę, w kilku lub kilkunastu, zapadaliśmy w mrok, to zdawało mi się, że idziemy zanurzeni w wodzie. Jak żeglarzom, groziły nam różne niebezpieczeństwa, lecz sprytnie wymijaliśmy je i docieraliśmy do przystani. Gdyby zrzucić w głuchą, jesienną noc z granicy welon mroku, zobaczylibyśmy na dłuższym odcinku ciągnące ku granicy partie przemytników. Idą po trzech, po pięciu, a nawet po dziesięciu i kilkunastu. Większe partie prowadzą doskonale znający granicę i pogranicze maszyniści. Małe partie chodzą przeważnie na swoją rękę. Idą nawet kobiety po kilka naraz, aby za złoto i srebro i dolary kupić w Polsce towary, które można sprzedać ze sporym zyskiem w Sowietach. Są i partie uzbrojone, lecz ich bardzo mało. Przemetnicy broni nie noszą, a jeśli ktoś z nich bierze ze sobą komin, to w razie zatrzymania, jeśli widzi, że ma do czynienia z hamami, których adriezów przemytnicy najbardziej się boją, to odrzuca broń od siebie. Z bronią chodzą alinczuki, saszka i jeszcze niektórzy przemytnicy, mający ku temu bardzo ważne powody. Po zdjęciu osłony mroku z pogranicza zobaczylibyśmy rekinów granicy. Chłopów z atriezami, karabinami, rewolwerami, siekierami, widłami i drągami, czyhających na zdobycz. Zobaczylibyśmy czasem i bandę dywersyjną, złożoną z kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, uzbrojonych w rewolwery, karabiny, a nawet i karabiny maszynowe. Zobaczylibyśmy i skamiejeczników, przymycających kradzione konie z Polski do Sowietów, a z Sowietów do Polski. Zobaczylibyśmy wreszcie niezwykłą postać. Człowieka, który samotnie przemierza pogranicze i przekracza granicę. Często idzie najniebezpieczniejszymi drogami, kroczy z rewolwerami w rękach, z granatami za pasem, ze sztyletem u boku. To szpieg. Stary, wytrawny, cudem ocalały z dziesiątków zajść. Zdecydowany, jak diabeł, szalenie śmiały korsarz granicy. Obawiają się go wszyscy, i przemytnicy, i strażnicy, i agenci wszelkich instytucji wywiadu, kontrwywiadu, i chłopi. Złapać przemytnika, wymarzona gratka, ale wleźć na takiego szatana, najstraszniejsza rzecz. Zobaczylibyśmy i wiele innych ciekawych rzeczy. O niektórych z nich opowiem dalej. Od pewnego czasu zaprzyjaźniłem się bardzo z Pietrkiem Filozofem. Jest to młody chłopiec, lat dziewiętnaście. Ma takie niezwykłe oczy. Uważne i poważne. Nie widziałem nigdy, aby Pietrek pił wódkę. Lub hulał z chłopcami w miasteczku. Owszem, i on pił. Lecz robił to na rozgrzewkę lub dla humoru, a nie dla zabawy. Nie żartował. Prawie zawsze milczał, nie biorąc udziału w ogólnych rozmowach. Gdy go o coś pytano. Odpowiadał wyczerpująco i bardzo poważnie. Zauważyłem, że nawet w drogę zabiera ze sobą książki, które czyta, gdy ma czas po temu. Julek, wariat, zawsze się trzymał w pobliżu Pietrka i często o czymś rozmawiali. Słyszałem od chłopaków, że Pietrek jest wykształcony i że na pograniczu osiadł w roku 1920, gdy w czasie ofensywy bolszewików na Warszawę zgubił ojca i matkę. Mieszkał wraz z Julkiem Wariatem u pewnego emigranta, Murzańskiego, który tanio i dobrze reperował zegarki, a którego uważano za bzika. Opowiem trochę obszerniej o początku mojej przyjaźni z pietrkiem Filozofem. Wspomniałem już o tym, jak mi Józek Trofida pokazał na niebie siedem gwiazd, które kilka razy dopomogły mi odnaleźć drogę za granicę. Przywiązałem się bardzo do nich i zawsze, gdy niebo było bez chmur, Patrzyłem na nie i było mi tak wesoło, jakbym patrzył w oczy najlepszego druha. Gdy niebo przysłaniały chmury, odczuwałem smutek. Pewnego razu, w piękną, cichą noc, gdy niebo skrzyło się gwiazdami, zwróciłem się do wańki bolszewika, który wypoczywał w pobliżu mnie, oparty o rzuconą w trawę nockę. Wskazałem mu dokładnie tamte siedem gwiazd. Gdy wreszcie zrozumiał, o które gwiazdy mi chodzi, to zapytał. No, widzę je. Więc co z tego? Co one przypominają ci swym wyglądem? Bolszewik dłuższy czas milczał, patrząc przymrożonymi oczami na niebo. Potem wydał warki i rzekł Gęś, tłustą gęś z długą szyją. To mnie obraziło. Nagle spostrzegłem, że ma brzydko starczące uszy. Długi, sinawy nos, grube wargi, i że jest głupi. Poczułem do niego odrazę i wstręt fizyczny. Nie rozmawiałem z nim więcej. Innego razu zadałem to pytanie Felkowi Marudzie. Długo nie mógł się zorientować, o które gwiazdy mi chodzi, a gdy wreszcie zrozumiał, rzekł: Widzę! Tamten o Rondel! tak mnie rozgniewał. Jemu zawsze tylko rondle z żarciem na myśli. Zresztą, czy można pytać o gwiazdy ludzi, którzy nigdy na niebo nie patrzą i poza wódką i żarciem nic innego nie widzą? Przez dłuższy czas miałem chętkę zapytać o te gwiazdy Pietrka Filozofa, który imponował mi swym wyglądem i powagą. Pewnego razu znalazłem dobrą sposobność ku temu i zwróciłem się do niego z pytaniem. Pietrek Wlot zrozumiał mnie i odpowiedział: Te gwiazdy mają wspólną nazwę, nazwę konstelacji. Nazywają się Wielki Wóz. Wielki Wóz powtórzyłem radośnie. Tak, jest jeszcze jedna nazwa łacińska. Ursa Major. Tego nie rozumiem. To znaczy Wielka Niedźwiedzica. I to jest właściwą nazwą konstelacji. Wielka Niedźwiedzica. Wielka Niedźwiedzica. Jak ludzie uczeni mogli dać jej tak śliczne imię? Wielka Niedźwiedzica. Powtarzałem zachwycony. Pan się interesuje gwiazdami, zapytał mnie Pietrek. Mogę pożyczyć panu kosmografię. Tam przeczyta pan wiele ciekawego o gwiazdach. Nie, nie trzeba odrzekłem. Mnie tylko tamte gwiazdy zaciekawiły. Od tego czasu zaprzyjaźniłem się z Pietrkiem filozofem. I jego nieodłącznym kompanem, Julkiem Wariatem. Siedzimy na melinie w stodole u bombiny. Jesteśmy po obiedzie. Jedzenie nas rozgrzało, a wódka podnieciła. Palimy papierosy. Nagle się odzywa Julek Wariat. I mówi pełnym zachwytu głosem: Wiecie, chłopaki? Czytałem ja wczoraj jeden kawałek o orlańskiej dziewicy. To chłopaki baba. To baba. No, i cóż tam ta ormiańska dziewica? Zainteresował się Wańka Bolszewik. Zdrowo się puszczała? Do rozmowy wtrącił się Pietrek Filozof, przychodząc z pomocą przyjacielowi, którego pytanie Wańki po prostu oszołomiło. Wcale się nie puszczała, bo jak widać z samego imienia, była dziewicą, a nazywała się nie ormiańską, a orleańską dziewicą, od nazwy miasta Orleanu we Francji. Wojtka bolszewik pokiwał powątpiewająco głową i rzekł: No, no, tu coś nie tak. Kto ją tam badał? A jeśli była dziewicą, to czemu całym miastem nazwana? Wówczas Julek Wariat zaczyna opowiadać historię o Joannie Dark. Zapala się coraz bardziej, gestykuluje, plącze się. Wreszcie dochodzi do tego, jak spalono ją na stosie. Tu Pijany przemytnik nie wytrzymał i nagle zapłakał. Nikt nie spodziewał się tego. Chwilę milczeliśmy, patrząc na płaczącego chłopca. Potem posłyszałem, jak Wańka Bolszewik parstnął krótko, jakby pytająco. Tego było dość, aby pobudzić nas wszystkich do wybuchu szalonego śmiechu. Julek przestał płakać, zbladł. Szeroko otwartymi oczami, w których lśniły łzy, patrzył na nas. Potem wstał z miejsca i powiedział: Wiecie co? Wiecie co? Ja wam tego nie mówiłem, ale myślałem, tak, a teraz wam powiem: jesteście chamy, 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 bo z tego śmiać się nie można. Tak, chamy jesteście. Tylko Pietrek, taki sam fioł jak i ty, spokojnie odezwał się szczur, przesuwając ruchem warg w drugi kąt ust papierosa. Mądrze, potwierdził jego zdanie lord. Mnie zrobiło się wstyd, bo i ja się śmiałem z Julka. Potem zacząłem bardziej uważać na siebie, aby go czymś nie urazić. Wieczorem przychodzi do stodołu Józef i zwraca się do mnie. Chodź, Władku, bo możesz bandaże dla noszyc robić. I jest towar z trzech partii. Lowka i bombina nie nadążą. Zarobisz tak, jakbyś z partią szedł. Po chwili namysłu wstaję i wychodzę wraz z Józefem ze stodoły. Kierujemy się ścieżką obok sadu. Z dala widzę sporą chałupę. Wokoło panuje czystość i porządek. Gdy wychodzimy ze stodoły, bolszewik krzyknął. Pozdrowienia dla Bombiny! Powodzenia! Trzasnął w dłonie i znacząco kaszlnął. Bombina spotkała nas w sieni. Zaraz wróciła do mieszkania i z przesadną żywością zaczęła mówić do mnie. Tyle roboty, a nie ma komu pomóc. Józef doradził mi, żeby wziąć pana do galopu. Józef uśmiecha się kącikiem warg. Łapie ten uśmiech i robi mi się wstyd. Zrozumiałem, że wszyscy kłamią, a Bombina dalej trzepie językiem. Pan mi nie odmówi. To łatwa praca. Bandaże dla noszyc robimy. Tyle się tego zebrało. No nie można już towaru przyjmować. Owszem, ja pomogę. Nie wiem tylko, czy potrafią to robić. Nic trudnego zobaczy pan. Z dużej izby wchodzimy do małego narożnego pokoiku. Jedyne okno jest osłonięte dużą kobiecą chustką. Nad długim stołem pali się zawieszona u pułapu lampa i przy jej świetle widzę pochylonego nad stołem żydalowkę. Wokoło niego leżą stosy różnych rzeczy. Pończochy, szelki, rękawiczki. Grzebienie, brzytwy, maszynki do dostrzeżenia, paski, chrom, giemza, lakier. Przy naszym wejściu Żyd się prostuje i zaciera chude dłonie. Już ja mam tego dość. Niech cholera wszystko bierze. Co ja mam z tego? Głupi procent? Pogardliwie sapnął nosem i znów pochylił się nad stołem. Józef również wziął się do roboty. Bombina zaczęła uczyć mnie ładować bandaże. Dotykała dłońmi moich rąk. Opierała się o moje ramię piersią. Czułem na twarzy muśnięcie jej włosów i mało rozumiałem, co do mnie mówi. Spostrzegła to, uśmiechnęła się i rzekła. Niech pan na razie układa pończochy, tuzinami, paczki, więcej nic. Później pan się w tym połapie. Wkrótce Józef zaczął się zbierać w drogę. Lowa napisał i dał mu ksiwę dla kupca. Józef pożegnał bombinę i lowkę a potem zwrócił się do mnie. Chodź na chwilę. Wyszedłem z nim na podwórze. Józef zaczął mówić po cichu. To bombina prosiła, żebym ciebie zostawił. Niby do pomocy. Rozumiesz? Jeśli ci się nie bardzo chce zostać tu, to możesz iść z nami z powrotem. Jak chcesz. Ale razem zostać. Jest dla kogo? Nie pożałujesz. Więc jakże to? A tak. Czy ty nie rozumiesz? Stary byk, 23 lata na garbie, a łamie się jak piętnastówka. Tylko się nie zblamuj. Co? Co? Rzekłem zdumiony. Nic, nic. Odparł Józek i zniknął w ciemnościach. Po odejściu Józefa zrobiło mi się smutno. Spojrzałem ku północnej stronie nieba, gdzie niegdzie, z wyrw pomiędzy chmurami, wyzierały ciekawie gwiazdy. Wielkiej niedźwiedzicy nie mogłem dostrzec. Długo stałem nieruchomo, słuchając dalekiego szczekania psów i patrząc na mrugające z dala światła w oknach domostw. Posłyszałem z pobliskiej wsi wściekłe ujadanie psów. Nasi poszli, pomyślałem. Zerwał się chłodny wschodni wiatr. Zrobiło się ciemno. Pośpiesznie wróciłem do mieszkania. Gdzie pan chodził? Zwróciła się do mnie bombina. Odprowadziłem Józefa. Jego nie trzeba odprowadzać. On wszędzie trafi sam. Pewnie obmawialiście mnie. Nic podobnego. Ona zmrużyła oczy i szturchnęła mnie łokciem w bok. Już ja wiem. Znam was. Słyszałam o czym sami rozmawiacie. Ale mniejsza o to. Mnie nie ubędzie od tego. Pracowaliśmy intensywnie do godziny dziesiątej. Potem bombina poszła szykować dla nas kolację. Prócz nas na czarnej połowie domu krzątała się zupełnie głucha dziewka i parobek, pracowity, milczący daleki krewny bombiny. Oboje pracowali przy gospodarstwie, a bombina załatwiała wszystko z przemytem. Gdy pozostałem w pokoju sam na sam z Lowką, nie odzywając się do siebie w dalszym ciągu, pakowaliśmy bandaże. Bandarze są to paski dla dziewcząt, które noszą towar z punktu do miasta. Stanowią coś w rodzaju olbrzymich podwójnych kamizel, sięgających od piersi aż do uda. Są to podwójne płócienne worki, których wolną przestrzeń wypełnia się towarem. Noszyca wkłada na siebie taką kamizelę z towarem, ważącą od 20 do 30 funtów, i umocowuje ją paskami na barkach. Na bandaże wkłada kożuch i wyrusza w drogę. Bocznymi ścieżkami i drogami idzie sama lub w towarzystwie koleżanek do miasta. Taka noszyca robi dziennie 2, 3 a nawet cztery kursy, zarabiając od 5 do 20 rubli w złocie. Bombina miała 7 noszyc, które działały sprawnie i nigdy nie wpadały, bo znały doskonale teren. Ułatwiały ich pracę znajdujące się w pobliżu lasy, dając im osłonę i schronisko. Droga była tak pewna, że dziewczyny chodziły nie tylko wieczorami, ale i w nocy, na we dnie. Bombina zawołała mnie i lował na kolację. Skończyliśmy robotę i wyszli do dużej izby, gdzie zobaczyłem nakryty lśniącym śnieżnie obrusem duży stół. Kolacja była obfita, lecz niewybredna. Była wódka, zaprawiona jakimś sokiem. Lowka jadła mało i niechętnie. Siedział zamyślony i widocznie coś w pamięci obliczał. Wykrzywiał twarz, marszczył czoło, poruszał palcami rąk. Gdy patrzyłem na jego miny, miałem chęć parsknąć śmiechem. Ten człowiek nic nie widział i nie słyszał. Był całkowicie pochłonięty interesami, robieniem pieniędzy. Bombina zachęcała mnie do jedzenia, raz po raz nalewała wódki. Początkowo piłem wstrzemięźliwie, później się rozwasaliłem i zacząłem jeść i pić nie krępując się wcale. W pewnym momencie poczułem, że Bombina, siedząc na końcu stołu, położyła mi nogę na kolana. Wsadziłem rękę pod stół i zacząłem głaskać jej jędrną łydkę. Spróbowałem sięgnąć wyżej, za kolano, lecz było niewygodnie. Bombina się zaczerwieniła. Błyskała oczami, pokazywała w uśmiechu śliczne zęby i wesoło się śmiała. Mrugała do mnie i wskazując ruchem brwi na lowkę, pokazała mi język. To pobudziło mnie do wybuchu śmiechu. Zamyślony Żyd się ocknął i powiedział do bombiny: Ja już sobie pójdę, ja chcę spać. Dobrze, dobrze. Bombina żywo opuściła miejsce. Wzięła z parapetu kieszenkową latarkę i wyszła wraz z Lową z izby. Poprowadziła go na drugą połowę domu, gdzie miał pościel w bokówce. Wkrótce wróciła. Zamknęła drzwi od sieni na grubą żelazną zasuwę. Potem odsunęła zasłonę zakrywającą stojącą w rogu izby łóżko. Poprawiła na nim poduszki, odrzuciła na bok kołdrę i zaczęła zdejmować z siebie sweter. Popatrzyłem na nią. No chodź, po raz pierwszy rzekła do mnie laty. Zgasić lampę? Nie, nie trzeba, ja później zgaszę. Kobieta była wspaniała, łóżko miękkie, czyste i ciepłe, lecz myśli moje biegły wciąż za partią Józefa Trofidy, przemykającą się w mroku nocy pomiędzy różnymi niebezpieczeństwami. Chłopaki prują czarną noc, dążąc na zachód. Gwizdzie im w uszach wiatr, mogą gwizdać i kule. Mnie z nimi nie ma. Teraz chłopaki na pewno omijają stare sioło. Na przodzie idzie szerokim, pewnym krokiem jużek. Mruży oczy, wytęża słuch i wącha powietrze. Za nim drepcze z kwaśną miną buldog. Za nim sunie pochylony naprzód ciężki, ponury mamut. Potem idzie z podrygiem Wańka Bolszewik. Ciągle się uśmiecha. Przypomniała mu się jakaś niezwykła erotyczna przygoda. Szkoda, że nie ma komu opowiadać. Następnie wlecze się, chybocąc biodrami szczur. Prawą rękę ma w kieszeni, a w ręce nóż. Za nim idzie Pietrek filozof, ma ściągnięte brwi. O czym myśli? Potem podąża jego nieodstępny druh. Julek Wariat. Idzie lekko, wesoło, jakby tańczył. Potem przewala się z nogi na nogę żyd, pilnujący towaru, Izak konsul. Wciąga cienką szyję w kark i podejrzliwie ogląda się na bok. Szczególnie nie lubi lasu i przedzierania się przez krzaki. A najgorsze to woda. Kto go wie, co tam może siedzieć w nocy? Potem lekko idzie drobnym krokiem słowik, ciągle się uśmiecha. Dalej? Rozpuścił wąsy na wietrze, bolek kometa. Marzy o powrocie do miasteczka i dobrym pijaństwie. Wreszcie, ostatni wlecza się Felek Maruda. W marszu kiwa głową w tył i w przód, jakby ustawicznie komuś się kłaniał, a czasem spostrzega, że odstał od partii, więc zaczyna gonić za kolegami. A ma takiego czuja, że zawsze znajdzie ogon partii. Trop kolegów wyczuwa węchem, jak pies. Gdy dopędzając kolegów, wpada na kometę, tamten burczy. Ciągnie się cholera, jak smród za wojskiem, a potem leci jak osmalony. A może się zamienimy na kurtki? mówi do niego Maruda. Dam ci dolara na dodatek. Twu, wariat, pluje kometa i rusza w dalszą drogę. Leżę z przymkniętymi oczami i myślę o różnych rzeczach. O Saszce, o harmoniście Antonim i o kobietach. O Heli, o Olesi Kaliszance, o Feli Webliniównie. Porównuję je w myślach. Szukam różnic i podobieństw. Nagle słyszę głos bombiny. Pozuj się trochę. Przechodzi przeze mnie, idzie do stołu. Jest tylko w koszuli. Paraduje pięknym różowym ciałem. Umyślnie kręci się po izbie. Włazi na ławę i zdejmuje coś z półki. Wspina się na palce. Wiem, że robi to wszystko celowo, aby mnie podrażnić. I ona wie, że się domyślam tego. Mam chęć wyskoczyć z łóżka i porwać ją za ręce. Gryźć albo całować, czy ja wiem. Wreszcie gasi lampę i biegnie do łóżka. – Hu, zimno! – przyciska się do mnie gorącym, sprężystym ciałem. A chłopaki teraz pewnie mijają smolarnie. Płyną długim wężem w mroku nocy i myślą, myślą, myślą. Każdy niesie w sobie mnóstwo myśli. Każdy jest nie tam, gdzie jego ciało, a tam, gdzie szybują jego marzenia. Gdy potem, po dwóch dniach, przyszła nasza partia, wstydziłem się wyjść do chłopaków. Wiedziałem, że będą za mnie kpić, i nie omyliłem się. Gdy wszedłem do stodoły, Chłopaki przywitali mnie głośnym krzykiem. Hurra, niech żyje. Jak tam najsłodsza bombina. Funduj słoduchy, jest za co? Udałem oburzonego. Dajcie spokój, chłopaki. Ktoś pomyślałby, że i naprawdę. No nie gadaj. Wiemy, nas nie oszukasz. Nie potrzebuję oszukiwać, ale nie ma się czym chwalić. A co? Mam kłamać wam jak wańka? Tak się zachowywałem, że wprowadziłem wszystkich w błąd. Trochę później wańka bolszewik zapytał mnie na osobności. Powiedz prawdę, Władku, ja nikomu nie powiem, żebym zdechł. Jeśli chociaż słówko komu pisnę. No, co chcesz wiedzieć? Powiedz prawdę, czy ma ładne cyce? Bo resztę to wiem, widać od razu. Wiesz co, odrzekłem. Myślałem zawsze, żeś trochę głupi, a teraz widzę, żeś całkiem dureń. Chcesz wiedzieć, jakie bombina macyce, to ją zapytaj. Może ci pokażę albo powie. Gdy w obiad do stodoły przyszła bombina, to jak zwykle wesoło przywitała chłopaków. Wszyscy uważnie nas obserwowali. Lecz ona żartowała i jak zwykle była zalotna, a ja jak zwykle milczałem. Chłopaki byli zdziwieni. Nawet Juszka wprowadziłem w błąd. Zapytał mnie później, gdy przyszedłem wraz z nim do chałupy pakować bandaże. No i jak ci poszło z bombiną? Dobrze. Warta grzechu, co? Stu grzechów warta. No i klawo. Baba będzie miększa. Widziałeś, jakie koszyki szamki przytachała? Drugi tydzień nie idę na robotę. Zdarzyło się nieszczęście. Nasza partia została rozbita. Stało się to tak. Wracaliśmy bez towaru. Szczęśliwie wymieniliśmy wszystkie niebezpieczne miejsca i zbliżaliśmy się ku granicy. Gdy byliśmy w pobliżu olszynki, na lewo od nas rozległy się strzały i krzyki. Trofida skierował się w prawo. Byliśmy już przy samej granicy, lecz w tym miejscu ciągnęły się zasieki z drutu kolczastego. Gdy szliśmy wzdłuż zasieków, szukając dogodnego przejścia. Z przodu wyskoczyli krasnoarmiejcy i musieliśmy uciekać na oślep. W zupełnej ciemności. Zostałem sam. Nie uciekałem daleko. Umyślnie położyłem się na ziemi, tuż przy drutach. A gdy pościg minął mnie, rwąc ubranie, kalecząc ręce i nogi, powoli przedarłem się na drugą stronę zasieku. Wróciłem do domu, lecz nie zastałem Józefa. Nie było go do rana. A we dnie... Dowiedziałem się, że Trofida został aresztowany przez bałoniarzy. Złapano go w drutach kolczastych, z których nie mógł się wyplątać. Jutro odeślą go do stołpców, do starostwa. Józef wpadł już drugi raz i może dostać za przemytnictwo kilka miesięcy. Dobrze, że nie dostał się w ręce bolszewikom. Prócz niego wpadli Buldog i Chińczyk. Z nimi jest gorzej, bo wpadli po sowieckiej stronie. Słowik mówił, że buldoga albo zabili, albo ranili, bo biegł za nim, a po strzale padł na ziemię i jęczał. Słowik porzucił go, bo musiał sam się ratować. O Chińczyku nikt nic nie wiedział. Zapewne wpadł w sowietach, bo nie wrócił dotychczas. Bolek kometa zaproponował mi wstąpić do słynnej, dużej partii gwoździa, w której on zaczął chodzić po wsypie trofidy. Lecz nie chciałem na razie tego robić. Oczekiwałem, co będzie dalej. Pieniędzy miałem sporo. Przeszło 500 rubli. A za tamtą noskę, którą Saszka Weblit sprzedał w Sowietach, otrzymałem od niego 420 rubli. Więc nic nie zmuszało mnie do pośpiechu do pracy. Bolek Lord powiedział mi, że chce zorganizować nową partię i prowadzić ją zamiast trofidy. Mówił już o tym z Bargierem. Siedziałem w domu. Hela szyła na maszynie. Janinka jak zwykle coś paplała, a ja piłem herbatę. Rozmawialiśmy o Juśku, którego odesłano pod eskortą do stołupców. Wtem drzwi się odemknęły i do pokoju wszedł Alfred Alinczuk. Dostrzegł mnie i nachmurzył się. Widocznie nie wiedział dotychczas, że mieszkam w rodzinie Juśka Trofidy. Alinczuk przywitał się z Helą i Janinką, a potem. Niezdecydowanie skierował się ku mnie. Wyciągnął dłoń na przywitanie. Wtedy ja wziąłem w jedną rękę szklankę, a w drugą posmarowaną masłem kromkę chleba i rzekłem, nie podając mu ręki. A, to pan, nie witam pana, bo zaraz wychodzę. Hela zdumiona spojrzała na nas. Janinka sapnęła noskiem i powiedziała niezwykle poważnie. O, to tak. Po co się witać, jeśli zaraz trzeba się żegnać? A ja z helą nigdy się nie witam. Wkrótce wziąłem czapkę i wyszedłem z mieszkania, pozostawiając w nim alinczuka i helę, która odprowadziła mnie zdumionym spojrzeniem. Poszedłem do saszki weblina. Chciało mi się zobaczyć felę, lecz nie zastałem jej w mieszkaniu. Przywitałem się z saszką. Stał przy stole i ostrzył na pasku brzytwę. Co powiesz dobrego? zapytał mnie. Nie ma nic dobrego. Józiek wpadł. Wiem, wiem, chłopaki mówili, że buldog zabity, ale to nieprawda. Przestrzelili mu nogę i zawieźli do Mińska. Skąd wiesz? Już ja wiem. Saszka przestał wecować brzytwę i spróbował ją początkowo na palcu, potem na włosach, na karku. A wreszcie poprowadził językiem po ostrzu z dołu w górę. Widocznie była dobrze wyostrzona, bo odłożył ją na bok i zaczął się mydlić. – Nie chodzisz za granicę? – spytał mnie zaszka, starannie mydląc pędzlem twarz. – Nie. – Czemu? – Nie śpieszy mi się. Forsa jest. – Masz recht. – Jest sarmak, to hulaj. Na robotę czas. Jeśli zabraknie ci kiedyś roboty, to przychodź do mnie. A teraz hulaj. – Od roboty, bracie, konie zdychają. Zaczął się golić, wypychając językiem chude policzki. Dokąd idziesz? zapytał mnie później. Szedłem do Pietrka-Filozofa. Obiecał mi książkę. No i wstąpiłem tu po drodze. To i dobrze, pójdziemy razem. Chcę dać zegarek do naprawy. On u zegarmistrza mieszka. Znowu zamilkł i golił się dalej. Po chwili rzekł. Aha, omal nie zapomniałem ci powiedzieć. W następną niedzielę u nas będzie wieczorynka. To ty przychodź. Koniecznie. Dobrze. Bo ja jutro jadę do Rubierzewicz. Mam tam kawałek roboty. Może nie zobaczymy się wcześniej, aż na wieczorynce. Gdy Saszka się ogolił i umył, przyszła fela. Miała na sobie ładną, ciemnozieloną sukienkę. Wyglądała pięknie. Była w dobrym humorze i dość życzliwie mnie przywitała. Chętnie zostałbym z nią. Lecz wstydziłem się powiedzieć Saszce, że nie mam chęci iść do Pietrka, więc z żalem pożegnałem Fele i wraz z Saszką wyszedłem z mieszkania. Szliśmy ulicą Mińską. Spostrzegłem, że wszyscy mijający nas przechodni szczególnie uważnie patrzą na Saszkę i oglądają się za nim. To mi imponowało. Znaleźliśmy się w jakimś krzywym i wąskim zaułku. Wychodząc z za rogu domu, zobaczyłem szewca, który bił pociąglem dziesięcioletniego chłopaka. Widocznie był pijany i bił dziecko bez litości. Nagle Saszka skoczył naprzód, odepchnął szewca na bok i wyrwał mu z ręki pociągiel. Za co go golejesz? A tobie co do tego? No, nie rzucaj się, bo zaraz się dowiesz, jak to boli. Saszka zamierzył się pociąglem na szewca. Kiedy cholera, stłuk lampę! Szewc pokazał należące na ziemi kawałki szkła. Saszka wsadził rękę do kieszeni. Wyjął pięciodolarowy banknot i pochylając się nad chłopcem, który szeroko otwartymi oczyma patrzył na swego obrońcę, rzekł: Masz, smyku, pluń na ojca i daj mu te pieniądze. Niech kupi dziesięć lamp. A jak podrośniesz, to bij chama, słyszysz? Lej jak on ciebie. Ruszyliśmy dalej. Pociągiem Saszka rzucił w kałużę. Znalazłem się w dużej i jasnej pobielonej wapnym izbie. Na ścianach wisiało mnóstwo zegarów, a przy jednym oknie siedział mały, łysawy człowiek i coś robił pochylony nad stołem. Na którym leżało dużo zegarków i różnych instrumentów do reparacji. Zobaczyłem siedzących przy długim stole Pietrka i Julka. Julek pisał coś w kajecie, a Pietrek patrzył mu przez ramię i poprawiał. Przywitaliśmy obecnych. Saszka zbliżył się do Murzańskiego i pokazał mu zegarek. Tamten dokładnie go obejrzał i powiedział: Doskonały zegarek droga rzecz jest trochę zaniedbany, trzeba go oczyścić. Na kiedy pan to zrobi? Na dziś nie zdążę, mam pilną robotę. Chyba na jutro? Przed południem? Dobrze, zrobię na dziesiątą. Umówili się co do ceny, i Saszka wyszedł z mieszkania. Co słychać, chłopaki? Zapytałem Piotrka Julka. Dziś idziemy w drogę, rzekł Julek. Z kim? Mamut, słowiki A kto was prowadzi? Mamut. On zna dobrze różne drogi. Kiedyś tylko sam chodził ze spirytusem. Czyj towar? Nasz. Na swoją rękę idziemy. Wasz? No tak. Poniesiemy spirytus. Lepiej zarobimy jak u Żyda. Może i ty chcesz z nami iść? Chwilę się wahałem. Chodź, rzekł Julek. Będzie nam weselej, no i zarobisz też. Ale ja nie mam spirytusu. I my nie mamy. Czekamy na mamuta. Pojedziemy do szarego po spirytus. Faktycznie, po upływie kwadransa przyszedł mamut, a trochę później słowik. Mamut skinął nam głową i usiadł na ławce przy ścianie. Ten idzie z nami też, rzekł do niego Julek. Mamut długo patrzył na mnie. Potem skinął głową i powiedział z widocznym wysiłkiem. To sto? Tak, odparł Jurek. Weźmiemy sto flaszek. Możemy zaraz iść. Wzięli worki i wraz ze słowikiem weszli z mieszkania. Po godzinie wrócili, wyjęli z worków i ustawili na fotelu flaszki spirytusu. Policzono je. Było 115 butelek spirytusu. To więcej jak trzeba, rzekłem do Julka. Mamut bierze 30 flaszek. A pięć dla nas do użytku. Zaczęto przygotowania. Z początku ustawiono razem na stole po dwadzieścia flaszek. Następnie wyjmowano z nich korki i dolewano do pełna spirytus w tym celu, aby było mniej flaszek i żeby nie bulgotały w marszu. Potem sporządzono pięć wygodnych nosek, w których butelki były przekładane grubym filcem i sianem. Pakował je mamut. Robił to z wprawą zawadowego spirytonosa. Oczekiwaliśmy wieczoru. Drogę mieliśmy bardzo daleką. Musieliśmy iść na jedno z przedmieść Mińska. Więc zależało nam na tym, aby wyjść jak najwcześniej. O godzinie drugiej ze wschodu zaczęły pełznąć szare dziady i okryły całe niebo. Zaczął padać deszcz. Z ukosa zacinał w okna. Robiło się coraz ciemniej. Mamut radośnie zacierał dłonie. Taka pogoda! Chociaż bardzo utrudniała drogę, dawała prawie zupełną gwarancję bezpieczeństwa. Gdy zaczął zapadać zmierzch, zjedliśmy kolację i wypiliśmy flaszkę rozcieńczonego spirytusu. Potem wzięliśmy noski. Murzański, mały, komiczny, patrzący na nas dobrymi niebieskimi oczami, uścisnął nam dłonie: Życzę wam, panowie, powodzenia. Nie marudźcie tam, wracajcie prędzej. Mnie będzie bez was smutno. Ruszyliśmy w drogę. Szliśmy bardzo powolnie, wymijając różne niewidzialne w ciemnościach przeszkody i starając się przyzwyczaić oczy do mroku. Lecz ciemność panowała tak gęsta, że mogliśmy posuwać się naprzód tylko na oślep. Deszcz padał coraz większy. Wiatr się wzmógł. Było niemożliwe dostrzec coś przed sobą. Nagle mamut się zatrzymał. Ja szedłem za nim, za mną Pietrek. Potem julek, a słowik ostatni. Masz, rzekł przewodnik, wsadzając mi do ręki koniec sznurka. Zrozumiałem o co mu chodzi. Z rąk do rąk podałem sznurek dalej. Teraz szliśmy trzymając się sznurka. Było niewygodnie, lecz idąc w ten sposób byliśmy pewni, że się nie zgubimy. Zaczęliśmy przedzierać się przez jakiś zagajnik, a potem szliśmy lasem. W pewnym miejscu las się skończył. Mamut ujął mnie za ramię i mocno ścisnął. Zrozumiałem go. Zaraz granica. Podałem to ostrzeżenie Piotrkowi, a on dalej. Deszcz padał coraz silniej. Byliśmy już zupełnie zmoknięci i tylko ruch nas rozgrzewał. Droga była tak trudna, jak nigdy przedtem. Brnęliśmy z wysiłkiem po mokrym gruncie, nie widząc absolutnie nic wokoło. A mamut szedł dość pewnie. Od czasu do czasu przystawał, szurgał nogami po ziemi, coś mruczał, a potem znowu ruszał w drogę. Gdy las się skończył, iść było lżej. Przynajmniej nie potykałem się o różne przeszkody i nie potrzebowałem stale osłaniać oczu od uderzeń niewidzialnych w ciemnościach gałęzi. Po trzech godzinach marszu wypoczęliśmy i wypiliśmy spirytus. Później zrobiliśmy jeszcze jeden wypoczynek i dopiero nad ranem. Po przebyciu 33 trzech wiorstw okropnej drogi, w zupełnej ciemności, po dziesięciu godzinach od czasu wyjścia z Rakowa dobrnęliśmy do Mińska. A przecież byliśmy przyzwyczajeni do dróg. Ze spirytusem chodziłem dwa razy, a potem zrobiliśmy przerwę, bo mamut i słowik zaczęli chodzić z partią gwoździa. Tam robota była lżejsza i pewniejsza, bo chodzili nie tak daleko i nie potrzebowali o nic się troszczyć. W sobotę wieczorem piłem z chłopakami w salonie uginty. Było wesoło. Antoni różnął na harmonii, aż szklanki skakały po stołach. Nagle ktoś pchnął mnie pod stołem nogą. Był to mamut. Spojrzałem na niego. Przemytnik zagryzł zębami paznokiś dużego palca lewej ręki, a dużym palcem prawej ręki i oczami wskazywał na drzwi. Spojrzałem tam. W drzwiach stał Alfred Alinczuk. Wtem mamut chrapliwie się roześmiał i rzekł: Picóż!. Wszyscy się roześmiali. Alfred zniknął pośpiesznie za drzwiami. Piliśmy dalej. Zabawa szła na całego. Lord śpiewał: Hej tam piwo, hej tam wódka, hej tam rąbio na harmonii, hej tam moja Marysieńka, szklanką o butelkę dzwoni. Późną nocą wracałem do mieszkania. Było ciemno. Na niebie lśniły gwiazdy. Wszedłem na dziedziniec domu trofidy. Zasuwałem rygiel furtki. W tym momencie na prawo ode mnie padł strzał. Potem drugi, trzeci i czwarty. Upadłem na ziemię przy bramie. Posłyszałem w sadzie kroki szybko oddalającego się człowieka. Porwałem się na nogi. wyjąłem z kieszeni nóż i wybiegłem przez otwartą furtę do sadu. Tam było cicho. Chwilę nasłuchiwałem. Potem wróciłem do bramy i wyszedłem na ulicę. Nie dostrzegłem nikogo w pobliżu. Szkoda, że nie miałem za sobą latarki. Może mógłbym ścigać napastnika w sadzie, a teraz byłem bezradny. Od tego czasu zawsze miałem w kieszeni latarkę. Nazajutrz dokładnie obejrzałem furtkę i ścianę domu przy bramie. Wszystkie kule tkwiły w grobych bierwionach. Zdołałem wyjąć jedną i schowałem ją. Gdy zapukałem do mieszkania, hela, która odemknęła mnie drzwi, strwożona, zapytała: To pan strzelał? Nie. To jakiś dureń hece urządził. Chciał mnie nastraszyć. Tu wieczorem jacyś się kręcili pod oknami, rzekła dziewczyna. Nazajutrz Janinka obudziła mnie dość wcześnie. Tam was jakiś wariat woła! Jaki wariat? Dlaczego wariat? No bo się śmieje i śmieje. To każdy, kto się śmieje u Ciebie wariat? Nie, ale można się śmiać troszeczkę, a on stale. Gdzie on czeka? Za stodołą. Powiedział, żeby nikomu prócz Władka nie mówić i że sprawa bardzo ważna. Pośpiesznie ubrałem się i wyszedłem z mieszkania. Za stodołą zobaczyłem siedzącego w zaroślach łopianu Joska Gęsiarza. Lśniąc okrągłą, pozbawioną włosów głową, Wyglądał z za szerokich liści jak księżyc za chmur. Co powiesz? rzekłem, witając go. Jest jedna sprawa, bardzo ważna. Proszę, słucham. Tylko to sekret. Mogę powiedzieć ci, ale pod hajrem, że nikomu nie powiesz, że wiesz coś ode mnie. Josek obejrzał się na strony i rzekł cicho. Alinczuki chcą cię sprzątnąć. Alfred namawiał naszych paru chłopaków, żeby ciebie przeszyli. Dawał sto rubli. Skąd to wiesz? Oni przyszli do mnie i radzili się. Mnie wszyscy znają. Pytali, co pan za jeden. Powiedziałem im, żeby nie śmieli tego robić i że ty kolega Juśka Trofidy. Musisz pilnować się teraz, bo Alinczuki to cholery. Dobrze, że mi powiedziałeś, rzekłem do Joska. Przynajmniej wiem to na mnie czyha. Teraz będę ostrożny. Wczoraj w nocy, gdy wracałem do domu, strzelano do mnie. Josek zdumiony wyrzekł: Tak, to nie z naszych. To oni sami robią. Uważaj, może chcesz mieć dobrą rurę, to ci dam, ja mam kilka. Pożegnałem Joska, który ostrożnie skierował się brzegiem rzeki, obchodząc z boku miasteczko. Poszedłem do mieszkania na śniadanie. Myślałem ciągle o tym, co powiedział mi Josek? Gdy wieczorem ubrałem się tip top, włożyłem brązową kamizelkę w złote kwiaty i zawiązałem fantazyjnie ciemnofioletowy krawat w różowe paseczki. Garnitur miałem ciemno-granatowy. Wziąłem laseczkę i wyszedłem z mieszkania. Na rynku spotkałem szczura. Ty dokąd? Zapytał mnie przemytnik. Do Saszki? Aha, na wieczorek. A ja tam dybam. Szczur był ubrany jak pan hrabia, Siwy garnitur, lakierki, zielony krawat. Na głowie miał jasny filcowy kapelusz z szerokim rondem. Gdy zbliżaliśmy się do domu Saszki, posłyszeliśmy zdala dźwięk harmonii. Antek tnie, rzekł szczur. Drzwi do mieszkania były otwarte i szeroka smuga światła padała przez nią na podwórko. W pobliżu domu snuły się jakieś dziwne ludzkie postacie. Słychać było szepty i śmiech. Weszliśmy do mieszkania. Ogłuszyły nas dźwięki harmonii, na której ciał Antoni z natchnioną twarzą i przymrużonymi oczami. Panował tu zgiełk, wrzawa, rwetes. Od tupotu nóg dygotały ściany domu. Środek dużej izby wypełniała ciżba wirujących w tańcu ludzi. Antoni grał modnego u nas wówczas karapeta. Niektórzy pogwizdywali i przyśpiewali melodię tańca. Stanąłem wraz ze szczurem przy ścianie i przyglądaliśmy się tańczącym. Szczur wskazał mi ruchem głowy wysokiego draba, o ciemnej cygańskiej twarzy i uczesanych po kozacku włosach. To gwóźdź, maszynista, rzekł do mnie kolega. Gwóźdź tańczył z młodą, może piętnastoletnią dziewczyną, która głową sięgała mu zaledwie do piersi. Była bardzo zgrabna i miała ładną buzię. W tańcu komicznie dreptała wokół przemytnika, który od czasu do czasu unosił ją w górę. Gwóźdź tańczył zamaszyście, z wygibem, przydrygiwaniem i przytupem. To jego kochanka, rzekł szczur po chwili. No, pociągnąłem zdumiony. Na ogół nie widziałem tu brzydkich dziewczyn. Przemytnicy mieli zakochanki, najładniejsze dziewczęta miasteczka. Spostrzegłem lorda, który błyszcząc wypomadowaną głową tańczył niedbale i niby niechętnie z wysoką, tęgą dziewczyną w ciemnozielonej sukni. Była pięknie zbudowana, lecz twarz miała upiornie bladą i martwą, przypominającą maskę. Może. Nałożyła zbyt dużo nieodpowiedniego do koloru cery pudru. Zobaczyłem iwańkę bolszewika, który przyciskał do siebie z boleśnym uśmiechem mięsistą dziewczynę o grubych, różowych, nagich ramionach. Tak ją obłapił w tańcu, że musiała odwracać na bok głowę. Spostrzegłem dwie tańczące za sobą dziewczyny. Były nieładne, zachowywały się wyzywająco. Jedna gwizdała, druga przytupowała nogami i wstrząsała krótko ostrzyżonymi włosami. A to co za krale? Andzia Saudat i Helka Pudel to przemytniczki. Przyjrzałem się lepiej dziewczynom. Andzia Saudat miała szerokie bary i wąskie biodra. Wyglądała jak przebrany za kobietę mężczyzna miała na sobie bardzo krótką sukienkę pomarańczowego koloru. Na palcach jej rąk dostrzegłem mnóstwo pierścieni, a na ramionach Wiele bransolet. Andzia Saudat była wysoka i szczupła, natomiast Helka Pudel niska i krępa. Twarz miała sympatyczną, wesołą, nosek trochę zadarty. Była w niebieskiej sukience, a na szyi miała czarną wstążkę. Uśmiechałem się, patrząc na tę komiczną parę. Poza tym tańczyło wielu chłopaków i dziewcząt, w większości nieznanych mi osobiście. Pod ścianami izby siedzieli na ławkach i stali chłopcy i dziewczyny. Dziewczęta były ubrane jaskrawo. Te zaś, które miały ładne nogi, nosiły bardzo krótkie sukienki. Chłopaki byli ubrani przeważnie na granatowo, brązowo i jasne garnitury. Kamizelki i krawaty wyglądające spod rozpiętych marynarek były najfantastyczniejszych kolorów i deseni. Szukałem oczami feli, lecz nie znalazłem jej. Antoni przestał grać tańce się przerwały izbę wypełnił gwar rozmów dziewczęta zaczęły się skupiać osobno na jednym końcu izby chłopaki stali przy ścianach niektórzy chodzili po kilku środkiem izby trzymali się nienaturalnie byli przesadnie sztywni napuszeni wydymała ich sława przemytniczo dziewczęta szeptały chichotały i zerkały ku chłopakom a oni udawali, że prowadzą bardzo interesowne rozmowy i wcale nie zwracają na nie uwagi. Należało to do dobrego tonu. Szczur targnął mnie za rękaw. Spojrzałem ku drzwiom. Do izby wszedł Alfred Alinczuk, ubrany z szykiem i błyskiem, wypomadowany, wygolony i jakby wlakierowany. Za nim sunęli bracia Albin Adolf. Alfons i Ambroży stanęli z wartą grupą w pobliżu drzwi. Rozmowy trochę przycichły. Chłopaki kierowali spojrzenia ku Alinczukom, i tylko mamzele, jak mówił lord, zaczęły jeszcze żywiej szeptać i chichotać, i jeszcze zalotniej się uśmiechać, zapuszczając żurawia w stronę Alinczuków. W tym momencie zobaczyłem bolka kobietę. Wyszedł na środek izby, przygładził wąsy. Obejrzał zebranych i nagle, bez widocznego ku temu powodu, wesoło się zaśmiał. To wystarczyło, aby dziewczyny zaczęły się uśmiechać i chichotać. Chłopaki wybuchli śmiechem. Nie wszyscy zresztą, bo niektórzy, zagryzając wargi, aby powstrzymać się od śmiechu, zachowywali powagę. Bolek kometa zatrzymał wzrok na Antonim, który siedział w kącie izby, wsparty pod bródkiem na instrumencie. A, panie maestro, nasze uszanowanie. Proszę o kawałek na stepach mandżurii. Ein, zwei, drei. Kometa rzucił harmoniście złotą monetę. A gdy Antoni zagrał rozlewnie starego rosyjskiego walca, porwał w pół pierwszą z brzegu dziewczynę i zaczął wirować z nią po izbie. Była to felka pudel. Dziewczyna zaczerwieniła się. Komicznie fikała nogami w powietrzu i odpychała od siebie kometę. W izbie rozległ się głośny wybuch śmiechu. Kometa puścił Helkę, która skoczyła ku dziewczętom i stamtąd pokazała mu język. Po francusku nie umiem, rzekł poważnie kometa, i znowu rozległ się głośny śmiech. Kometa poszedł ku drzwiom prowadzącym do drugiego pokoju. Wkrótce, para za parą, zaczęli wysuwać się na środek izby tancerzy. Przerwana zabawa trwała dalej. Ja i szczur znaleźliśmy miejsce na ławce. Na prawo ode mnie stała mania Dziundzia, jak zwykle wykrzywiona, niby niezadowolona. Widziałem ją kiedyś na rynku wraz z Helką pudel. Teraz stała obok krępej dziewczyny o zaczepnym spojrzeniu śmiałych czarnych oczu. Kto to? Zapytałem szczura. Ta w żółtym to mania Dziundzia, przemytniczka. Znam ją. A tamta w różowym? Belka, też przemytniczka. Ona u nich maszynistką. Baba Hetman. Belka widocznie wyczuła, że mówimy o niej i spojrzała ku nam. Szczur skinął jej głową. Odpowiedziała mu lekkim ruchem dłoni, którą podniosła w górę. Potem wyprostowała się i wypinając naprzód silne, rozwinięte piersi, które trzęsły się przy każdym jej ruchu i szalenie drażniły chłopaków, zaczęła Przypatrywać się tańczącym. O, jest i saszka, powiedział szczur. Zobaczyłem wychodzącego z drzwi, za którymi niedawno zniknął bolek kometa, saszkę weblina. Szedł powoli, ściskając wyciągające się ku niemu dłonie. Zbliżył się do nas. A ty czemu nie tańczysz? spytał mnie. Mam czas. A z kim będzie tańczył? Z tobą? Rzekł szczur. Jak to z kim? Saszka wskazał ręką na salę. Dziewczyny jak kwiaty. O, panna Belcia się nudzi. Proszę do tańca. Pozostawiłem szczura i zacząłem tańczyć z belką. Pan nie tutejszy? Zapytała mnie dziewczyna. Tak, przyjechałem do Juśka Trofidy. On siedzi. Siedzi. Szkoda go. Co zrobić? Widziałem, że Saszka zbliżył się do Alinczuków i wraz z nimi udał się do pokoju, z którego niedawno wyszedł. Pani zna Alinczuków? Zapytałem belkę. Znam. Chłopaki ich nie chwalą. Dranie są, odparła dziewczyna. Objąłem ją mocniej, nie zaprotestowała. Pomyślałem, że trzeba powiedzieć jej jakiś komplement i rzekłem, Pani ma bardzo ładne oczy. No. Rzekła pytająco i uśmiechnęła się. Prawdę mówię, powiedziałem szczerze. Ona zaśmiała się i ruchem głowy odrzuciła w tył włosy. Potem rzekła. Ja wszystko mam ładne, nie tylko oczy. Oho, ho, To panna Belcia taka szczera i pewna siebie. Tak, tak. Lubię zaśmiałość. Żeby nikt nie widział, ucałowałbym za to panią. A potem chwaliłbyś się pan po całym miasteczku? Nic podobnego, daję słowo. No, no, zobaczymy, rzekła zagadkowo. Poczułem, że jest mi bardzo sympatyczna i tańczyłbym z nią długo. Lecz powiedziała: Dość kołować, nogi mnie bolą. Wczoraj z drogi przyszłam, a jutro trzeba znowu w drogę ruszać. Daleko chodzicie? Pod Piotrowszczyznę. Było to bardzo daleko od miasteczka. Trzy wiorsty od miejska. Odprowadziłem belkę do koleżanki, która ustąpiła jej miejsca na ławce. Zabawa trwała w dalszym ciągu. W izbie było gorąco. Twarze obecnych lśniły od potu. Spostrzegłem, że niektórzy chłopcy są podpici. Z początku nie mogłem zrozumieć, kiedy zdążyli się upić. Później zobaczyłem, że wychodzą po dwóch, po trzech z izby na podwórko, a potem wracają w różowych humorach. Szukałem spojrzeniem szczura, lecz nigdzie nie mogłem go dostrzec. Później sam przyszedł do mnie, mrugnął okiem i rzekł Chodź na chwilę. Poszedłem za nim do następnego pokoju. Znalazłem się w kłębach dyniu tytoniowego. Z początku nie mogłem złapać powietrza, taki zaduch panował w małym pokoiku. Zdawało się, po brzegi wypełnionym ludźmi. Gdy trochę oprzytomniałem, zobaczyłem długi stół. A wokoło niego siedzących i stojących przemytników. Niektórych znałem osobiście, niektórych z widzenia, a kilku widziałem po raz pierwszy. Chłopaki kierzyli w najlepszy. Na naczelnym miejscu siedział kometa i ze szklanką w jednej ręce, a z butelką w drugiej wygłaszał: Kulawe szczęście nasze, chłopaki, więc podeprzemy je butelkami. Mądrze, odpowiedział lord. Kto nie pali i nie pije, ten nie żyje, a gnije. Mądrze, ryczał lord i dodawał. A znakiem tego jeszcze po jednym. Szczur pociągnął mnie do stołu i posadził obok siebie na wąskiej ławce. Lord postawił przede mną pełną szklankę wódki i powiedział. Dopędzaj. W drugim końcu stołu grano w karty. Tam siedzieli bracia Alinczuki, Saszka Żywica, Wańka Bolszewik i jeszcze kilku nieznanych mi ludzi. Grano w oczko. Na stole leżały pliki banknotów i kubki złotych monet. Saszka trzymał bank. Miał rumieńce na policzkach, lecz grał spokojnie, starannie testując i rozdając karty. Przed nim leżała spora kupka pieniędzy. W pewnym momencie Bolek kometa zwrócił się do niego. Dasz kartę za pięćdziesiąt? Saszka kiwnął mu głową. Dam ci za pięćset. Poszło pięćdziesiąt. Kometa wziął trzy karty i przegrał. Zapłacił przegraną. Mówię i powiadam chłopaki, że ani do kart, ani do ba fartu nie mam. Tylko do wódki. Gdzie się obrócę, buteleczki i szklaneczki dzwonią i mrugają do mnie. No, jeszcze po jednym. Mądrze, zaczął gwizdać lord. Gwizdał świetnie i warto było go słuchać, lecz rzadko kiedy popisywał się swą sztuką. Przerwał gwizdanie i zaśpiewał przypitym, chrapliwym, jakby trochę zakatarzonym głosem. Przyszedłem tam z wieczora już. Ubrany szoc, w kieszeni nóż, jakiś nieznany mi przemytnik z dziecięcą twarzą, młodzik jeszcze zaczął mu pomagać. Śpiewając dźwięcznym altem. Wtem drużba łapie mię w pół i sadza mię za stół. Ty, Bolku, chłopak klawy, napij się chociaż kawy. Bolek kometa przy wyrazie kawy przeraźliwie się zmarszczył i udał, że wymiotuje. Niektórzy się roześmieli, a bolek lord śpiewał dalej. Bo cmoga wyszła nam do dna, wychlała wszystko branża ta. Nieprawda, krzyknął bolek kometa. Mówię i powiadam wam, chłopaki, dopóki granica stoi, prędzej nam wody niż wódki zabraknie. Mądrze, odparł ktoś za lorda, który śpiewał dalej. Bawiłem się jak anioł tam, choć siedem dziur na głowie mam. Felka ma jedną, ale klawą, rzucił szczerząc zęby z drugiego końca stołu Wańka Bolszewik. Ty felką mordy nie wycieraj, łysnął ku niemu oczami Saszka. Ja nic, ja tylko tak gram. To graj i uważaj. Wszyscy byli podnieceni alkoholem. Rozlegały się wybuchy szalonego śmiechu. Swawolne żarty krążyły w powietrzu, palono bez przerwy. Podłoga była zaśmiecona odpadkami papierosów i pudełkami. Na stole lśniły kałuże wódki i piwa. Mamut, kometa, szczur i lord pili nieustannie. Felek Maruda poważnie i powolnie żarł olbrzymi kawał salcesonu. Szczur pchnął mnie łokciem w bok i rzekł: Widzisz go? Na organkach gra. Bolek kometa posłyszał to i rzekł do Marudy. Feluszu, kochaszu, wyglądasz teraz jak lew, ryczący i żrący na pustyni. A gdzieś ty widział lwa? Spytał go szczur. Na obrazku. Na jakim obrazku? Pan Jezus na nim do Jerozolimy jedzie. Toż to osioł, rzekł szczur. A ja myślałem, że lew, odparł kometa. Maruda oderwał się od jedzenia. Długo żuł, połknął, a potem rzekł bardzo poważnie. A ty wyglądasz jak trzynasty apostoł! Powiedział i znów zabrał się do jedzenia. Wszyscy ryknęli śmiechem. Określenie Marudy, że kometa wygląda jak trzynasty apostoł, wydawało się nam nie wiadomo dlaczego bardzo komiczne. Odciął mu się. Odszczeknął się. Odgryzł się. To, to mu dojechał. To stary zakapiora. Jak nie gada, to nie gada. A jak powie, to jak diabeł do błota narzyga. Leciały głosy przemytników. Bolek Kometa wypił pół szklanki wódki. Wytarł odwrotną stroną dłoni usta. Poprawił wąsy i rzekł. To miastowy chłopak. Polerowany. Szczur podchwycił. Do mylna ze zbożem jeździł. Krowę do byka wodził, dodał lord. Kometa ciągnął dalej. Dobrze otrzaskany. Kotletem po mordzie, dodał szczur. I oblatany, rzekł kometa. Koło stodoły, za świniami, dodał lord. Maruda skończył jedzenie. Oblizał smakowicie palce i wyrzekł flegmatycznie. Mam was tam, gdzie kura jajko. Znów szalony wybuch śmiechu. W pewnym momencie. Do pokoju weszła Fela. Stanęła u drzwi i chwilę mrużyła oczy, starając się dostrzec coś w chmurze tytoniowego dymu. Śmiech ustał. Rozmowy przycichły. Wszyscy zwrócili ku wejściu spojrzenia. Fela była ubrana w czarną, jedwabną sukienkę. Na nogach miała czarne, jedwabne pończochy i lakierki. Szyję zdobił złoty łańcuszek od zegarka. Na rękach Lśniło wiele bransolet i pierścionków. Powolnie ruszyła dalej, szła majestatycznie, dumnie, unosząc w górę niezwykle piękną głowę. Spojrzenia chłopaków obłapiły ją wokoło, szły za nią, śledziły każdy jej ruch, gest. Wańka bolszewik aż otworzył usta z zachwytu. Gra i pijatyka były przerwane, a ona, zadowolona z wywołanego efektu, Lekkim krokiem zbliżyła się do brata. Saszka zmarszczył czoło. No, czego tu? Może coś trzeba. Nic nie trzeba. Idź stąd. Fela wydła usta, wstrząsnęła głową. Obejrzała obecnych. Spotkałem jej spojrzenie i aż mi zimno się zrobiło. Nagle tchu w piersi zabrakło. Niespodziewanie rozległ się głos marody. O, ogórków by! Szczur partnął śmiechem. Sasza się zaśmiał i krzyknął do siostry, która szła przez pokój. Fela, zaczekaj. Przynieś ogórków. Całe wiadro dla ducha Marudy. Migiem. Dobrze. Odrzekła fela. Podeszła do drzwi. Tam stanęła i zwróciła się do brata. To choć pomożesz mi. Saszka wstał i położył karty na stole. Chwilę się wahał. Potem zbliżył się do mnie. — Idź, Władku, pomożesz Feli przynieść ogórków. Pośpiesznie wstałem i skierowałem się ku oczekującej w drzwiach dziewczynie. Znalazłem się z Felą w dużej sieni. — Masz latarkę? — zapytała mnie dziewczyna. — Mam. Rozmawialiśmy stojąc w sieni. Po chwili spostrzegłem, że Fela jest pijana. Parę razy zatoczyła się i szła niezbyt pewnie. Namacała drzwi do kładówki i odemknęła je. Zaświeciłem do środka latarką. Posłyszałem stłumiony kobiecy okrzyk i zobaczyłem leżących na podłodze chłopca i dziewczynę. On porwał się na kolana, a ona osłoniła dłońmi twarz, aby jej nie poznano. Fela szarpnęła mnie za ramię i pociągnęła do sieni. Zgaś latarkę, chodź. Wyszedłem za nią na podwórko. Przy ścianie domu ściskała się druga para. Ujrzawszy nas, odskoczyli od siebie. I pośpiesznie znikli w ciemności. Usłyszałem cichy śmiech Feli, bardzo cichy. Żebym ja go nie słyszał, miałem chęć poświecić jej latarką w twarz, lecz nie śmiałem tego zrobić. Jej śmiech wywarł na mnie dziwne wrażenie. Zrobiło mi się gorąco, a kolana jakby omdlały. Wtem poczułem dotknięcie jej ręki i posłyszałem nienaturalny, nerwowy szept. Idź tam. Do komory. Weź wiadro i latarnię. Idź. Oni tam, urwałem. Ona parsknęła śmiechem. Głupi jesteś. Idź. Komora była już pusta. Znalazłem w niej duże, cynkowane wiadro i latarnię. Wziąłem je i wyszedłem na podwórko. Już? Już. To chodź. Szła szybko. Znaleźliśmy się w ogrodzie za domem. Zobaczyłem obsypany ziemią pochyły daszek piwnicy. Fela odemknęła kłódkę i nisko się pochylając weszła do środka. Udałem się za nią. Zderzyliśmy się w ciemności. Nie zdając sobie sprawy z tego, co czynię, objąłem ją mocno, przyciągnąłem do siebie. Milczała. Po chwili rzekła: No puść. Natychmiast ją puściłem. Zapaliła latarnię. I otworzyła małe drzwiczki do piwnicy. Obróciła się do mnie bladą twarzą i rzekła jakimś dziwnym głosem, którego nigdy u niej nie słyszałem. Leś tam, masz latarnię. Zlazłem w dół po prymitywnej, stromej drabinie. Latarnię postawiłem na ziemi. Łapaj! krzyknęła z góry. Rzuciła mi wiadro i zaczęła schodzić w dół. W piwnicy pachniało pleśnią. Światło latarni. Gubiło się w ciemnych kątach. Patrzyłem w górę na schodzącą powolnie po drabinie dziewczynę. Widziałem jej smukłe nogi. Fela jedną ręką podebrała sukienkę. Wyżej, niżli było to potrzebne dla swobody ruchów. Gdy była na przedostatnim szczeblu, porwałem ją na ręce i obejrzałem się po piwnicy. Zobaczyłem dużą skrzynię ustawioną dnem do góry. Posadziłem na niej felę i zacząłem całować jej twarz, usta, szyję. Spojrzałem na nią. Oczy miała przymknięte. Zacząłem rozpinać jej suknię. Nie przeszkadzała mi. Nie wierzyłem własnym oczom, że jest tak piękna i że to ona niedostępna harda fela. Oczy jej były nadal przymknięte, a twarz jeszcze bledsza. Spostrzegłem, że zagryzła zębami dolną wargę. Lecz później, w ostatniej prawie chwili, rzekła zupełnie spokojnym głosem, który mnie po prostu oszołomił: Puść, dość tego, ogarnęła mnie złość. Spróbowałem wziąć ją przemocą. Nagle zaczęła dziwnie krzyczeć, wstrętnym głosem: Puść, cholera, prosić Ciebie, zaraz będę krzyczeć, już w won. Odskoczyłem od niej, dygąc na całym ciele. A ona powoli. Nie zwracając na mnie uwagi, doprowadziła do porządku sukienkę i pozapinała ją. Uważnie się obejrzała, a potem wzięła wiadro i podeszła do stojącej w kącie piwnicy beczki. Zaczęła wrzucać do wiadra ogórki. Spokojnie je liczyła. Raz, dwa, trzy, cztery. To mnie najbardziej irytowało. Ze złością obserwowałem jej swobodne, zgrabne ruchy. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwadzieścia pięć. Ogórki leciały do wiadra. Wściekły, zaciskałem pięści i gryzłem wargi. Starałem się odnieść do niej krytycznie. Nogi miała szeroko rozkraczone i była pochylona tyłem do mnie. Przekonywałem siebie, że to brzydka poza i że w ogóle nie ma w niej, w feli, nic tak bardzo pięknego. Kłamałem sam siebie, wiedziałem o tym, a w kącie piwnicy rozlegało się wciąż. 46, 47, 48, 49, 50. Dosyć. Zakryła ogórki krążkiem, przycisnęła go dużym kamieniem. Bierz wiadro, rzekła Michela. Weź sama, hrabina. Przez kilkanaście sekund patrzyła mi w oczy i nagle zaczęła się śmiać. Nigdy przedtem ani potem nie słyszałem u niej tak wesołego śmiechu i nie widziałem tak cudnej twarzy. Zbliżyła się do mnie i zanurzyła mi we włosach rozczapiżone palce prawej ręki. Lewą ręką pogłaskała mnie po policzku. Wiedziałeś jaka jestem? No i co? Wiedziałeś? powtórzyła. No. Podobam ci się? Tak. No to po ślubie. Będziesz miał wszystko, wszystko, co zechcesz. Nie wiem dlaczego mi się zdawało, że to się stało na skutek tego, cośmy widzieli poprzednio w komorze. Bo była niewątpliwie bardzo podniecona, lecz to, co się stało później, zaprzeczyło temu. A może jej więcej nie trzeba było? Może to, co odbyło się między nami, było dla niej zupełnie wystarczające, żebym miał starszą siostrę albo taką kobietę, którą mógłbym swobodnie zapytać o to, uczyniłbym to. Samemu trudno to wszystko zrozumieć. Mógłbym zapytać bombinę lub Olesią Kaliszankę, ale musiałbym opowiedzieć wszystko, żeby zrozumiały mnie. A jak o tym opowiadać? Z wiadrem ogórków w ręce, wróciłem do chłopaku. W pokoju było pełno wrzawy, pijatyka szła w najlepsze. Postawiłem wiadro z ogórkami na stole, naprzeciwko felka Marudy. Masz, wtykaj! Maruda, nie ociągając się, sięgnął ręką do wiadra. Temu izbeczkę postaw nie odmówi, rzekł lord. Obejrzałem pokój, szukając szczura. Zobaczyłem go na drugim końcu stołu, w pobliżu Alinczuków. Mrugnął do mnie okiem. Zbliżyłem się do grających. Alfred Alinczuk trzymał bank, wyjął z kieszeni dwie talie nowych kart, rozdarł opaski, przetasował karty i położył 200 rubli. W banku 200, rzekł do grających. Zaczął rozdawać karty. Ja również wziąłem kartę. Pierwszy grał szczur. Daj za 50. Alfred rzekł sucho: Postaw kurz. Nie bój się, nie okantujecie. Szczur położył na stole pięćdziesiąt rubli. Dokupił dwie karty i przegrał, bo miał przeszło dwadzieścia jeden. Alfred zgarniał jego pieniądze na ogólną kupę. Drugi grał żywica. Ktoś pociągnął mnie za ramię. Obejrzałem się. Zobaczyłem młodą, dziecinną twarz przemytnika, który śpiewał razem z lordem. Co chcesz? zapytałem go. Pokaż kartę, chcę pomazać. Rzekł do mnie przemytnik. Pokazałem mu dziesiątkę. Dobrze, rzekł. Marzę guzika. Dał mi złotą monetę. Żwica przegrał. Teraz była moja kolej. Postawiłem trzydzieści rubli i wygrałem. Dałem swojemu wspólnikowi dwadzieścia rubli, lecz nie wziął powiedział. Zostanie na drugi raz. Dobrze. Jak się nazywasz? spytałem go. Kruczek, odparł chłopiec. Gra szła dalej. Prawie wszyscy przegrywali. Przynajmniej ci, którzy grali grubo. Saszka postawił 100 rubli i też przegrał. Był ostatni w kolejce. Alfred stasował karty. Szła druga tura. Szczur uważnie obserwował jego ruchy. Rozdano karty. Szczur położył na stole 100 rubli. Poszło na sto. Alfred dał mu kartę. Dość, rzekł szczur. Alfred wziął dwie karty i rzekł odkrywając je. Dziewiętnaście. Szczur przegrał. Miał tylko siedemnaście. Następnie żywica przegrał pięćdziesiąt rubli. Dodałem do dwudziestu rubli kruczka trzydzieści swoich. Szczur powiedział do mnie. Ja marzę pięćdziesiąt. Wygrałem sto rubli i oddałem wspólnikom ich wygrane. Pod koniec drugiej tury bank urósł prawie siedmiokrotnie. Było w nim przeszło 1300 rubli. Alfred się denerwował. Twarz miał czerwoną. Ukazywały się na niej krople potu. Stasował i rozdał karty. Szła trzecia i ostatnia tura. Szczur postawił naraz 170 rubli. Wszystko, co posiadał. Wziął karty i przegrał. Żywica również przegrał. Zwrócił się do mnie: pokaż kartę. Miałem asa. Żywica rzekł. Marzę 300 rubli. Dał mi pieniądze. Saszka z drugiej strony przysunął mi dwa stu-dolarowe banknoty. Kruczek dał 50. Zrozumiałem, że chcą odegrać się i nadszarpnąć bank. Postawiłem 100 rubli. Szczur podszedł do mnie. Możesz postawić za mnie 200 rubli? Jeśli przegram, oddam ci jutro. Dobrze. Postawiłem razem 200 dolarów i 650 rubli. Alfredowi trzęsły się ręce. Szczur pochylił się nad stołem i uważnie obserwował każdy jego ruch. Alfred wziął sobie kartę, a potem przez chwilę się wahał, dając mi drugą kartę. Szczur nie spuszczał oczu z jego rąk. Alfred dał mi kartę. Była to dziesiątka. Wygrałem. Alfred zachrypniętym głosem odliczył dla mnie pieniądze. – Klawo – rzekł Lord. – Masz szczęście, brachu. Bank zmniejszył się o połowę. Po kilku dalszych ciągach znów urósł. Nadeszła kolej Saszki. On powiedział krótko – bank. – Jak? – zapytał Alfred blednąc. – Mówię – bank. – Wszystko? – Tak. Saszka położył portfel na stole. Alfred obliczył pieniądze z banku i rzekł: jest tysiąc rubli i trzysta dolarów. Idę na wszystko! rzekł Saszka. Alfred blady dał Saszce kartę. Wziął sobie. Potem dał Saszce drugą i trzecią. Saszka rzucił na stół. Miał dwadzieścia cztery. Przegrałem! rzekł Saszka. I cisnął portfel. Chcąc wypłacić przegrane pieniądze. Nagle stało się coś niezwykłego. Szczur wyrwał Alfredowi z ręki karty i krzyknął Chłopaki, styrki cynkowane, Alfred znieruchomiał. Żywica położył olbrzymią dłoń należących w banku pieniądzach. Saszka pochylił się naprzód. Styrki cynkowane? Co? Wycedził głucho. Alfred się cofnął. Łże, gadzina wyrzekł piskliwie, prawie płaczącym głosem. A ty, luj! – krzyknął szczur ma do mnie żal i szuka sołdackiej pretensji. W tym momencie zobaczyłem, że kruczek, który obserwował zajście, porwał ze stołu flaszkę po wódce i skoczył naprzód To ty tak grasz z chłopakami? Uderzył Alfreda butelką, i szkło rozprysło się na drobne kawałki. Alfred zakrył twarz rękami bo kruczek zamierzył się odłamkiem szyi od flaszki. Bracia Alinczuki rzucili się naprzód. Jeden z nich chwycił kruczka z tyłu za szyję. Wtem szczur błysnął nożem i krzyknął – Precz, szkopy! Nagle żywica znalazł się w środku nich i kilkoma ruchami ramion odrzucił wszystkich na strony. – Pomalu, pomalu! – wyrzekł spokojnie. Saszka wstał od stołu i powiedział – No, dość tego. Zaraz zobaczymy. Alfred, chodź tu. Alinczuk zbliżył się do stołu. Wycierał chustką krew z czoła. Styrki cynkowane? Zapytał go Saszka. Ja nie wiem, ja kupiłem styrki. Styrki kupił, a pocynkował sam. Rzucił szczur z boku. Gdzieś kupił styrki? Zapytał Saszka. Oczy Alfreda latały po stronach. W Wilnie kupiłem. Szczur parsknął śmiechem. Saszka i Lord i Bolek i Kometa obejrzeli uważnie karty. Ta. sterki cynkowane, rzekł Saszka. Ja mówiłem, rzekł szczur i chciał rzucić się na Alfreda. Nagle, Saszka tupnął nogą. Szczur cofnął się. Saszka obejrzał obecnych. U mnie w domu nie dam robić burdelu. Zrozumiano? Kto chce się porachować, może zrobić to gdzie indziej. Postawiłeś w bank 200 rubli. Tak. Saszka wziął z banku 100 dolarów i odłożył banknot na bok. To twoje 200 rubli. Różnica mała. Potem zwrócił się do obecnych. A teraz, chłopaki, honorowo. Kto ile przegrał do Alfreda, ma otrzymać. Kto wygrał, dawać tu, ale honorowo. Mnież pani nie Alfonsy a fartowcy. Honorowo. Dało się słyszeć szmer uznania. Obliczono pieniądze w banku. Potem przerachowano wszystkie przegrane i wygrane. Saszka rozdzielił bank i pieniądze pomiędzy przegranych. Następnie wziął 100 dolarów i rzekł do Alfreda. A to twoje. Alfred milczał. Saszka zwrócił się do szczura. Zaświeć zapałkę i spal to śmiecie. Gdy szczur spalił banknot. Saszka znów zwrócił się do Alfreda. A teraz uważaj, żebyś więcej z chłopakami nie grał, rozumiesz? Bo załatwią się z tobą inaczej. Ja załatwię się. A was chłopcy proszę nie stukać o tym, co tu było. To nasz interes i między nami zostanie. Alfred chciał coś powiedzieć. Saszka przerwał mu. Milcz. Masz psie oczy i psi język. Chwilę milczał. Potem znów zaczął mówić, zwracając się do braci alinczuków. Dziękuję wam, że przyszliście do mnie w gościnę z cyrkowanymi styrkami. Chcieliście na zecher nas zrobić, więc nie będziemy ani grać, ani pić razem. Zwrócił się do żywicy. Otwórz okno. Żywica prędko podszedł do okna i odemknął je na oścież. Byłoby nieładnie, żebym was przez drzwi wypuścił, rzekł Saszka do alinczuków. Takich gości wypraszam przez okno. No, fruwajcie, jeden za drugim, wskazał im palcem na otwarte okno. Alinczuki zaczęli kolejno wyłazić do ogrodu. A szczur stał przy Framudze i śmiał się. Śmiał się wesoło, niepohamowanie, zaraźliwie. To też wszyscy wybuchnęli śmiechem. Powagę zachowali tylko Saszka, Żywica, Mamut i Felek Maruda, który jadł w dalszym ciągu, nie zwracając na nic uwagi. Gra w karty została przerwana. Chłopaki po wyjściu alińczuków zabrali się do picia i jedzenia. Żywo komentowali zajście z Alfredem. Ale szczur ma oko, rzekł Wańka Bolszewik. Szczur pociągnął nosem. Znam ja takich lujów, pilnowałem go, lord się zaśmiał. A Kruczek dobrze chrobotnął go butelką. Uraczył go wódką, rzekł kometa. Kruczek się śmiał, wesoło błyszczał oczami. Po co chamy chłopaków oszukują? Mądrze! zaaprobował lord. Zbliżyłem się do Saszki i powiedziałem: Mam do ciebie interes. Może wyjdziesz na chwilę z chałupy. Coś ważnego? Tak, o Alfredzie. Aha, to wyjdź i zaczekaj przy bramie. Przyszedłem izbę, w której odbywała się ogólna zabawa. W pobliżu bramy zaczekałem na Saszkę. Na podwórko. Od czasu do czasu wybiegali chłopaki i dziewczyny. O kątach podwórza rozlegały się szepty, śmiechy i piski dziewcząt. No, co powiesz? Wczoraj późno wieczorem wracałem do domu. Było ciemno. Gdy zamakałem furtkę, z sadu ktoś do mnie strzelał cztery razy. Tak? Tak. Wiem, że to robota Alfreda. Skąd to wiesz? żywo zapytał mnie Saszka Wiem. Może to nie on sam strzelał, może ktoś z braci, albo wynajął kogoś? Dziś rano uprzedził mnie pewien chłopak kto? Prosił, aby nikomu o nim nie mówić. A o czym uprzedził? Że Alfred proponował jakimś blatnym chłopakom sto rubli żeby mnie sprzątnęli. Oni przyszli do niego i pytali kto ja jestem. On powiedział, żeby tego nie robili. Saszka chwilę milczał, a potem rzekł Wiem, kto ci to mówił Josek Gęsiarz nie zaprzeczyłem. Saszka namyślał się, a ja wyjąłem z kieszeni kulkę, którą dostałem ze ściany domu i podałem mu. Przemytnik powiedział: Z brauninga rąbał z siódemki. Po chwili zapytał: Co ty miałeś z Alfredem? Może darliście z sobą koty? Opowiedziałem mu szczegółowo o zatargu, który miałem z Alfredem, gdy odprowadzałem felę do kościoła, i o tym, jak przywitałem go w mieszkaniu Trofidów, gdy przyszedł do Heli. Dobrze, żeś mi to powiedział, rzekł Saszka. Pomówię z żywicą, będziemy mieli go na oku. A ty nie, Drew. Zaśmiał się. Pluję na takich chojraków, co po nocy z za rogu strzelają. Ale może nasłać na mnie jakiś drani? Chciałem, żebyś wiedział o tym. Dobra, jest. Zobaczymy, co będzie dalej. A jak zajdzie potrzeba, to raz dwa na giemzłę go przerobimy. Saszka chciał już odejść, lecz nagle ogarnęła mnie chęć powiedzenia o Feli. Uważałem, że będzie dobrze, jeśli będę z nim zupełnie szczery, rzekłem. Mam jeszcze jedną sprawę, tylko nie wiem, jak ci o tym powiedzieć. Jak chcesz, możesz nie mówić. Jeśli nic nie powiesz Feli, to opowiem ci. Był widocznie zdziwiony. Nie mówić, Feli? No dobrze, nie powiem. Słowo? Mówię, nie powiem, to nie powiem. Wystarczy. Nie wierzysz mi, nie mów. Jak byłem z Felą w piwnicy, posłałeś po ogórki. No. Poszedłem, tyś prosił. No, no i co? No i tamtego. Co? No rozumiesz. Podwalałeś się do niej? Tak. I co? Powiedziała, że po ślubie. Saszka nagle wybuchnął śmiechem. Potem rzekł. Kładąc mi rękę na ramieniu, Felka nie jest niewiniątkiem. Ma dwadzieścia siedem lat. Nie raz się puszczała, mówię otwarcie. Mniejsza, że siostra, ale cóż z tego? Lepiej mieć taką babę jak inną. Będziesz miał dobrą żonę i najładniejszą w miasteczku Szmirę. Ja tam w ciebie nie wmawiam. Jak chcesz. Tylko Felka tobie pierwszemu to powiedziała. Nie trać sposobności, bo może się rozmyślić. Urwał na chwilę i potem rzekł dalej. Felka mogła sto razy wyjść za mąż, lecz nie chciała. Nie wiem, co jej teraz się stało. Chłopaki na nią lecą, posak też ma. Daję jej całe gospodarstwo i piętnaście tysięcy rubli, rozumiesz? Ja nic nie potrzebuję. Jeśli kiedyś się namyślisz, to pogadaj z nią i zróbcie interes. Ja w to wtrącać się nie będę, wasza sprawa. Alfred też się do niej pali. Wodziła go za nos ze dwa lata. I nic. No, wracam do chłopaków. Ja ja żenić się jeszcze nie myślę. Chcę się pobawić. Jestem za młody. Twoja rzecz. Chodź pić albo idź lepiej, przyjrzyj się Feli. Saszka zostawił mnie przy bramie i poszedł do mieszkania. A po chwili i ja udałem się za nim. Zatrzymałem się w ogólnej izbie. Zabawa nie ustawała. Antoni ciął Polkę, a młodzież tańczyła do upadłego. Twarze płonęły od alkoholu i ruchu. Zobaczyłem felę tańczącą z gwoździem. Zacząłem ją obserwować. To, co zaszło niedawno między nami. Zdawało mi się, teraz po prostu niewiarygodne. Miała taką zimną, dumną twarz i z taką rezerwą trzymała się w tańcu że trudno było uwierzyć samemu sobie, że tamto zajście było rzeczywiste. Fela dostrzegła moje spojrzenie i ściągnęła brwi. Wiedziałem, że również po mnie obserwuje. W zachowaniu jej też zaszła zmiana. Zaczęła tańczyć piękniej i namiętniej. Drażniła mnie. Zrozumiałem to. Obejrzałem się po izbie i zobaczyłem belkę siedzącą na ławce z Manią Dziundzią. Podszedłem do niej. Poproszę pannę Belcię do tańca. Oj nie, nie chcę, mi się nogi już bolą, ale bardzo proszę, bardzo. Spojrzała na mnie trochę zdziwiona, uśmiechnęła się. No dobrze, ale niedługo. Zaczęliśmy tańczyć. Umyślnie szczególnie mocno przyciągałem do siebie dziewczynę i starałem się pokazać, że jestem nią bardzo zajęty. Jednocześnie starałem się trzymać w tańcu blisko feli. Dostrzegłem, że również zaczęła ożywienie rozmawiać z gwoździem i nawet śmiała się, mówiąc coś do niego. Zabawa skończyła się bardzo późno. Poszedłem odprowadzić Belkę do domu. Mieszkała na drugim końcu miasteczka. Belka odemknęła drzwi od sieni i zaczęła otwierać kłódkę u drzwi do swego mieszkania. Świeciłem jej latarką. Sama mieszkasz? Zapytałem jej. Tak, matka z dziećmi mieszka na drugiej połowie domu. Przyciągnąłem ją do siebie. Odepchnęła mnie ramionami. Wiem, chłopaku, czego szukasz, ale dzisiaj nic z tego. Trzeba się wyspać. Jutro w drogę dybam. A kiedy? Kiedyś. Masz czas. No idź, bo zamknę drzwi do sieni. Pożegnała mnie silnym męskim uściskiem dłoni. Życzę belci, szczęśliwej drogi. Dziękuję. Przyjemnych marzeń. Wyszedłem na ulicę. W miasteczku było cicho. Łysy, zamyślony, jakby znudzony, płynął między chmurami. Na północno-zachodniej stronie nieba lśniła wielka niedźwiedzica. Długo na nią patrzyłem. Westchnąłem i poszedłem do domu. Zbliżał się koniec złotego sezonu. Wyczuwali to przemytnicy i pracowali wytężając wszystkie siły. Bolek Lord. Zebrał naszą partię. Jest teraz maszynistą. Mamut i Wańka bolszewik, którzy chodzili z partią gwoździa, puścili go w trąbę i dołączyli do nas. Teraz brakuje nam Juska Trofidy, buldoga i Chińczyka, którzy siedzą w więzieniu. Nie ma z nami Pietrka-Filozofa, który zachorował i pozostał w domu pod opieką zegarmistrza Murzańskiego. Nie ma i Słowika, który wyjechał do krewnych. W Ale mamy jednego nowicjusza. Jest to wysoki, młody chłopiec, w moim wieku, zawsze ładnie ubrany, nawet w drogę. Nazywają go, zapewne z tego powodu, Aligant. To jego pierwsza robota towaru pilnuje lowa. Towar mamy tani: ołówki, puder, mydła toaletowe, grzebienie i batyst. Berger nie ryzykował na pierwszy raz drogiego towaru. Noski są lekkie, po 25 funtów każda. Razem z maszynistą, lordem i odprowadzającym nowką, było nas dziesięciu. Zebraliśmy się w stodole przy ulicy Zagumnej, na brzegu miasteczka. Tam były zamelinowane noski. Z nadejściem nocy wyszliśmy ze stodoły i skierowaliśmy się na północ. Bolek, lord, prowadził nas po nowej drodze, po której kiedyś długo chodził z partią bułygi. Słynnego przemytnika, maszynisty i przewodnika, zabitego przez bolszewików na wiosnę 1922 roku, gdy prowadzał figurki z Sowietów do Polski. Idę zamyślony. Patrzę na siedem cudnych gwiazd wielkiego wozu i nadaję im imiona. Nie wiem dlaczego kobiece imiona. Pierwszą z góry, z lewej, nazywam Ewa, drugą Irena. Trzecią Zofia. Czwartą. Przednie górne koło wozu. Maria. Piątą. Dolne koło. Helena. Szóstą. Tylne górne koło. Lidia. Wreszcie siódmą. Dolne koło. Leonia. Staram się zapamiętać te imiona. Dobrze, że chłopaki nie wiedzą o czym myślę. Wyśmialiby mnie. To będzie moją tajemnicą. Uśmiecham się do gwiazd. I zdaje mi się, że one śmieją się do mnie, jak śliczne, promienne oczy. Po w lesie ruszamy na noc dalej i w dwie godziny od wyjścia z lasu docieramy do hutoru Bombiny. Jesteśmy zgrzani, bo szliśmy bardzo prędko. Pakujemy się do stodoły, zrzucamy noski przy wrotach, siadamy na słomie i wypoczywamy. Potem we trójkę, ja, Lord i Lowa, idziemy w kierunku hotoru. Składamy się pod okna domu i obserwujemy, co dzieje się w środku. Obcych ludzi w mieszkaniu nie ma. Bombina robi coś przy stole, obrócona do nas bokiem. Pod sufitem pali się duża lampa naftowa. Wchodzimy do sieni, a stamtąd do izby. Dobry wieczór, kochanej gosposi, mówi lord. Bombina obraca się ku drzwiom. Chwilę patrzy na nas. A potem klaszcze w dłonie wesoło i się uśmiecha. Dobry wieczór. Nie spodziewałam się, siadajcie. Co u was słychać? pytają Lord. Wszystko dobrze, a u was? Opowiadamy jej o zajściu z ostatnią partią o wsypie trofidy, buldoga i chińczyka. Bombina wyraża swój żal. No, a teraz robimy znowu? Pyta po chwili. A jakże? Robimy, odpowiada lord. Jeść chcecie? Pyta Bombina. Jeszcze jak, mówi Lord. Ilu was jest? Prócz nas jeszcze siedmiu. Bombina wzięła się do pracy, zaczęła smażyć jajecznicę. Lowka powiedział, że jest zmęczony, że nie chce jeść. Poszedł spać na drugą połowę domu. Po pół godzinie, obładowani dwoma koszami wiktuałów, ruszyliśmy do stodoły. Bombina poprzedzała nas z latarnią w ręce. Chłopaki wesoło przywitali bombinę. Wańka Bolszewik uwijał się koło naszej gospodyni, prawiąc jej różne komplementy. W pewnym momencie coś powiedział do niej. Nie słyszałem jego słów. Nie dla psa Kiełbasa odparła mu bombina. Mądrze odpowiedział lord. Mówię i powiadam, chłopaki rzekł z namaszczeniem kometa że nasza bombina to studnia mądrości. Kufer ze złotem, a nie baba. Krugom szesnaście, odparł szczur. A znakiem tego, mówił dalej kometa, trzeba wypić. Niech żyje bombisia sto lat. Pięćset, poprawił lord. Tysiąc, ryczy szczur. Bombina się śmieje i wypija z nami szklankę wódki. Skończyliśmy jedzenie. Bombina wstaje i bierze latarnię. Dobranoc, chłopaki. Ognia mi tu nie zapruszyć. Potem zwraca się do mnie i mówi. Proszę mi pomóc odnieść do domu kosze. Zbieram do koszów naczynia i wychodzimy ze stodoły. Gdy przymykam wrota, słyszę głos bolszewika. Potem szczur parska śmiechem i coś mu odpowiada. Mądrze, rozlega się głos lorda. Mówię i powiadam, chłopaki, zaczął mówić kometa. Lecz co mówił i powiadał? Nie słyszałem. Poszliśmy ku domowi. W mieszkaniu postawiłem na ławce kosze i chciałem wracać do stodoły. Gdzie ty? Zawołała Bombina. No do chłopaków spać. A ze mną nie lepiej? Lepiej, ale co? No nie wypada, co chłopaki pomyślą. Będą się śmiać, przygadywać. Niech się śmieją, aby nie płakali. Co tobie? Czy ty to taki zielony jesteś, że się ich boisz? Widzisz, ja się nie boję. Pluj na wszystko. Późnym wieczorem, gdy bombina zgasiła lampę i zaczęła zasypiać, przypomniałem sobie wielką niedźwiedzicę i imiona, które nadałem poszczególnym gwiazdom. Przypomniałem sobie, że dotychczas nie znam imienia swej kochanki. Przecież bombina to nie imię ona już spała. Obudziłem ją. Przeciągnęła się leniwie. No, co chcesz? Jak ci na imię. A po co ci to? Tylko po to mnie obudziłeś? Była widocznie zdumiona. No tak, chcę wiedzieć. Roześmiała się, a potem powiedziała: Lonia. Lonia? To znaczy Leonia, tak? Tak. Podoba ci się? Bardzo, powiedziałem szczerze. Zaczęła się śmiać, a potem goręcej niż zwykle objęła mnie. Od tego czasu nazywałem ją po imieniu, lecz tylko wtedy, gdy byliśmy sami. A gdy patrzyłem na konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy, to przy spojrzeniu na siódmą jej gwiazdę, zawsze przypominałem sobie Leonię i tęskniłem za nią. Spostrzegłem, że od tamtej nocy w stosunki nasze wkradło się więcej ciepła i przywiązania. Złoty sezon się kończył, dwa razy spadł śnieg, lecz wkrótce zginął. W najbliższych dniach mogła stanąć biała ścieżka. Utrudniałoby to bardzo naszą pracę. Chłopaki pracowali wytężając wszystkie siły. Chcieli wyzyskać należycie resztę jesieni. Pod koniec złotego sezonu nadeszła dla przemytników fala niepowodzeń. Rozpoczęło się od tego, że gwóźdź położył całą swoją partię. Zasypali się na malinie w Sowietach. Niedaleko od granicy. Wyśledził ich padpolnik Makarow. Nie widziałem go nigdy, lecz dużo słyszałem o nim od chłopaków. Makarow sam był kiedyś przemytnikiem i chodził z partią kontrabandzistów. Potem wszedł w kontakt z czekistami i zaczął kryć partię po partii. Ponieważ dobrze wiedział, jak pracują przemytnicy, i znał wiele punktów, więc poczynił nam wiele szkód. Umiał tropić przemytników. I na swoją rękę. Stale kręcił się po pograniczu, urządzając na nas zasadzki. Chłopaki opowiedzieli mi, jak wygląda Makarow. Był wysokim, krępym mężczyzną. Lat czterdzieści. Miał krótką, rudą brodę i dużą bliznę od noża na lewym policzku. Wiadomość o wsypie partii gwoździa, liczącej czternastu ludzi, przyniósł Bronek Kiełb, który sam jeden ocalał z całej partii. W nocy chciał wyjść ze stodoły na dwór i posłyszał jakieś szmery i szepty przy wrotach. Nie wiedząc jeszcze co jest, na wszelki wypadek odszedł odwrót i wlazł pod sieczkarnię, która stała na prawo od wejścia stodoły. Gdy czekiści wpadli do środka i zaczęli wyciągać rozespanych chłopaków z siana, on ukryty w cieniu pod sieczkarnią przesiedział tam dygocąc ze strachu aż do końca rewizji. A gdy czekiści wraz z aresztowanymi przemytnikami weszli ze stodoły, wymknął się przez otwór pod wrotami, który był założony deską. Do rana, prawie biegiem, przedostał się do Polski i opowiedział o sypie. Żydzi rakowscy, kupiec, który posyłał towar i krewni Jutka Balerona, wysłali do Mińska szlomę żrepca, który miał tam wpływowych znajomych i miał postarać się wykupić przede wszystkim Jutkę. A jeśli się da, to całą partię. Tegoż dnia wieczorem Szloma z pięcioma tysiącami dolarów zaszytymi w cholewach butów poszedł wraz z bratem Gwoździa, Michałem Garbatym, za granicę. To była pierwsza gruba wsypa. Następnej nocy na granicy, w pobliżu Wołomy, nasi baoniarze popędzili kota partii koszmy Stradonia z Duszkowa. Dwóch chłopaków wpadło u nas, a trzech w Sowietach. Ocalało czterech. Potem wpadła Helka Pudel z partii Belki. Zgubiła się w lesie koło Zatyczna, na sowieckiej stronie. I dotychczas nie wróciła. W kilka dni później dotarła do nas straszna wiadomość. O pięć kilometrów od granicy, w lesie, w pobliżu Gorani, znaleziono na bagnie trupy pięciu ludzi. Była to partia Kuczkunów. Czekiści prowadzili w tej sprawie dochodzenie i aresztowali sześciu chłopów z krasnego lachów i borsuków. Wspólnie polowali na przemytników i złapali nad ranem kuczkunowską partię. Zabrali im towar i pieniądze, a potem zaprowadzili ich na bagno. Tam zabili wszystkich z nagama, a trupy wdeptali do bagna i zamaskowali chrustem. Zrobili to dlatego, aby sprawa się nie wykryła, a martwi nie mówią. Nam również przydarzyło się nieszczęście. Szliśmy za granicą z towarem. Było nas dziesięciu. Na granicy dano nam popędź. Zaczęliśmy plitować. Z tyłu grzmiały strzały. Nogowaliśmy w zupełnej ciemności, instynktownie znajdując drogę i orientując się szmarem kroków, aby się nie pogubić. Oddaliliśmy się już o kilometr od granicy, lecz strzały brzmiały nieustannie. To była dobrze przygotowana zasadzka. Nagle posłyszałem, że ktoś jęknął. Potem potknąłem się o siedzącego na ziemi człowieka. Przeskoczyłem przez niego. Chłopaki, posłyszałem głos: postrzelili mnie. Zatrzymałem się i zawołałem na kolegów. Stać chłopaki, już nas nie gonią. Wszyscy stanęli. Wróciliśmy do rannego. Był to aligant. Kula przeszyła mu łódkę lewej nogi. Nie mógł iść dalej o własnych siłach. Po krótkiej naradzie Postanowiliśmy wracać, niosąc rannego na zmianę po dwóch. Wtedy odezwał się mamut: Ja sam go odniosę do Rokowa, podołam. Wysmarujcie dalej. Znów zaczęliśmy się naradzać. Wreszcie stanęło na tym, że szczur i mamut wrócą z aligantem do miasteczka, a my pójdziemy z towarem dalej. Zrobiliśmy z podartej na strzępy koszuli opatrunek rannemu, a potem mamut wziął go na barana. Na plecy. Szczur poszedł pierwszy, aby zbadać drogę. Noski zostawili nam. Lord chciał wziąć jeszcze jedną noskę, ale jemu jako przewodnikowi byłoby zbyt trudno, więc zrobiliśmy tak. Bolek kometa, wańka bolszewik i ja wzięliśmy po dwie noski. Szczęśliwie dotarliśmy do punktu. A w drodze powrotnej znowu ostrzelano nas. Tym razem bez skutku. Mamut i szczur gładko przerzucili przez granicę rannego aliganta i odnieśli go do domu. Gdy po opatrzeniu aliganta ruszliśmy w drogę, obciążony podwójną nioską z trudnością brnąłem naprzód, starając się nie stracić z oczu czworokątnej, szarej plamy noski na plecach lorda. Nagle zaczęło mi się zdawać, że to była płyta grobowa i że muszą być na niej wypisane imię, nazwisko, data urodzenia i zgonu. Wyobraźnia zaczęła nawet ukazywać mi na tle tej płyty znak krzyża i wyrazy pomyślałem. Chodzimy po nocy z tymi płytami grobowymi na plecach, a ja mam dwie takie płyty tak, trudny i niebezpieczny jest zawód przemytnika lecz czułem, że porzucić go byłoby mi trudno przyciąga mnie jak kokaina wabią mnie nasze tajemnicze nocne podróże. Pociąga gra nerwów i gra ze śmiercią i niebezpieczeństwem. Lubię powroty z dalekich, trudnych wycieczek, a potem wódka, śpiew, harmonia, wesołe twarze chłopaków i dziewczyn. Kochają nas nie za nasze pieniądze, a za śmiałość, wesołość, rozchulność i pogardę dla forsy. Nic nie czytamy. Polityka nas nie interesuje. Gazety nie widziałem od kilku miesięcy. Wszystkie nasze myśli obracają się wokół jednego tematu granica, a uczucia dookoła kilku innych, zależnie od gustu i temperamentu, wódka, muzyka, gra w karty, kobiety. Spostrzegłem, że od dwóch tygodni, kiedy rozpoczęła się fala niepowodzeń dla nas, wielkie niedźwiedzicy na niebie nie było, bo zaciągały ją chmury. Po powrocie z zagranicy. Poszedłem do mamuta, aby dowiedzieć się od niego, jak im się udało przerzucić przez granicę rannego liganta. Gdy wszedłem do jego biednej izby, zobaczyłem niezwykły obrazek. Mamut, ciężki, niedźwiedziowaty, stał po środku izby. Na karku jego siedział pięcioletni chłopak i poganiał konia bacikiem. Drugi chłopiec, trochę starszy, popędzał tatusia z tyłu, stojąc na podłodze. Mała dziewczynka. Siedząca na przewróconych do góry nogami nieckach, przyglądała się tej zabawie i wesoło się śmiała. A mamut, udając konia, niezdarnie ciężko galopował po izbie i rżał. Był to najłagodniejszy i najlepszy ze znanych mi ludzi, którego mógł każdy łatwo wykorzystać, oszukać, skrzywdzić. A jednocześnie był to lombrosowski typ, o którym. Gdyby stanął przed kratami sądowymi, dzienniki pisałyby o ponurym spojrzeniu zbrodniarza, o kamiennej twarzy pozbawionej ludzkiego wyrazu, nacechowanej piętnem zbrodni, o zwierzęcych instynktach zdegenerowanego i tak dalej. Biedaka bezbronnego, jak chore dziecko. Gdy wszedłem do pokoju, żona mamuta, mała, szczupła kobicina, zwróciła się do mnie wskazując ruchem dłoni na mamuta. Zwariował. Całkiem zwariował. On zawsze tak. Wcale nie ma rozumu. Jak go nie biję, to wariuje. Nie może bez lania się obejść. A koń mamut stał pośrodku izby. Duży, ciężki, niezdarny. Przeświadczony o swej strasznej winie. Na ustach mu się błąkał tkliwy uśmiech. Oczami błagał żonę, by dała mu spokój przy obcym, przy gościu. Nie wiedziałem, że Mamut posiada tak liczną rodzinę, bo zobaczyłem jeszcze jedno dziecko w kołysce. Gdy wróciłem do domu, dowiedziałem się, że Józek Trofida przysyła list, w którym powiadamiał rodzinę, iż został skazany na sześć miesięcy aresztu i że odbywa karę w więzieniu w Nowogródku. Niepokoi mnie bardzo siostra Trofidy, Hela. Dziewczyna chodzi smutna, zamyślona. Kilka razy spostrzegłem, że ma zaczerwienione oczy, Widziałem kilkakrotnie, jak wymykała się wieczorem z mieszkania. Kiedyś śledziłem ją. Lepiej bym tego nie robił. Zobaczyłem, że Hela spotkała się o zmierzchu na moście z Alinczukiem i poszła wraz z nim za miasteczką. Gdyby Józek był w domu, kazałbym mu ostrzec siostrę przed Alfredem i opowiedzieć o jego zalotach do wielu miasteczkowych dziewcząt i do feli. Sam mówić z nią o tym nie mogłem. Bo na pewno błędnie zrozumiałaby mnie, pomyślałaby, że to zazdrość z mojej strony. Hela wróciła z randki blada, zasmucona. Na twarzy jej widziałem ślady łez, a ja nic na to nie mogę poradzić. Za to przyjaźnią się z Janinką. Gdy jestem w domu wieczorami, to dziewczynka przychodzi do mnie i opowiada różne fantastyczne historie o ptakach, o zwierzętach, o tym, co mówią drzewa i kwiaty. Skąd u tej małej taka fantazja? Ciekawym, jaka będzie za kilka lat, gdy stanie się dorosłą panną. Dziś rano przyszedł do mnie lord. Zobaczył, że w pobliżu jest Janinka i powiedział: Wyjdź na chwilę, chcę ci coś powiedzieć. Dziewczynka spojrzała na nas i rzekła niezwykle poważnie: Możecie mówić wszystko. Ja na tym się znam. Ja cudzych sekretów nie słucham i nie zdradzam. Lord roześmiał się, chwycił ją pod pachy i uniósł w górę. Tego to ja nie lubię, rzekła Janinka. Przepraszam panią z głębokim ukłonem powiedział lord. Proszę, ja nie gniewam się, a teraz pójdę. Pogadajcie sobie, bez krępacji. Wyszła z pokoju. To będzie numer, rzekł lord. Dobre dziecko, powiedziałem. Dziecko? odparł lord. Wszystkim naszym maruchom ta siksaforyda, taka powaga. Fiu-fiu. Co chciałeś powiedzieć? spytałem lorda. Będzie agranda. Kiedy? Dziś idziemy w drogę. Z powrotem poniesiemy skórki. Rozumiesz? Tak. No i zrobimy agrandę w lesie, w pobliżu granicy. Sezon się kończy. Trzeba trochę podreperować się na zimę. Chłopaki wiedzą o tym? Sami prosili. Wie o tym kometa, szczur i mamut. Żeby ktoś nie wpadł. No trudno. Jakoś tam będzie. Trzeba trochę zarobić. Siedem miesięcy przeszło czysto. Jedną robotę zawalimy. Uprzedzam cię, żebyś wiedział. Gdy będziemy urywać, trzymaj się przy mnie. Dobrze. Wieczorem tego dnia wyrusziliśmy w drogę. Towar szedł kosztowny. Giemza, lakier, chrom, batysty i jedwabne pończochy. Noski mieliśmy po 40 funtów. Na punkt Przyszliśmy o godzinie trzeciej w nocy. Chłopcy poszli do stodoły, a ja i Lowa skierowaliśmy się do hutoru. Z początku chłopaki docinali mi trochę, mając na myśli mój romans z bombiną, szczególnie wańka Bolszewik. Lecz szczur kiedyś powiedział do niego: A tobie szkoda? Oczy wyłażą z zazdrości? Miała rację bombina, nie dla psa kiełbasa. Potem wszyscy pogodzili się z tym. Szczególnie, gdy spostrzegli, że bombina zaczęła lepiej dbać o nasze koryta. Teraz, gdy przychodzimy na Melinę, oni kierowali się do stodoły, a ja wraz z łowką szedłem do mieszkania. Czasem tylko bolszewik nie wytrzymał i powiedział – poszedł na ciepłe nóżki! Bombina odemknęła nam drzwi. Nie krępując się obecnością Lowy, objęła mnie pulchnymi, gorącymi ramionami. Potem prędko odesłała Lowę do bukówki, i wesoła, podniecona, niecierpliwa wróciła do mnie. Pomagała mi zdjąć obłocone do kolan buty i ubranie. Z rana znajdowałem wszystko suche i czyste. Dobrze mi było z nią. Z czasem spostrzegłem, że zaczyna mnie kochać inaczej. Jakoś tkliwiej, żewniej. I ja coraz bardziej się do niej przywiązywałem. A nawet tęskniłem za nią, gdy dłużej jej nie widziałem. Przekonałem się... Że różnica wieku nie ma większego znaczenia. A czasem zdawało mi się, że jest młodsza ode mnie. Tyle w niej było werwy, śmiechu i jakiejś dziewczęcej lekkomyślności. Nazajutrz wyruszyliśmy w powrotną drogę. Nieśliśmy skórki. Ja miałem w worku na plecach 380 skórek autajskich wiewiórek, 19 paczek po 20 skórek w paczce. Noska była niezbyt ciężka. Inne chłopaki również nieśli skórki. Same wiewiórki. Droga była szczególnie trudna. Noc czarna jak smoła. Teren grząski i lepki jak dekstryna. Brnęliśmy niby muchy po lepie, z trudnością wydobywając nogi z błotnistej gleby. Trzy razy wypoczywaliśmy, zanim doszliśmy do lasu granicznego w pobliżu Zatycza, gdzie zamierzano zrobić agrandę. Weszliśmy do lasu. Zaczęliśmy przemykać się wąską ścieżką pomiędzy gęsto rosnącymi choinkami. Potem wyszliśmy na polanę i środkiem jej podążaliśmy dalej. Wkroczyliśmy na szeroką, wyjeżdżoną kołami wozów drogę. Pod nogami zadudniły deski. Most, pomyślałem, starając się iść ciszej. Ktoś przeszedł pośpiesznie obok mnie i zniknął w ciemności. Był to szczur. Lord? Na chwilę zatrzymał się i wziął mnie za rękę. Przysunął blisko twarz i szepnął. Zaraz. Przeszliśmy obok siebie. Nagle, na lewo od drogi, błysnęła latarka elektryczna. Musnęła błyskawicznie długi wąż idących środkiem drogich chłopaków. I w tymże momencie rozległy się nieludzkie krzyki. Stój! Strzelam! Stój! Latarka zgasła. Buchnęły dwa strzały rewolwerowe. Potem jeszcze dwa. Wszystko wokoło zakotłowało się. Rozległy się krzyki. Trzeszczą rosnące przy drodze krzaki. Łomot idzie po lesie. Ja i lord skoczyliśmy w lewo, skąd rozległy się krzyki i strzały. A chłopaki wałowali w prawo. Za kilka minut wszystko ucichło. Powstaliśmy. W pobliżu rozległo się gwizdnięcie. Lord odpowiedział. Zbliżył się do nas szczur. To on strzelał i krzyczał. Posłyszałem, że cicho się śmieje. No jak tam? Zapytał szczur lorda. Klawy, szocher! Jak cholera granda pierwsza klasa? Przeszliśmy szczęśliwie granicę. Nazajutrz Bolek Kometa powiózł skórki do Wilna. Tam można było o wiele drożej je sprzedać, niżli w miasteczku. Ja, lord, szczur i mamut oddaliśmy jemu swoją dolę. Razem z jego skórkami było 1840 sztuk. Żeby na nie nawalił, rzekł szczur. On nawali? powiedział lord Nigdy. Jego stąd, z granicy i milionami nie wywabisz. Za dwa dni kometa wrócił. Skórki sprzedał za 2024 dolary. Po dolarze i 10 centów za skórkę. Odliczyliśmy za drogę komecie 24 dolary. A resztę, dwa tysiące dolarów, rozdzieliliśmy pomiędzy siebie. Po 400 dolarów na dolę. Tylko nasza piątka wiedziała o agrandzie. Inne chłopaki myślały, że nam naprawdę dano popędź. Niektórzy mówili nawet, że to robota podpolnika Makarowa. A Wańka Bolszewik zaklinał się, że widział przy błysku latarki jego rudą brodę i bliznę na lewym policzku. Wszyscy wrócili szczęśliwie do miasteczka. Tylko towaru kupcowi nie zwrócono. Pogubili, porzucali. Zresztą nie tłumaczyli się z tego wcale. Znów spadł śnieg. I już się utrzymał. Zima nadeszła surowa, mroźna i śnieżna. Twardo stanęła na granicy i grubą warstwą chłodnego puchu ukryła ziemię do długiego snu. Stanęła biała ścieżka. Złoty sezon się kończył. Chłopaki się bawili, pili, robili burdy. Uganiali się za dziewczynami. Wyglądało to tak, jakby każdy starał się co prędzej przechulać zarobione pieniądze. Ginta miała szczególne powodzenie. Nasz salon był zawsze pełny. Po prostu drzwi się nie zamykały. Przemytnicy kąpali się w wódce. Bolek kometa był w swoim żywiole. Pił, pił, pił. Nie wiadomo, kiedy wypoczywał. Felek Maruda dotrzymywał mu towarzystwa. Lecz pił mniej, bo był zajęty jedzeniem. Antoni grał nieustannie. Kometa przywiózł dla niego nową, bardzo drogą harmonię i dał mu ją w upominku. Więc harmonista grał, ciął, rąbał i rżnął na niej jak wściekły. Pewnego wieczoru spotkałem na rynku Joska Gęsiarza. Wesoło mnie przywitał. Gdzie idziesz? zapytał mnie. Do domu. Jeszcze wcześniej, chodź do mnie, pogadamy trochę. Powiem ci jeden ciekawszy kawałek. Chwilę się wahałem. O Alfredzie Alinczuku ci powiem, dodał Josek. Poszedłem z nim. Żona czekała na Joska z kolacją. Usiedliśmy do stołu. Gęsiarz zwrócił się do żony. Idź spać, Dora. My tu mamy trochę do gadania. Kiedy wyszła z pokoju, Josek przebrał poważną minę i powiedział: Wy uważajcie. Alfred chce was zasypać. Jak zasypać? Donieść na policję? Gęsiarz się uśmiechnął. Nie. On chce położyć was na dobre, na tamtej stronie. Skąd wiesz o tym? Bo wypytywał, dokąd chodzicie, gdzie melinuje się partia lorda. Czy on może to zrobić? On? Ty jego mało znasz. On potrafi zrobić każde paskudztwo. Aż się nie wierzy. Sam fartowiec. Józek zaśmiał się. Fartowiec? To ostatnie ścierwo. Myślisz, on za granicą kryje? On chodzi na zycher. Przecież chodzą z maszynami. To co z tego? Oni biorą spluwy, bo boją się hamów. A o waszą partię on wypytywał z pontem. Niby chce znaleźć drugiego punkta dla siebie. A on chce was położyć. Wy uważajcie. Ja mam jedno podejrzenie. Gęsiarz urwał. Jakie podejrzenie? Nie powiesz nikomu? Nie. Pod Hajerem? Tak. On wsypał partię gwoździa, bo chciał mu odbić Anśkę za Zawitczankę. Co ty mówisz? Ja nie wiem tego na pewno. Wiem tylko, że on spotyka się w Mińsku z podpolnikiem Makarowem. Bawią się tam razem. Makarow pomaga Ańczukom chodzić z kontrabandą. A oni, Nadają mu robotę. Sypią chłopaków. Byłem strwożony. Chwilę namyślałem się, a potem powiedziałem: Wiesz co, Josek? To bardzo ważna sprawa. Ja muszę im powiedzieć o tym Saszce i lordowi. Nie można teraz. Ty dałeś słowo. Nie można. Ja dowiem się więcej, a wtedy się załatwicie z Alfredem. Teraz nie można. Powiedz tylko lordowi, żeby uważał na skrętach i żeby zmieniał Melinę. Możesz powiedzieć, że słyszałeś od kogoś, że Alfred wypytuje powstańców, dokąd chodzicie. Niech uprzedzi chłopaków, aby nikomu tego nie mówili. Alfred chce zasypać was tak jak gwoździa. Późno w nocy wracałem do domu, zastanawiając się nad sytuacją. Namyślałem się, jak postąpić. Obawiałem się, aby nie odstraszyć chłopaków z Meliny Loni. Nie miałbym wówczas możliwości spotykania się z nią. Nazajutrz. Poszedłem do Lorda. Zastałem go w mieszkaniu. Po wczorajszej pijatyce bolała go głowa. Wyraził chęć poprawienia humoru. Wiesz co, Bolku, powiedziałem do niego? Musimy uważać na melinie Alfred wypytuje się, gdzie mamy punkt w Sowietach. Chce nas lignąć. Skąd to wiesz? Wiem od jednego chłopaka. Cholera z tym Alfredem. Ale z suka. Musimy uważać. Tak. Teraz będziemy ostrożniejsi. Niedoczekanie jego. Parti nam nie weźmie. Najwyżej jednego chłopaka cupną. Czy wiesz to na pewno? Nie, tylko tak przypuszczam. Nie chciałem zbytnio zatrważać lorda, aby nie zmienił punktu. Trzeba uprzedzić chłopaków, aby nie mówili nikomu, gdzie zatrzymujemy się w Sowietach, powiedział lord. Właśnie, zrób to. Niech się pilnują. Języki za zębami i szlus. Zresztą nikt nie zna nazwiska bombiny, ani nie potrafi określić dokładnie, gdzie znajduje się hutor. Zmieniliśmy temat rozmowy, a trochę później poszliśmy pić do ginty. Po dwóch dniach wyruszyliśmy po raz pierwszy na robotę po białej ścieżce. Prowadził partię jak zwykle lord. Towaru pilnował lowka. Towar był tani. Podeszwy, kobiece swetry, wełniane szale, na zimowy sezon. Prócz mnie. Lowy i Lorda szli. Mamut, Szczur, Bolek Kometa, Wańka Bolszewik, Falek Maruda. Razem ośmiu. Pietrek Filozof wciąż chorował, a Aligant nie wyleczył się jeszcze z rany. Teraz jesteśmy ostrożniejsi. Nie idziemy polami w kierunku budynków hutoru i ogrodu, lecz brzegiem zagajnika zbliżamy się do wyjeżdżonej saniami drogi, którą zamierzamy, aby nie zostawić śladów za sobą, dojść do hutoru. Wyszliśmy w drogę z bokrówki, ze stodoły położonej na brzegu miasteczka. Dokąd za dnia zawieziono noski. W drogę ruszyliśmy wcześnie. Zaledwie zapadł zmierzch. Robiliśmy to z rachowaniem. Zielonki nie przypuszczają, aby przemytnicy wyruszyli tak wcześnie w drogę. O godzinie drugiej w nocy dotarliśmy do hutoru bombiny. Lord zatrzymał partię. Zbliża się do mnie. Może chcesz pójść na pierwszego? Zobaczysz. Czy wszystko w porządku na marinie. W stodole i w ogrodzie? Obejrzysz cały chutor. Zapytaj bombiny, czy nie kręcił się kto we dnie. A jeśli wszystko w porządku, to wyjdź na drogę i zrób zapaloną latarką trzy duże kręgi. Chcesz iść na pierwszego? Dobrze, pójdę. Zostaw noskę, będzie ci lżej. Zrzucam z pleców noskę i wychodzę na drogę. Do hutoru jest około 300 kroków, idę prędko i wesoło, bez noski, tak lekko się poruszać. Patrzę w lewo na wielką niedźwiedzicę i uśmiecham się. Powtarzam imiona poszczególnych gwiazd: Ewa, Irena, Zofia, Maria, Helena, Lidia, Leonia, Lonia. Potem powtarzam kilka razy: Lonia i śmieje się. Pewnie teraz śpi i nie śni się jej, że zaraz przyjdę. Przyspieszam kroku. Brama i furtka są zamknięte. Przełażę przez płot na dziedziniec. Z głębi podwórza rzuca się do mnie duży pies. Nero, Nero! Wołam na psa. Zbliża się w podskokach do mnie i z radosnym skowytem wspina się na tylnych łapach, starając się liznąć mnie po twarzy. Odpycham go od siebie. Po cichu pukam do okna. Po chwili widzę za szybą białą plamę twarzy. Kto tam? Ja. Władzio? Tak, otwórz Lonia. Już, już. Trzaskają zasuwy i wchodzę do ciepłej izby. Lonia dopiero co wstała z łóżka. Namiętnie całuje mnie. Jaki ty zimny? Chłopaki przyszli? Ja sam przyszedłem. Sam? Tak. Naprawdę po co? Stęskniłem się za tobą i jazda w drogę. Śmieje się, a potem mówi poważnie. Nie może być, kłamiesz. Powiedziałem jej, o co chodzi. Zapewniła mnie, że w chutorze wszystko w porządku. Jednakowoż obszedłem podwórze i ogród. Obejrzałem stodołę i dopiero wtedy wyszedłem na drogę. Wyjmując z kieszeni latarkę, zapalam ją i robię w powietrzu trzy duże kręgi. Czekam. Wkrótce na śnieżnej bieli drogi ukazują się jeden za drugim koledzy. Wpuszczam ich na podwórze i zamykam furtę na zasuwę. Chłopaki poszli do stodoły, a ja z Lową do mieszkania. Lonia jest już ubrana. Krząta się po izbie. Zapala w piecu. Szykuje dla mnie jedzenie, bo Lowa i chłopaki poszli spać. Później, gdy ułożyliśmy się do snu, Lonia powiedziała do mnie. Wiesz co, Władziu? Ja myślałam nad jedną rzeczą. Zostań ze mną na zawsze. Jakże to? Ja wszystko obmyśliłam. Zamknę punkt. Dość mam tego. Pieniędzy mi wystarczy i dla ciebie nie zabraknie. Będziemy żyć. Wyrobię dla ciebie dokumenty. Mam znajomych. W spałkomie i w Zasławku to da się zrobić. Nie, ja nie chcę. Nie kochasz mnie? Co? To co innego. Ale ja wolę żyć u siebie, za granicą. Lonia długo przekonywała mnie, bym zgodził się na jej propozycję. Prosiła, przytaczała różne argumenty. Wreszcie powiedziałem jej, że pomyślę nad tym, lecz wiedziałem z góry, że nigdy na to się nie zgodzę. Tu zanudziłbym się na śmierć, a może Ilonia zbrzedłaby mi, lecz nie powiedziałem jej tego. Święta Bożego Narodzenia i nowy rok minęły nam bardzo wesoło, a po świętach mało u którego z chłopaków pozostało coś w kieszeni. W styczniu chłopaki znowu zaczęli chodzić w drogę. Grała ich bieda. Szli, chociaż drogi były bardzo trudne, chociaż panowały zawieje, a po polach i lasach grasowały wilki. Kupcy dawali teraz lichy towar, nie chcieli ryzykować. Wiedzieli, że drogi są bardzo niebezpieczne i że mortusowi chłopcy są skorzy do zrobienia agrandy. Partie szły bardzo rzadko i były nieliczne. Natomiast częściej chodzili chłopaki na własną rękę. Nosili spirytus, na który był wielki popyt w sowietach i który łatwo było tam sprzedać. W Wigilię Święta Trzech Króli przyszedł do mnie lord i powiedział: Przysłała mnie fela. Byłem zdumiony. Czego chce? Zaprasza ciebie jutro na zabawę. Przecież Saszki nie ma w domu, wyjechał do stołków. To nic. Ona urządza małą wieczorynkę. Będzie kilka dziewczynek i paru chłopców. Pójdziesz? Dobrze, to ja też pójdę. Na zajutrz ubrałem się szczególnie starannie i wraz z lordem poszedłem do feli. Była godzina siódma. Zastaliśmy już wszystkich w komplecie. Zauważyłem, że fala tak dobrała chłopców i dziewczęta, aby nie było grandy i aby można było przyzwoicie się bawić. Prócz mnie i lorda ze znajomych chłopaków byli Pietrek filozof, Julek wariat, Aligan. Poza tym zobaczyłem braci Fabiańskich, Karola i Zygmunta. Byli to dalecy krewni Weblinów. Przyjechali niedawno z Wilna i trzymali się w stosunku do nas z pewną rezerwą i wyniosłością. Z dziewcząt były Fela, Belka, Andzia Saudat, Mania Dziundzia. Prócz nich była Ludka Żubik, zastępująca w partii Belki Mańkę Pudel, która wpadła w Sowietach i teraz siedziała w więzieniu w Mińsku. Była to mięsista dziwa, trzęsąca przy każdym kroku obfitym ciałem, co wzbudzało u chłopaków erotyczne zachcianki. Była jeszcze jedna kuzynka Feli, młoda, zaledwie szesnastoletnia dziewczyna, ładna, szczupła blondynka. Twarz jej zdobiły piękne oczy. Nazywała się Zosia. Kiedy przyszliśmy, młodzież już się bawiła. Na komodzie stał duży gramofon śniący niklem olbrzymiej tuby grał walca. Po środku izby tańczyły dwie pary: Aligant tańczył z Zosią, a Karol Fabiński z Felą. Przywitaliśmy kolejno wszystkich, zapoznając się z nieznajomymi. Zygmunt Fabiński podał mi niedbale, niby z łaski, miękką i małą jak u kobiety dłoń. Wydał wargi i powiedział śpiewnie: Fabiński. Był mi niesympatyczny. Nie lubię wychuchanych lalusów. Uścisnąłem mu tak mocno rękę, że omal nie krzyknął i powiedziałem: Łabrowicz. Usiadłem przy małym stoliku, obok którego siedziała belka i andzia sołdat. Zacząłem rozmawiać z belką, a jednocześnie ukradkiem obserwowałem felę, która nadal tańczyła z korolem Fabińskim. Wyglądała ślicznie. Miała na sobie czarną sukienkę. Ciemne kolory najlepiej ją zdobią, jak w ramę ujęła smukłą sylwetkę, piękną głowę i szyję. W tańcu poruszała się tak swobodnie, że zdawało się taniec jest jedynym jej żywiołem. Nie mogłem oczu od niej oderwać. Nieuważnie słuchałem, co mówiła do mnie Belka, i wciąż patrzyłem na Felę. Dziewczyna, zdaje mi się, spostrzegła to i rzekła: Pan Władzio jest niegrzeczny, nie słucha mnie. Ocknąłem się i zacząłem ożywienie rozmawiać z Belką, wykazując szczególne zainteresowanie jej osobą. Zaproponowałem jej taniec. Czy dla pana nie dość tańców na granicy? zapytała mnie Belka. Ma pani rację. Pochylam się do niej przez stolik i mówię na ty jak zwykle w swoim towarzystwie, gdy nie ma krępacji. Belciu, kiedy? Co? No. To, co obiecałaś zeszłym razem, gdy odprowadzałem cię do domu. Śmieje się. Śpieszy ci się? Bardzo. No to pocierp, albo zimnej wody się napi. Fela spostrzegła, że tak poufale rozmawiamy. Parę razy rzuca ku nam spojrzenia, potem przestaje tańczyć i zbliża się do nas ze swoim partnerem. Wita się ze mną. Dobry wieczór, panie Władziu. Dobry wieczór. Zapoznajcie się, panowie. Wskazuje mi ruchem głowy na Fabińskiego. Karol podaje mi takąż, jak u brata drobną, wypieszczoną dłoń i mówi przeciągle. Fabiński. A ja odpowiadam basem, przesadnie i wyzywająco, naśladując jego intonację. Łabrowicz. Bela roześmiała się. Fela obrzuciła mnie zdumionym spojrzeniem. Karol się cofnął. Pan bardzo nerwowy, rzucam Karolowi. Jak francuski piesek. Dodaje lord i udając, że to nie tyczyło się Karola, mówi dalej do Andi Soldat. Był milutki i zgrabniutki i płochliwy i tchórzliwy. Belka się uśmieje. Fela ściąga brwi, potem idzie do gramofonu i zakłada nową płytę. Karol siada obok Zygmunta i po cichu rozmawiają, obrzucając krytycznymi spojrzeniami obecnych. Są zgorszeni. Nagle z tuby gramofonu wyrywa się namiętny śpiew jakiegoś tenora. Gdzie jesteś, o moja kochana? Gdzie mieszkasz, Aniele mój? W latarni, poważnie odpowiada lord. Dziewczyny w śmiech. Chłopaki też się śmieją. Fabińscy marszczą się. Chce mi się bardzo wypić. Mówię o tym lordowi. Mądrze, odpowiada mi kolega. Podchodzi do feli, śmiejąc się, coś mówi do niej. Potem wychodzą razem do drugiego pokoju. Patrzę w jej ślad, na smukłą sylwetkę, zgrabne nogi, lekko oscylujące w ruchu biodra, i czuję, że pociąga mnie coraz bardziej, a jednocześnie boję się jej i nienawidzę. Diabli wiedzą, co to jest. Za kilka minut fala wraca sama i idzie przez pokój ku mnie. Patrzę jej w oczy. Dziewczyna, lekko, jak mi się zdaje, ironicznie uśmiecha się i mówi. Pan Bolesław prosi pana na chwilkę. Wychodzę do następnego pokoju. Tego, w którym była poprzednio razem awantura z Alinczukiem, ocynkowane sterki. Stół stał teraz przy oknie, a obok niego zobaczyłem Lorna. Chodź, bracie, woła mnie. Trzeba trochę golnąć sobie. Na stole widzę dużą karawkę wódki, zaprawionej wiśniowym sokiem. Na talerzach leżą chleb, ogórki. I duże kawałki szynki. Lord robi szeroki gest rękami. Czym chata bogata? Zaczynamy pić wódkę szklankami. Kieliszki stoją na boku. Smutnie nam się przyglądając. Fela mówiła mi, żebym ciebie nie upił, mówi lord z rozepchaną gębą. Tak? Mhm. Masz powodzenie. Uderz za nią, król baba. Alfred za nią dwa lata łaził, dostał po nosie. Pośpiesznie jemy i pijemy. Wódka się kończy. Jest mi coraz weselej. Lord je, patrzy na mnie i mówi. Korzystaj z okazji. Felkę znam na wylot. Dla ciebie ten wieczorek urządziła. Specjalnie trzyma się od ciebie z dala, żeby cię bardziej ku sobie pociągnąć. Rozumiesz? Pamiętaj, jedenaste przykazanie. Z babami trzeba umieć. Zaczyna mentorskim tonem doświadczonego dążłana pouczać mnie. Sprawia mi to przykrość. Lecz nic mu nie mówię, bo wiem, że robi to ze szczerej dla mnie sympatii. Wracamy na salę. Gramofon gra poleczkę. Fela tańczy z Zygmuntem Fabińskim. Często spoziera na mnie. Dziwna kobieta. Ciało jej wabi nieodparcie. Oczy odpychają. Chłopcy za nią szaleją, a ona śmieje się ze wszystkich. Wódka wesoło mnie usposabia. Żywo rozmawiam z Belką i uśmiecham się do Feli. Widzę na jej twarzy pewien niepokój. Myśli, czy nie jestem zbyt pijany? Po pewnym czasie przestaje tańczyć i siada obok lorda. Ze sztucznym uśmiechem na ustach rozmawia z nim. Patrzę na jej oczy i nagle wyczuwam, że chce. Abym poprosił ją do tańca. Po izbie krążą pary. Zosia tańczy z Julkiem. Ludka żubik, krępa mięsista, komicznie podrygując grobimi łydkami i wywołując uśmiechy na twarzach obecnych, tańczy z Aligantem, który elegancko pochyliwszy głowę na bok, z wielką dystynkcją prowadzi w tańcu swoją damę. Fela wciąż patrzy na mnie. Wyczuwam jej prośbę. Czy rozkaz? Idę ku niej. Panno Felu, poproszę do tańca. Chwilę patrzy mi w twarz, oczy jej zmieniają wyraz, i nagle prawie szyderczo mówi: Bardzo panu dziękuję. Chcę wypocząć. Czuję się głupio, prawie zawstydzony, wracam do Belki. Łapię jej lekki uśmiech. Panno Belciu, pozwoli pani? Dziewczyna wstaje z miejsca. Zaczynamy obracać się po pokoju. Staram się nie myśleć o Feli. Więc myślę o Belce. Ma taką sympatyczną twarz, piękne oczy i jest pysznie zbudowana. Chłopaki zachwycają się nią. Drażni ich jej wysoka pierś. Być może ładniejsza od Loni. Przyciągam ją coraz silniej ku sobie, nie zwracając na nic uwagi. Bela mówi cicho: Wariacie, przestań no, bo zrzucę. Ludzie patrzą. Widzę, że tańczymy sami. Wszyscy patrzą na nas. Spostrzegam uśmiechy na twarzach chłopców i dziewcząt. Karol i Zygmunt Fabińscy pogardliwie wydymają wargi. Mówią cicho do dziewczyny: ploj na nich, kochana, niech patrzą. Tobie dobrze to mówić, a mnie zaczną na językach nosić. Przerywamy taniec i siadamy przy oknie. Staram się okazać całkowite nią zajęcie. Fela i Zosia wychodzą z pokoju. Zaczynają przygotowywać herbatę. Bracia Fabińscy trzymają się osobno od reszty towarzystwa. Lord rozwalił się na krześle między Anią Sołdat i Manią Dziundzią. Opowiada im coś. Dziewczyny chichocą. Fela i Zosia wracają. Z naszą pomocą ustawiają duży stół pośrodku izby. Zastawiają go herbatą. Są konfitury, biszkopty, ciastka, cukierki, orzechy. Fela zaprasza nas do stołu. Zaczynamy pić herbatę. Wszyscy, z wyjątkiem mnie i Lorda, zachowują się bardzo poważnie. Karol i Zygmunt Fabińscy, trzymając w ręce szklanki, odstawiają daleko małe paluszki. Dziewczęta starają się pić tak, aby nie chlipać wargami. Powoli, niby niechętnie, jedzą biszkopty i ciastka. Rozmowa ciągle się urywa. Wyczuła się ogólne skrępowanie. Kwaśne miny braci fabiańskich i ich ironiczne spojrzenia psują nastrój. Fela idzie do gramofonu i zakłada nową płytę. Rozległy się huczne wesołe dźwięki Polki w lesie. Tańczyłem z belką Zosią i ludką. Tańcząc z belką zapytałem ją. Może odprowadzić cię do domu. Ona uśmiechnęła się Wiem o co ci chodzi. A cóż w tym złego? Podobasz mi się bardzo. A język za zębami umiesz trzymać? Daję Ci słowo, ani pisnę nikomu, żeby mnie pierwsza kula na granicy trafiła. No, no, nie zaklinaj się, wierzę Tobie. Ja zaraz pożegnam wszystkich, a Ty zaczekaj z dziesięć minut. Zatańcz z ludką, a potem idź do domu. Zaczekam na Ciebie. W pierwszym zaułku w lewo. Tam nie ma nikogo. Przestaliśmy tańczyć. Dołączyłem się do grupy, w której siedział lord i przemytniczki. Fela rozmawiała z Zosią i braćmi fabiańskimi. Zacząłem zalecać się do dziundzi. Wkrótce Belka pożegnała obecnych i wyszła z mieszkania. Powiedziała, że głowa ją boli, zaczęto znów tańczyć. Spostrzegłem, że Aligant również zbiera się do domu. Wtedy i ja pożegnałem towarzystwo i wyszedłem wraz z nim. Na ulicy powiedziałem do Aliganta. Zapomniałem powiedzieć coś lordowi. Ty idź, a ja wrócę za parę minut. Wszedłem z powrotem na dziedziniec i ukryty za bramą zaczekałem, aż Aligant oddalił się. A wówczas prędko poszedłem w kierunku zaułka. Nie spodziewałem się zastać tam dziewczyny, bo był silny mróz. Idę prędko za łukiem i nie widzę nikogo. Nagle słyszę lekkie gwizdnięcie i widzę belkę, która wychodzi z ciemności. Gdzie ukrywała się między ścianą jakiejś szopy i płotem. Zmarzłaś? zapytałem jej. E, ja gorąca mnie mróz nie poradzi. Przyciągam dziewczynę do siebie i całuję jej zimne, twarde, gładkie jak kość wargi. Potem biorę ją pod ramię i idziemy prędko za łukami, omijając wszystkie większe ulice. Śnieg skrzypi pod nogami mróz szczypie nam policzki. Na niebie połyskują gwiazdy, filternie mrugają do nas. Wielka niedźwiedzica lśni cudnie. Patrzę na nią i myślę: szkoda, że nie nazwałem jednej gwiazdy Bela. W połowie lutego poszedłem po raz pierwszy w tym miesiącu w drogę. Nie przypuszczałem, że ta droga skończy się dla mnie tragicznie i że na długo osiądę za kratami. Poszedłem jak zwykle z partią Lorda. Było nas dziewięciu. Ja, Lord, Lowa, Szczur, Bolek Kometa, Wańka Bolszewik, Mamut, Falek Maruda i Aligant. Inni chłopcy z różnych przyczyn w drogę nie poszli. Towar mieliśmy drogi, giemzę, lakier i chrom. Wszystko w najlepszym gatunku. Noski były ciężkie, po czterdzieści funtów, lecz nieduże i dobrze opakowane. Wyruszyliśmy w drogę zaraz po zapadnięciu zmierzch. Była lekka zawieja to sprzyjało naszej drodze lecz po przebyciu przez nas drugiej linii zerwała się silna wichura wzmagała się coraz bardziej i nagle tak przybrała na sile że zmieniła okolicę w jedno olbrzymie morze śniegu partia się zatrzymała chłopaki zbili się do kupy starając się przekrzyczeć wycie wiatru lowka zaproponował nam powrót do miasteczka lord nie zgadzał się na to Powiedział, że zrobiliśmy trzecią część drogi i że wracać jest niebezpieczniej, niżli iść dalej, bo teraz trudno dostrzec, gdzie jest granica i można wpaść. Nie było to prawdą, bo w taką pogodę masałki zwykle siedzą po ziemiankach i palą ogniska wiedzą, że w taką noc ująć przemytników jest niepodobieństwem, a można trafić na stado wilków. Tylko od czasu do czasu przymierzają granicę wzmocnione patrole. Ruszyliśmy dalej. Lord, Mamut i Kometa na zmianę prowadzili partię, bo pierwszemu najtrudniej było iść. Musiał torować w głębokim śniegu drogę dla kolegów. Po pewnym czasie zawieja obróciła się w prawdziwy huragan. Wokoło dziwa się działy. Wiatr nagle zerwał śnieg z olbrzymich przestrzeni. I unosił go wysoko w górę, a my zmęczeni, oślepieni, szliśmy po zlodowaciałej grudzie. Ślizgaliśmy się, padaliśmy, nie można było zrobić ani jednego pewnego kroku. Po kilku minutach huragan rzucał nam na głowę całą tę masę śniegu, którą przed chwilą kotłował w powietrzu. I czasem byliśmy po szyję zasypani lotną, drgającą masą śniegu. Zatrzymywaliśmy się. Odpoczywaliśmy. Potem, powolnie, krok za krokiem, ruszaliśmy w dal, tonąc w śnieżnych zaspach. Huragan zdawało się postawił sobie za cel nie dać nam dojść do punktu. Niespodziewanie zaczyna pchać nas z tyłu, niby pomagając iść. Pcha mocniej, usuwa się na boki, a my, nie oczekując tego, padamy w tył na śnieg. Potem, na kilkanaście sekund, ucicha. A gdy wstajemy, zaczynamy iść naprzód, jednym uderzeniem z przodu zmusza nas do postoju. Po pewnym czasie, pochyleni naprzód, próbujemy iść dalej. Szeroko rozkładamy ręce, aby zachować równowagę. Wygląda to tak, jakbyśmy płynęli w olbrzymim białym wirze. Wówczas wicher mknie w górę. Śmieje się wesoło triumfująco, a my znów padamy na ziemię, ociekając potem. Ledwie mogąc dech w piersi złapać. Siedzimy w śniegu, a wicher hula w górze. Udaje, że nie zwraca na nas wcale uwagi, że tylko bawi się, śpiewa, pogwizduje, śmieje się, lekko powiewa i ugania się za płatkami śniegu. Wstajemy i on też wstaje, wściekły, zimny, ostry, nielitościwy. Pierwsze uderzenie kieruje nam w oczy. Bije całą zaspą śniegu. Pochylamy głowy, witamy go i błagamy. On nie daje się uprosić. Mało mu jest jednej zaspy, więc wściekły, zły, pijany zbiera wszystek śnieg z kilometrowej przestrzeni pola i wali ten potop nam na głowy. Teraz nie słyszymy, jak triumfuje, jak huczy, jak ryczy. Jesteśmy ogłuszeni i oślepieni. Zachłystujemy się drobnym, zimnym, ostrym puchem. Wygrzebujemy się na wierzch. Po omacku odnajdujemy się i zapadając po piersi w śniegu, schodzimy z dużego, łagodnie opadającego wzgórza. Wicher milczy i ta cisza jest straszna. Szykuje się jakaś niespodzianka, i nie omyliłem się. Nie wiadomo skąd spada cios. Kilka ton śniegu z siłą narzucono nam na głowy. Nie mamy czasu się położyć, bo zaraz następuje straszliwy podmuch wiatru. Chce nas zobaczyć. Drugi cios. Znowu góry śniegu walą się na nas. I znów następuje potężne dmuchnięcie. I znów uderzenie. Tak raz za razem. Cios za ciosem. Człowiek też chciałby tak się bawić. Wrzuciłby do dużej miednicy dziesięć chrabąszczy. A potem bił w nie garściami mąki i wydmuchiwał ją. Byłaby to wariacka zabawa. Głupia i okrutna. I nasz przeciwnik nie miał litości. Zmieniał kilkanaście razy taktykę walki, chociaż myśmy nawet bronić się nie mogli. Urządzał zasadzki, zaczaił się. Stawiał na naszej drodze góry śniegowe. Próbował nas oślepić, obalić, zdruzgotać, zmiażdżyć. Szalał. Miotał się. To wybuchał szatańskim chichotem, to jęczał, to gwizdał. Szedłem z przymkniętymi oczami. Czapkę wciągnąłem na uszy, mocno pochyliłem głowę. Chwiałem się, padałem, grzezłem w zaspach, lecz stale brnąłem naprzód, wyzyskując każdą sposobność, aby zrobić choć kilkanaście kroków. Od czasu do czasu zatrzymywaliśmy się, aby zobaczyć, czy ktoś nie pozostał. Unikaliśmy pól i brnęliśmy lasami. Tam osłaniały nas drzewa rozbijając wściekłe ataki wichru. Tam łatwiej było iść naprzód, lecz las się kończył i trzeba było znowu wychodzić na pola i znów walczyć uparcie, ściskając zęby, zaciskając pięści. Szliśmy, nie zachowując żadnych środków ostrożności. Kto mógł nas ścigać? Kto wyszedłby w taką noc z domu? Byliśmy jedynymi żywymi istotami na olbrzymiej, zalanej potopem śniegu równinie. Kilka razy zatrzymywaliśmy się i piliśmy spirytus. To dodawało nam sił, wlewało w ciało ogień i pobudzało do nowej walki z śnieżną nawałnicą. Było mi gorąco i duszno. Po twarzy ściekał pot. Łzy toczyły się ze zbolałych oczu. Nie szedłem, lecz przedzierałem się, a wiatr wokoło huczał, płakał, wył, śpiewał, gwizdał. Rwał na nas ubrania, zdzierał z pleców noski, miotał przed nami śniegiem jak dużą, białą płachtą. Szumiał jak morze. Huczał, grzmiał i śmiał się, śmiał się, śmiał się. Zdawało mi się, że nie wybrniemy stąd, że zostaniemy na zawsze w tym okropnym białym piekle. I dziwna rzecz, gdy czasami oślepione przymykałem oczy, widziałem błękit nieba. Błyski słońca, barwy kwiatów. Widziałem śliczną twarz Feli. Widziałem uśmiech belki. Słyszałem grę na harmonii, śpiew słowika. A najczęściej stawała mi przed oczami Lonia. Widziałem ją wyraźnie. Słyszałem jej głos i śmiech. O niej myślałem najwięcej. Może dlatego, że było mi z nią zawsze najlepiej, najcieplej, najspokojniej. Może za godzinę. Za dwie przyjdę do niej, a może i nigdy. Dopiero nad ranem, zupełnie wyczerpani z sił, dowlekliśmy się do hutoru Bombiny. Byliśmy w drodze czternaście godzin. Chłopaki posiadali na śniegu i zdawało się, nie ruszą dalej. Wyglądali okropnie. Lord zwrócił się do mnie. – Pójdziesz na hutor? – rzekł chrapliwie. – Tak. – Idź i uważaj. W taką noc trudno coś dostrzec, nie ma śladów. Dobrze. Zrobisz trzy kręgi, ale wyraźnie. Wypiłem trochę spirytusu. Rzuciłem noskę na śnieg i poszedłem w kierunku chotoru. Przelazłem przez płot i znalazłem się na dziedzińcu. Zastanowiło mnie trochę, że pies nie rzucił się do mnie. Pomyślałem, może w lasu do jakiejś dziury i śpi. Zbliżyłem się do okna i cicho zapukałem w szybę. Nikt nie odezwał się. Zapukałem mocniej. W izbie zapalono lampę. Lecz okna były zasłonięte od środka i nie mogłem nic dostrzec. Zdziwiło mnie, że Lonia nie odezwała się przez okno. Może nie spodziewa się, że tak późno przyjdziemy i myśli, że to ktoś obcy, więc ubiera się. Poszedłem na ganek. Drzwi do sieni zastałem otwarte. Następne drzwi, prowadzące do mieszkania, również nie były zamknięte. Wszedłem do środka. Zobaczyłem Lonie, która stała przy stole z jakimś niezwykłym wyrazem twarzy. Patrzyła mi w oczy, nie idąc mi na spotkanie jak zawsze to robiła. Dziwne. Tak prędko się ubrała i dlaczego mnie nie wita? Dzień dobry, powiedziałem. Dzień dobry, co chcecie? zapytała mnie Lonia i z ukosa spojrzała na prawo. Była tam długa zasłona, za którą stało łóżko Loni. Zasłonę tę można było przesuwać po drucie, bo była zawieszona na kilku żelaznych pierścieniach. Zasuwano ją na dzień, a w nocy była zawsze odsłonięta. Teraz zakrywała szczelnie łóżko, chociaż było jeszcze bardzo wcześnie. U dołu zasłona nie sięgała do podłogi. Spojrzałem tam i spostrzegłem na dole czubki dwóch par butów. Jeden z nich poruszył się nie było wątpliwości chowali się tam jacyś ludzie zasadzka pomyślałem i powiedziałem do spokojnie: Powiedzcie mi, gospodyni, jaką drogą można najprędzej dojść do Mińska? Taka zawieja! Zbłądziłem z drogi i aż tu przyszedłem. Nie wiem, gdzie jestem. Lonia lekko uśmiechnęła się i powiedziała. Idźcie obok hutoru aż do mostku, a tam na prawo wyjdziecie prosto na trakt. Posłyszałem jakieś szmery z tyłu za drzwiami. I w sieni są ludzie, pomyślałem. W tym momencie zasłona gwałtownie odsunęła się na boki i wyszedł za niej wysoki mężczyzna w długim siwym płaszczu, i w budionówce z dużą czerwoną gwiazdą. Za nim kroczył tęgi, barczysty mężczyzna. W czarnej bekieszy i w olbrzymiej czarnej papasze na głowie. Miał krótką, rudą brodę i bliznę na lewym policzku. Szderczo świdrował mnie oczami. Makarow, pomyślałem. Jest ptaszek, rzekł krzywo, uśmiechając się pod polni. Skakał, skakał i doskakał się. Podszedł do mnie i zamierzył się pięścią, chcąc mnie uderzyć. Uchyliłem się od ciosu. Wojskowy powiedział: Nie róż go, zobaczymy, co to za numer. Makarow otworzył drzwi do sieni i powiedział: Chodźcie, towarzysze, tu jednego drania mamy. Do izby weszło sześciu krasnoarmiejców z krótkimi, kawaleryjskimi karabinkami w rękach. – i goś? powiedział jeden. – Nie guś, a mokra jak kurica! – dodał drugi, mając na myśli moje zaśnieżone ubranie, ociekające wodą w cieple izby. Wojskowy, u którego zobaczyłem na lewym rękawie dwa kubiki. Prawdopodobnie chodzi tu o rąby. Zwrócił się do Makarowa. – Weź czterech ludzi i idź z nimi do stodoły. Pewnie dzisiaj nikt więcej nie nadejdzie, a jeśli przyjdą, to wpuść ich do środka. Potem zwrócił się do pozostających w izbie krasnarmiejców i rzekł: Uważajcie na tego gościa, jeśli się ruszy, to kula w łeb. Następnie wskazał mi palcem na stół. Właś tam. Do kąta. Gdy usiadłem za stołem, kazał mi tam usiąść, aby uniemożliwić ucieczkę. Znowu zwrócił się do krasnoarmiejców. Uważajcie też i na kobietę, żeby nie rozmawiali ani słówka. Następnie wyszedł z izby. Krasnoarmiejcy trzymali broń w pogotowiu. Spojrzałem na lonie. Twarz miała smutną, lecz nie była przestraszona. Gdy żołnierze na nas nie patrzyli, uśmiechnęła się do mnie. Odpowiedziałem jej uśmiechem. Żeby chociaż chłopaki nie wpadli, myślałem nieustannie a jednocześnie planowałem odpowiedzi na pytania, które mogą mi dawać. Gdy po pół godzinie wojskowy z kubikami na rękawie i makarow wraz z krasnoarmiejcami wrócili do izby, zupełnie się uspokoiłem. Chłopaki dali drapaka. Tyle czasu nie będą oczekiwać. Zrozumieli, że stało się jakieś nieszczęście i nie przyjdą tu. Wrócą za granicę. Ależ namęczą się biedacy... To los. Wyjdź z stołu! — zwrócił się do mnie wojskowy. Stanąłem przy ścianie. Rozbieraj się. Zacząłem zdejmować z siebie ubranie. Pozostałem tylko w bieliźnie. Zdejmuj wszystko krzyknął Makarow. Tam kobieta powiedziałem. A co to ciebie obchodzi? Nie bój się. Ona na takich rzeczach zna się dobrze. Makarow zachichotał. Rozebrałem się zupełnie. Zrewidowano mnie dokładnie. Zajrzano w usta, pod pachy, pod stopy. Zbadano nawet włosy. Potem zrewidowano moją bieliznę i rzucono mi ją. Włóż, powiedział wojskowy. Sztuka za sztuką przejrzano drobiazgowo wszystkie moje rzeczy. Szelki pasek, portfel, pieniądze. Zegarek, scyzoryk, latarkę i chusteczkę do nosa. Pozwolono mi się ubrać. Dajcie, towarzyszu, zapalić zwróciłem się do wojskowego. Gęś, świni, nie towarzysz odparł mi. Makarow zarechotał. Miałem ochotę zapytać wojskowego kto z nas gęś, a kto świnia? Po pewnym czasie wojskowy dał mi z mego pudełka jednego papierosa i powiedział: Masz, zapal i mów prawdę, bo będzie źle. Będziemy bić. Zapaliłem papierosa. Wojskowy wyjął z grubej teki arkusz papieru i położył go na stole. Był to drukowany formularz. Zaczął pytać mnie o imię, nazwisko, datę urodzenia itd. A gdy skończył zapisywać moje dane, to powiedział groźnie: Jesteś z Polski? Tak. Po co przyszedłeś do Sowietów? Przypomniałem sobie opowiadanie lorda u Kaliszanek. O tym, jak był aresztowany na sowieckiej strażnicy i jak go potem badano w Kojdonowie. Lecz lord był z towarem, a ja nie miałem ze sobą noski. Było to pomyślne dla loni, lecz obciążało mnie. Źle mi było w Polsce, rzekłem, więc przyszedłem tu, aby na zawsze pozostać w Sowietach. A pieniądze skąd masz? Sprzedałem wszystkie moje rzeczy. Kręcisz draniu. Mówię prawdę. Ile razy byłeś tu? Pierwszy raz. Wojskowy zwrócił się do Loni. Znasz go? Nie znam rzekła krótko i śmiało. Wówczas wojskowy powiedział do mnie: Uważaj, co ci powiem mów prawdę. Ile razy byłeś tu z kontrabandą i gdzie masz towar? Ty jej nie szkoduj ruchem głowy wskazał na Lonię. Ty siebie ratuj, bo będzie źle zrozum to. Jeśli nie jesteś kontrabandistą, to jesteś szpiegiem. No, gadaj! Nie jestem ani kontrabandistą, ani szpiegiem. Przyszedłem tu, bo chciałem pozostać na zawsze w Rosji. I zostaniesz tu na zawsze, ale w ziemi, rozumiesz? odezwał się Makarow. Nie odpowiedziałem mu i nie patrzyłem na niego. Poczułem do tego człowieka wstręt i nienawiść. Moje milczenie rozdrażniło go. Zwrócił się do wojskowego. Co ty z nim się będziesz bawić? Sprawić mu łaźnię, inaczej zaśpiewa. Zrobił kilka kroków ku mnie, pięści miał zaciśnięte, z zaroschlonych warg ukazywały się żółte zęby. Przypomniałem sobie, że gwóźdź bronił się i pomyślałem: wszystko jedno, będę bić, niech chociaż nie za darmo. Stałem w mokrym ubraniu, i dygotałem z zimna. Makarow myślał, że trzęsę się ze strachu przed nim. To go jeszcze bardziej ośmieliło i podniecało. Gdy padł polnik, zamierzył się na mnie pięścią, szybko odbiłem cios i całym ciężarem ciała runąłem naprzód. Uderzyłem go czołem w nos i dolną część twarzy. To uderzenie nazywa się bykiem lub duńskim pocałunkiem. A skutki jego bywają okropne. Zdawało mi się, że posłyszałem chrzęst kości. Makarow jęknął i runął na podłogę. Zakrył twarz rękami. Wojskowy krzyknął na krasnoarmiejców Brać go! Skoczyłem na ławkę, a z niej na stół. Zerwałem ze ściany duży, oprawiony w ciężką ramę oleodruk i rzuciłem nim w lampę, która wisiała pod sufitem pośrodku izby. Rozległ się brzęk szkła i w izbie zaległ mrok. Ma całem rękami po ścianach, szukając, czym mógłbym się bronić. Trafiłem na duży, dębowy krzyż. Zerwałem go ze ściany. Był dość ciężki. W tym momencie błysnęły latarki elektryczne i jaskrawy promień światła oślepił mnie na chwilę. Brać go! krzyknął wojskowy. Uniosłem w górę krzyż. Krasnoarmiejcy wahali się. Skorzystałem z tego i wywróciłem stół na podłogę. Stanąłem za nim jak za barykadą. Poddaj się, bo w łebci palne krzyknął wojskowy. Wal chamie, krzyknąłem. Kajdany znieśliście, a skórę zdzieracie? Wal! Brać go, naprzód, kolbami go! Żołnierze rzucili się na mnie. Wściekle walczyłem. Znalazłem się znów w środku huraganu. Lecz teraz oślepiła mnie krew. Słyszałem niewycie wichru, a krzyki podnieconych walką krasnoarmiejców. I cichy płacz loni. Osłaniał mnie trochę stół, lecz wkrótce odciągnięto go na bok. Wówczas skoczyłem naprzód, bijąc na oślep krzyżem na prawo i lewo. Prawie nie odczuwałem ciosów zadawanych mi kolbami karabinów. Nagle poczułem, że tracę przytomność. Podłoga osunęła mi się spod nóg. W ostatnim błysku świadomości dostrzegłem obok mojej głowy czyjąś nogę. Wżarłem się w nią zębami. Ty sukin synu! rozległ się głos wojskowego. Nic więcej nie pamiętam. Wszystko utonęło w mroku.